Rozdział dziewiąty. Mała armada pułkownika Pakpekata podążała za tlejkońskim wagabundą już od 22 dwóch dni, przemierzając w ciszy głęboką próżnię w pobliżu Gmar Askilon. Przez cały ten czas tajemniczy statek nie zareagował na ich obecność. Wagabunda nie zmieniał kursu ani szybkości, niczego nie emitował, nie nadawał, nawet jego charakterystyka cieplna nie drgnęła stosowane do obserwacji przyrządy, a było ich naprawdę sporo, nie wykazywały naprawdę żadnych zmian. Odpłynął po prostu równiutko i dokładnie w tym samym kierunku, w którym zmierzał trzy miesiące temu, gdy trafił pod skanery zwiadowczego IX-44F. Armada zachowywała pełną ciszę. Nie próbowano zasypywać wagabundy sygnałami, nie stosowano aktywnych skanerów. Żaden statek nie podchodził do niego bliżej niż na 15 km, pamiętając, że przy pierwszym spotkaniu sowie zmniejszyli dystans do 13, zaś uszkodzona później korweta Śmiałka znalazła się 10 km od celu. Technicy Pakpekata sporządzili niezliczoną ilość ujęć statku z wykorzystaniem wszelkich możliwych częstotliwości. Dopracowali trójwymiarowy model przydatny przy analizie strukturalnej. Próbowali dopasować widoczne elementy konstrukcji do jakichkolwiek znanych mechanizmów. Mimo to wciąż nie udawało się wyjść poza stale te same domysły. Albo na pokładzie nie ma i nie było istot rozumnych, albo były, ale już dawno temu opuściły statek, lub też cała załoga z jakichś powodów wymarła, ewentualnie trwała w stanie hibernacji. A może czekała biernie na rozwój wypadków, bo statek uległ awarii? Lub wszystko było w porządku, tylko członkowie załogi nie uznali armady za obiekt wart zainteresowania. Albo czekali na pierwszy ruch, czy też może na błąd. Nie dawało się z nikim nawiązać rozmowy, by nie padło pytanie Dobra, a co ty o tym sądzisz? Zaczęto też robić zakłady, czasem szalone. Lando na wszelki wypadek trzymał się od tego z daleka. Kiedy jednak nawet lobot zadał mu słynne pytanie, skłonny był przychylić się do któregoś z najpowszechniej wyrażanych domysłów. Po pierwsze, mam wrażenie, że on donikąd nie zdąża. Za no to mógłby być świetną kryjówką, powiedział. Albo schowkiem. Z innymi podobnymi obiektami łączy go co najmniej jedno. Porusza się w próżni pozasystemowej, gdzie prawie nikt nie zagląda. Czasem tylko trafi się jakiś przemytnik, poszukiwacz tego czy owego, czy krótkodystansowy przewoźnik. Zasadniczo cały ruch międzygwiezdny odbywa się w nadprzestrzeni czyli jakby obok powiedział Lando. Nikt nie odwiedza naprawdę głębokiej próżni, prócz piratów, a tych mamy obecnie jakby mniej. To naprawdę pusty obszar. I jeszcze jedno. Odnoszę wrażenie, że ten statek nigdzie się nie spieszy. Sądzę, że nie ma nikogo na pokładzie. Czemu zatem służy? To bezpieczny schowek, kryjący coś niewiarygodnie wartościowego, coś tak cennego, że warto było zadawać sobie aż tyle fatygi. Przypuszczam, że mamy do czynienia z latającym skarbcem. Jak dotąd odkryto 22408 kultur mających zwyczaj chować bogactwa wraz ze swymi zmarłymi, powiedział Lobot, zaglądając do banku pamięci. Aż tyle? Faktycznie to może być grób jakiegoś potentata, statek pełen po brzegi dóbr doczesnych. To by wyjaśniało skąd się wziął i czemu tak się zachowuje. Lando zagryzł w zamyśleniu wargi. Podoba mi się ten pomysł. Wedle relacji rabusie grobów stanowili problem od najdawniejszej przeszłości, powiedział Lobot, wciąż penetrując swoje dane. Stąd też budowle grobowe projektowano często w szczególny sposób, wyposażając je w pułapki, zapadnie, ślepe korytarze, fałszywe wejścia i inne zabezpieczenia przed intruzami. Brzmi jak zapowiedź dobrej zabawy, mruknął Lando z grymasem radosnego uśmiechu. Mógłbyś jakoś skatalogować te niespodzianki? Właśnie to robię, odparł Lobot. I z moich danych wynika, że groby bywały rabowane zwykle zaraz po pochówku. Chyba że konstruktor decydował się na zgładzenie budowniczych tuż po ukończeniu budowy, nim zdążyli wyjawić komukolwiek sekrety przejść. Możliwe zatem, że statek został już spenetrowany. Gdyby ktokolwiek zdołał tam wejść, Zabrałby także i sam statek, stwierdził Landok, kręcąc głową. A wygląda na szczelnie zamknięty i gotów do lotu. Sam się jutro przekonasz. Spróbujemy naruszyć jego strefę obronną. Jeśli nie narobi rabanu, to wracam na kursant. Bezpilotowy stateczek zwiadowczy D-89 wziął kurs na punkt odległy o 12 km od rufy tlejkońskiego wagabundy. Podążając po ściśle wyliczonej trajektorii, miał prostopadle przeciąć kurs statku, muskając przy tym jego domyślną strefę obronną. Podobnie jak wcześniej hraski sowie, ale nie tak agresywnie jak śmiałek. Unikać przesady w prowokowaniu ryzyko ograniczyć do minimum zadecydował pak pekat. Plan zakładał, iż patrolowiec będzie przebywał w strefie obronnej niecałą sekundę. Jeśli obcy statek spróbuje skoku w nadprzestrzeń, wówczas wychwycą go inne, czekające już przed dziobem patrolowce. To tak, jakbyśmy klasnęli nagle za plecami żaby, chcąc, by wskoczyła prosto do naszej sieci, wyjaśnił Lando. Mam tylko nadzieję, że sieć wytrzyma, pułkowniku. Ma pan jakieś podstawy, aby sądzić, że będzie inaczej? Lando wzruszył ramionami. Nie wiemy, jakim napędem nadprzestrzennym dysponuje ta łajba. Pole przechwycenia obliczone na nasze typy silników tutaj może zawieść. Nie typ konstrukcji się liczy, ale ogólna zasada działania. Żaden napęd nadprzestrzenny nie zaskoczy w cieniu planetarnej studni grawitacyjnej. W każdym razie tak twierdzą moi technicy. A ja im ufam. Gotów jestem się założyć, że kapitan Śmiałka też w pełni ufał swoim osłonom mruknął Lando. Wielka szkoda, że wywiad nie zdołał zaanektować do tej misji porządnego krążownika klasy Interdiktor z załogą i wszystkimi bajerami. Nadlatuje, powiedział cicho Pak Pekat. Wszystkie rejestratory włączone, oznajmił porucznik Harona. Siłowe pola pracują na pełnej mocy. Kapitan Pioruna melduje gotowość do podjęcia ewentualnego pościgu. No i co? Mruknął pod nosem lando. W ramach przygotowań do przechwycenia pak Pekat nakazał wycofanie sławnego o dodatkowe 10 km, czyli 25 km za rufę wagabundy. Z tej odległości zdalnie sterowany stateczek jawił się jako maleńka, szybko przemieszczająca się od prawej ku lewej kropka, zaś obecności wagabundy mogli się tylko domyślać. Obiekt nie miał zapalonych świateł pozycyjnych, nie oświetlało go żadne bliskie słońce, brakło nawet jasnych mgławic, na których tle widoczny byłby czarny obrys kadłuba. Tryb śledzenia polecił pak Pekat. Czerwony okrąg opisał pozycję obcego statku. Drugi, zielony, otoczył kropkę patrolowca. Powiększenie środka obrazu na prawą stronę. Na jednej trzeciej głównego ekranu pojawił się znajomy profil ściganego statku. Jeszcze skala. Na samej górze zapłonął szereg cyfr. Początkowo zmieniały się bardzo szybko, potem coraz wolniej. Okręgi zbliżyły się, wartości liczbowe zmalały do dwanaście tysięcy jeden i zaczęły rosnąć. Nagle głośniki na mostku buchnęły dzikim, modulowanym piskiem. Trudno było nazwać go melodyjnym, ale mimo wszystko zdawał się mieć coś wspólnego z muzyką. Trzech dyżurnych w słuchawkach zdarło je, czym prędzej odkrywając natychmiast, że hałas nadal atakuje ich uszy. Nie tylko system łączności wewnętrznej odbierał ten sygnał. Lando uśmiechnął się, stwierdziwszy, że dźwięk jawi mu się jako dość znajomy. To samo słyszał już na nagraniu Hraskisów. Tutaj jednak wszystko brzmiało wyraźniej i dopiero teraz sam zdołał rozróżnić dwie linie melodyczne, o których istnieniu wcześniej wiedział tylko z opracowań analityków. Gdy sygnał urwał się raptownie, wszyscy odetchnęli. D-89, który wykonał już swoje zadanie, usuwał się zwolna z pola widzenia. Opisującego zielone kółko zgasło. W tej samej chwili cały ekran zapłonął bielą tak jaskrawą, że patrzący na chwilę oślepli. Gdy błysk zniknął, zniknął też wagabunda. A właściwie nie tyle zniknął, co dziwnie zmalał, urywając się piorunowi ze smyczy. Co się stało? spytał pak Pekad. Cel skoczył, ale pole zatrzymało go w rzeczywistej przestrzeni powiedział Harona. Przemieścił się o prawie trzy kilometry, teraz zachowuje spokój, żadnych śladów aktywności napędu. A mnie serce podskoczyło do gardła, mruknął Lando. W pierwszej chwili myślałem, że eksplodował albo otworzył do nas ogień. Odczekali jeszcze godzinę i uznali, że zapewne nic więcej się na razie nie zdarzy. Wtedy pak pekat nakazał przywrócenie uprzedniej formacji. Sławny znów podszedł bliżej. Za pół godziny odprawa u mnie, oznajmił obecnym na mostku. Do tego czasu chcę otrzymać wstępne opracowanie wszystkich uzyskanych danych. Oczekuję również dowódców zespołów abordażowych. Widzieliście? Spytał radośnie Lando, lobota. Nie udałoby się odparł lobot. Ta sama transmisja na wszystkich częstotliwościach. Była na tyle silna, że odebrały ją nie tylko urządzenia wzmacniające, ale i wszystkie inne obwody. Indukcja. To samo, co u chraskisów? Dla mnie było podobne. Artuditu pisnął krótko w odpowiedzi. Tripio natychmiast przyjął typową, wyprostowaną postawę dyplomowanego tłumacza. Artu informuje, że pominąwszy brakujące i zniekształcone fragmenty pierwotnego nagrania, identyczność obu sygnałów przekracza 99%. Zakłada tym samym, że braki można uzupełnić z obecnego materiału. Zatem udało się wypełnić luki. To już coś. Czy rozpoznajesz ten język, Tripio? Nie, panie Lando, odparł android z udaną symulacją żalu. Chociaż władam biegle ponad tysiącem języków i kodów znaczeniowych, to jednak żaden z nich nie przystaje do obecnego materiału. A niech to, mruknął Lando. Pak lada chwila wyśle zespoły abordażowe, a my wciąż nie wiemy, co ten statek próbuje nam przekazać. Ale popracujcie nad tym. Pogadamy, gdy wrócę. Fatera kapitańska na sławnym nie została pomyślana jako miejsce zebrań tak wielu osób. Do czasu przybycia Landa zajęto już wszystkie miejsca przy stole i niemal wszystkie siedziska pod ścianą. Wolne zostało już tylko jedno, dokładnie za pak Pekatem, który zasiadł na środku dłuższego boku podłużnego stołu. Lando wolał stanąć przy komputerze rejestrującym przebieg służby jednostki. Możemy zaczynać, powiedział pak. Pekat, jednoznacznie adresując ten bezosobowy zwrot do landa. Najpierw poproszę o raport zespołu śledzenia celu. Tylko zwięźle. Tak, sir. Odezwał się szczupły oficer siedzący z prawej strony landa. Dystans podejścia wyniósł 12 tysięcy i 1 km. Pierwszą reakcję celu zaobserwowano po 8 sekundy. Trwała 6 sekund. Drugi zespół reakcji zaczął się sześć sekund później. Cierpliwość nie jest ich główną cnotą, mruknął lando i dwóch oficerów zachichotało. Opanowali się błyskawicznie. I polegał na wykonaniu skoku na dystans 2,8 kilometra w kierunku zgodnym z wektorem lotu. Ja też nie grzeszę cierpliwością, generale Kaleryzian gdyby pan był łaskaw ograniczyć swe wypowiedzi do kwestii związanych z przedmiotem naszego spotkania. Uwaga o popędliwości jest całkowicie na temat wyjaśnił Lando. Niezależnie od znaczenia tego sygnału, który słyszeliśmy, jedno można powiedzieć na pewno. Nie zadali sobie większego trudu, by poczekać na naszą odpowiedź. Przy następnej próbie musimy być gotowi dokładnie na wszystko. Dziękuję za sugestie, generale, powiedział pak. Pekat głosem, w którym próżno by szukać wdzięczności. Zaobserwowano coś jeszcze, agencie G.O.D. Smukły oficer pokręcił głową. Tylko to, że parametry wejścia i wyjścia podczas skoku nadprzestrzennego pokrywały się z odczytami charakterystycznymi dla statków wyposażonych w nasze standardowe silniki fuzyjne i motywatory drugiej klasy. Bardzo dobrze, stwierdził pak. Pekat, spoglądając znacząco na Landa. Proszę o meldunek sekcji skanerów. Podczas spotkania zaobserwowano 28 odrębnych sekwencji zdarzeń. Sześć udało się nam zidentyfikować. Lando oparł się plecami obok komputera i wysłuchał wszystkich sześciu raportów. Dopiero potem pak. poruszył ciekawszy dla niego temat. Teraz proszę dowódcę grupy abordażowej o meldunek o gotowości zespołu. Dowódca zwiadu Bijoha Max był jednym z niewielu oficerów podległych Pak-Pekatowi, których Lando po sześciu miesiącach rejsu nadal darzył autentycznym szacunkiem. Ten czas pozwolił docenić jego umiejętności techniczne i zdolności umysłowe. W przeszłości należał on do podziemia Narwatów. Przez ostatni rok rebeli walczył ramię w ramię z regularnymi wojskami sojuszu. Zespół jest w pełni gotowy, powiedział Bijo, wstając powoli. Rozpoznaliśmy dwa prawdopodobne położenia włazów i kilka miejsc dogodnych do wycięcia wejść w razie potrzeby. Oczywiście, gdy tylko pojawi się taka możliwość, spróbujemy jeszcze ultradźwiękowego rozpoznania powłok kadłuba i kofer damów. I w razie konieczności zmodyfikujemy nasze plany. Obecnie mam wyłączonego jednego człowieka zbyt przeziębionego, by mógł założyć skafander, ale nie sądzę, aby to wpłynęło na efektywność zespołu. Odizolował pan chorego od pozostałych? Sam się odizolował przy pierwszym kichnięciu, odparł Bijo. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by jutro o 15 pański zespół był gotów do działania? Zupełnie nic. Pułkowniku. Dziękuję. Gdy B. Joe usiadł, pak Pekat spojrzał na drugi koniec kabiny. Generale Kalerizian, Co może nam pan powiedzieć o sygnale nadanym przez wagabundę? Landa nieco zaskoczyło to nagłe wywołanie. Znamy parametry fali nośnej, znamy modulację i sumaryczną ilość przesłanych danych. Ale nie wiemy, czy znaczyło to stój, bo strzelam, czy witajcie w naszym markecie prosimy o numer łącza kredytowego. Czy państwo ludzie doszli do czegoś więcej? Pak Pekat spojrzał na obecnych. Ehm, zespół kontaktowy skłonny jest uznać oba sygnały zarówno ten zarejestrowany przez Hraskisów, jak i dzisiejszy za automatyczny alarm przeciwkolizyjny, powiedział nieco niepewnie młody podoficer. Naszym zdaniem nie ma on charakteru informacyjnego, to tylko ostrzeżenie, na tyle głośne i wyraźne, by odebrał je każdy statek, niezależnie od charakteru i pochodzenia. Lando podszedł do stołu i oparł się o blat. Sugeruje pan, że wagabunda skoczył tylko dlatego, że chciał uniknąć zderzenia, które i tak mu nie groziło? Ma pan inne wyjaśnienie, generale? A co z uznaniem tego za próbę ucieczki? Czy podejrzewa pan, że zauważył naszą obecność dopiero przy próbie przechwycenia? Nie, raczej jeśli tak, to dlaczego czekał z ucieczką aż do tej chwili? Zamiast jednej odpowiedzi udzielę wam aż trzech za te same pieniądze, powiedział Lando. Dlatego, że niektóre zwierzęta zastygają w bezruchu na widok drapieżnika bo dotąd nie wykonaliśmy żadnego agresywnego manewru, a dziś oblaliśmy podsunięty nam test na inteligencję. Panie Tysidan, powiedział Pak Pekat, nie odrywając spojrzenia od landa. Czy jest w pańskim zespole ktoś, choćby pozostawał w mniejszości, kto skłonny byłby uznać teorię generała Kalryziana o teście na inteligencję? Nie, pułkowniku. Generale Kaleryzjan, czy dysponuje pan jakimikolwiek pewnymi danymi co do informacyjnej treści odebranego dzisiaj sygnału? Nie, przyznał niechętnie Lando. Dziękuję, powiedział pak Pekat. Kapitanie Hammax, proszę przekazać swojemu zespołowi, że operacja startuje jutro o 15.00. Zespół pierwszy weźmie barkę desantową numer 1 i dokona próby abordażu. Do wszystkich dowódców działów. Proszę zadbać o pełną gotowość. Dziękuję. To wszystko. Lando skrzyżował ramiona na piersi i niczym omywana przez nurt strumienia skała poczekał, aż wszyscy wyjdą. Coś jeszcze, generale? Próbuję jedynie wykombinować, czy obaj nadajemy na tej samej fali, stwierdził Lando. Czekaliśmy całe tygodnie, żeby wykonać ten pierwszy, ostrożny krok, a teraz dostajemy nagłego popędu. Czy nie powinniśmy dać sobie jeszcze trochę czasu na przestudiowanie tego, co obecnie wiemy? Daję na to czas, odparł pak Pekat. A jak pan sądzi, dlaczego odkładam dalszą akcję aż do jutra, do piętnastej? To cholernie niewiele, warknął Lando. Uczepił się pan tej teorii o alarmie przeciwkolizyjnym, bo pasuje wam do założeń. Jeśli pan sądzi, że wie już wszystko o systemach obronnych wagabundy, to proponuję przemyśleć sprawę jeszcze raz. Podchodzi pan do tego statku jak do zwykłego jachtu z alarmem przeciwwłamaniowym, a tymczasem należy patrzeć na nie jak na okręt wojenny. Jednostka desantowa jest uzbrojona, ma tarcze. Agenci będą w pełnych zbrojach, stwierdził Pak Pekat. Jak długo niby powinienem czekać, skoro pańska ekipa cyborgów i androidów też nie rozszyfrowała sygnału? Szczególnie że, wedle moich ludzi, nie ma tam nic do rozszyfrowywania. Na pewno więcej niż 20 godzin. Nie, generale, odparł stanowczo pak. Pekat. Nawet tyle może okaże się za dużo. Jutro do 15 będzie mi towarzyszyć nieustanne napięcie. Dziś zrobiliśmy pierwszy krok i nie jesteśmy już tylko ciekawskimi, którzy oglądają interesujący ich obiekt. Nasz status się zmienił. Musimy działać szybko, zanim ktoś lub coś, co zawiaduje tym statkiem, uzna, że dość biernych reakcji i pora przejść do działań zaczepnych. Najchętniej posłałbym oddział abordażowy już teraz, natychmiast. Proszę zatem dobrze wykorzystać czas, który wam dałem. — Kłócąc się ze mną, marnuje pan drogocenne minuty. Lando zmarszczył brwi i skrzywił się niemiłosiernie. Odwrócił się i już chciał wyjść, gdy nagle się zatrzymał. — Jeszcze coś? — spytał Pak-Pekat. — Obiecał mi pan, że znajdziemy się w składzie zespołu abordażowego. Pak-Pekat okazał niebotyczne zdumienie uznałem że skoro nie aprobuje pan moich planów nie będzie pan też skłonny ryzykować życia pańskiego i pańskich kompanów podczas ich realizacji ale proszę bardzo jest jedno wolne miejsce proszę wyznaczyć swojego reprezentanta i w ciągu godziny zgłosić go do kapitana Hammaxa jednego nie tak się umawialiśmy zaczął lando czując że wystawia dobre wychowanie pułkownika na ciężką próbę jeden Albo żaden, stwierdził zdecydowanie Pak Pekat. Wybór należy do pana. Tak czy inaczej proszę powiadomić Bidżo o swojej decyzji. Nim Lando zdążył powiedzieć cokolwiek więcej, pułkownik wyszedł z pomieszczenia. Zdumiewając o lekko, uwzględniając masę Horteka. Dobra, zaczął poważnym tonem Lando. Jutro o 15.00 pułkownik wyśle grupkę domokrążców, żeby zastukali do drzwi wagabundy. Przyjął wersję swoich speców, że ten sygnał to zwykłe ostrzeżenie. Gdyby to było takie proste, nie musielibyśmy zadawać sobie teraz aż tyle fatygi. Na razie jednak kończy nam się czas. Musimy wykorzystać wszystkie posiadane umiejętności. Proponuję uczciwą burzę mózgów. Na początek podsumujmy. Przechwyciliśmy czysty sygnał z wagabundy, najwyraźniej identyczny z tym, który słyszeli Hraski Sowie. Czy to naprawdę ostrzeżenie? Możliwe. Czym innym mógłby być? Może jeśli zdołamy to rozstrzygnąć, uda nam się również odgadnąć jego treść. Chcę usłyszeć wszystkie wasze domysły i pomysły i nowe i stare. Ja nadal skłaniam się ku tezie o kodzie identyfikacyjnym, powiedział Lobot. Transpondery na naszym statku wysyłają nasz kod rozpoznawczy automatycznie na każde zapytanie. To może być coś w rodzaju wywołania. Ale jest długie, tysiące sekwencji. Lobot zastanowił się chwilę. Zatem może samą naszą bliskość uznali za pytanie i to była odpowiedź. Nie wiemy, jaki rodzaj informacji uważają za kluczowy. A to, że zaraz potem wagabunda spróbował ucieczki, skutek braku właściwej reakcji na ich sygnał. Można to tak ująć, że powiedzieli witamy, a my nie chcieliśmy się przywitać, stwierdził C3PO. Wykazaliśmy się nieznajomością etykiety. Teraz to Lando się zamyślił. Obiekt zbliża się do wagabundy. Wagabunda nadaje kod identyfikacyjny i słucha, czy padnie stosowny odzew. Gdy ten nie nadchodzi, wagabunda uznaje obiekt za zagrożenie i ucieka. Zawołanie i odpowiedź, stwierdził Lobot. Hasło i odzew, podsumował Lando. Chcę, żebyśmy podali właściwy odzew. Ale czemu nie ponowił próby ucieczki po tym nieudanym skoku? Statki przechwytujące nie zdążyły, by zająć na nowo pozycji i ustalić koordynatów, nie od razu. Jest wysoce prawdopodobne, że ten statek powstał w czasach, gdy jeszcze nie znano pola przechwytującego zasugerował Lobot. Jeśli mamy do czynienia z automatycznym systemem identyfikacji, wówczas dzisiejszy wypadek mógł zostać przezeń zakwalifikowany jako niewytłumaczalny i jako taki zignorowany. Bo program nie przewiduje podobnych sytuacji. Fajnie, mruknął Lando. Przyjmijmy, że ta ich mądra skrzynka nie wygląda na zewnątrz i nie sprawdza, czy skok faktycznie miał miejsce. Skoro motywator i napęd zadziałały normalnie, uznaje, że statek skoczył, a zanim incydent dobiegł końca, D-89 oddalił się już od strefy obronnej i niebezpieczeństwo zniknęło. To brzmi prawdopodobnie. Zamierzam dowieść, że to więcej niż tylko prawdopodobne, stwierdził Lando. Statek domaga się odpowiedzi od każdego, kto się wystarczająco zbliży. Gdy jej nie otrzymuje, nie daje zgody na wejście na pokład i nie czeka, co będzie dalej, tylko zmyka. Odpowiedź ma nadejść natychmiast. Natychmiast albo wcale. Protokolarny android przechylił głowę. Dobrze, panie Lando, ale o co on pyta? To właśnie musimy wykombinować, Tripio. Dopiero po kilku godzinach bezowocnego błądzenia udało się znaleźć rokujący jakiekolwiek nadzieje ślad. Różcie głową, spójrzmy na to raz jeszcze, rzucił niecierpliwie Lando. Chcecie dobrze zamknąć statek wysyłany w podróż donikąd. Chcecie mieć pewność, że nikt tam nie wejdzie nieproszony, ale sami pragniecie zachować możliwość dostępu. Przepraszam, ale nie wiemy na pewno, czy konstruktorzy wagabundy zamierzali jeszcze kiedyś go odwiedzić, zauważył Lobot. To prawda, odparł Lando. Ale jeśli przyjmiemy, że po prostu zamknęli drzwi i wyrzucili klucze, to od razu możemy się stąd zbierać. I to jak najszybciej, zanim ktoś zginie. Musimy uznać, że istnieje jakiś sposób na wejście. Zgoda. Jednak pamiętajmy, że to tylko nasze założenie, a nie fakt. Faktem jest, że gdybym ja budował podobny statek, zadbałbym przynajmniej o dwa wejścia frontowe i tylne to drugie na wypadek kłopotów z pierwszym. Ale, jak wiemy, tutaj nie chodzi o typowe klucze. Skoro nie pozwalasz nikomu zbliżyć się na tyle, by mógł ich użyć. Szukamy hasła. Długiego hasła wyrażonego w kodzie dwójkowym. Przepraszam, panie Lando, ale z moich danych wynika, że żadna istota inteligentna nie zdoła zapamiętać hasła tej długości i złożoności, wtrącił Tripio. To, czego szukamy, może nie być równie długie jak wywołanie, zaczął Lando. Może być dłuższe zasugerował Lobot. Tak do niczego nie dojdziemy. Możliwe, że zapytanie wydaje nam się długie i złożone, bo nie znamy jego znaczenia. Ludzie potrafią zapamiętać zdumiewająco skomplikowane sekwencje, o ile tylko mają one jakieś znaczenie, zauważył Lando. Znałem przemytnika, który nauczył się w dzieciństwie stu zasad al -Sidów. odebrał religijne wychowanie. Trzydzieści lat później wciąż jeszcze sypał nimi jak z rękawa. Moja matka znała na pamięć setki wierszy i piosenek, a przecież są gatunki obdarzone o wiele lepszą pamięcią niż ludzie. Tego nie kwestionuję. Literatura przedmiotu opisuje wiele podobnych przypadków, powiedział Lobot. Niemniej hasło czy kod dostępu, zarówno wyrażony matematycznie, jak i pojęciami języka, wymaga bezbłędnego powtórzenia. Nieważne jak długi, zawsze musi brzmieć dokładnie tak samo. W tym zasadniczy problem, co? spytał Lando. Co robią ludzie chcąc zapamiętać coś naprawdę ważnego, gdy zapomnienie grozi poważnymi konsekwencjami? Są tacy, którzy nie pamiętają dat urodzin swoich dzieci. Natychmiast zapominają wszystkie numery identyfikacyjne i kody otwierające zamki cyfrowe. Zaczynają zatem kombinować. Wszczepy pamięciowe? Tak, ale to nie jedyny sposób. Niektórzy noszą zapisy kodów przy sobie. To naruszenie zasad bezpieczeństwa. Każdy zapisany kod można zgubić, można go wykraść. Zgoda. Dlatego należy go tak zamaskować, żeby wyglądał na coś zupełnie innego. To już lepiej. Ale każde ukrycie można rozszyfrować. Też zgoda, mruknął Lando. Pewien kieszonkowiec Speedwitch. Powiedział mi kiedyś, że cztery z każdych pięciu pasów kieszeniowych, które wpadły mu w ręce, miały gdzieś schowany kod dostępu. Rzadko musiał szukać dłużej niż minutę. Niektórzy po prostu zapisywali sekwencje na wewnętrznej stronie. Zawsze można poprosić Androida, żeby zapamiętał hasło, powiedział Tripio. I poinstruować go, by nie wyjawiał go nikomu prócz ciebie. Android się nie pomyli, ani nie zapomni ale ktoś może go ukraść, tak samo jak pas, stwierdził robot, a potem wyczytać mu pamięć albo wymazać. Robot będzie też wiedział, jaką informacją dysponuje, co może doprowadzić do błędnych zachowań, wystąpienia przeciwko właścicielowi, odmowy wykonania jego rozkazu, wymazania własnej pamięci, samozniszczenia. Ku wyraźnej uldze Tripio Artu ostrym piskiem przerwał tę wyliczankę. Artu pragnie przypomnieć, że wszystkie androidy bojowe posiadają wyizolowane segmenty pamięci, które można wykorzystać do przechowywania szczególnie cennych informacji, przetłumaczył Trippio. Twierdzi, że od ponad 30 lat, czyli od kiedy jednostki Artu znajdują się w użyciu, żadna z nich nie wyjawiła zawartości chronionych obszarów pamięci. Wszystko pięknie, Artu, zauważył Lando. Rozumiem, że możesz wyrzucić coś ze swojej pamięci na tyle skutecznie, by nie wyjawić tego podczas dowolnego przesłuchania. Sam nie będziesz wiedział, co wiesz, ale wciąż można cię ukraść i wypatroszyć. I co wtedy zrobię? Gdyby komuś z imperialnych bardziej dopisało szczęście podczas strzelaniny, to plany Gwiazdy Śmierci nigdy nie dotarłyby do generała Dodonny na jawinie 4. Czyli klucz musi być niejawny, ale dostępny i powtarzalny. Dokładnie, zgodził się Lando. W przeciwnym razie to on właśnie staje się najsłabszym ogniwem. Co po potężnym skarbcu, jeśli jest tylko jeden klucz i tylko jedna osoba wie, jak go użyć? Za duże ryzyko. Stał i zaczął chodzić miarowo po korytarzyku ślicznotki. Słuchajcie, coś nam chyba wychodzi. Czuję, że jesteśmy blisko. Co jeszcze przeoczyliśmy? Czego brakuje? Może fakt, że podstawową jednostką transmisji jest dwuton. Dobrze, mruknął Lando, zacierając dłonie. Ale czy to naprawdę dwutony jako pary powiązanych dźwięków? Czy tylko dwa różne kanały przekazu? Czy istotniejsza jest modulacja par, czy samych dźwięków? Pary. Długie sekwencje powtarzalne, same w sobie nic nie znaczące. Jaki przekaz informacyjny pasuje do tego wzoru? Lobot choćby chciał, i tak nie potrafiłby opisać obecnym, jak u niego przebiega przetwarzanie danych. Równie dobrze ślepy mógłby próbować oddać wymową piękno fajerwerków lub android z przejęciem zdawać relacje z porodu. Kiedyś w dawnych czasach, gdy dopiero uczył się posługiwania sterownikiem, wyobrażał sobie, że jest jak przetak w strumieniu danych, przetak odławiający potrzebne informacje. Jednak teraz równie proste porównanie by nie wystarczyło. Bliższe prawdy wydawało się stwierdzenie, że raczej wszedł w nurt, starając się ogarnąć całość, a nie tylko te fragmenty informacji, które pasowały do wcześniejszych założeń. Zaczął kontrolować nawet tempo przepływu. W końcu znalazł odpowiedź. Długie, unikalne i nieprzypadkowe sekwencje charakterystyczne są dla większości kodów genetycznych, powiedział. Twój opis pasuje do segmentu materiału genetycznego. Kod genetyczny? Ale to daje tylko cztery różne pary, wyłącznie w przypadku człowieka. Liczba par zmienia się zależnie od gatunku. Ile par jest w tym kodzie? Osiemnaście. Ile gatunków ma osiemnaście różnych par molekularnych w swoim kodzie genetycznym? Lobot spuścił wzrok i poszukał odpowiedzi. Opisano sześć takich gatunków, ale nie znamy genetyki wszystkich raz, z którymi nawiązano kontakt. Jest też wiele raz całkiem niezbadanych. Czy któraś z tych sześciu posługuje się językiem opartym nie na artykulacji, tylko na samej zmianie wysokości tonu? Jedna, odparł robot. Quella. Przekazuje wzór ich kodu genetycznego Artu Ditu do analizy. Artu poruszył kopułką, włączając swoje procesory. Panel zajarzył się od światełek i po kilku sekundach mały robot gwizdnął rozdzierająco. Co? Spytał Lando. Co on powiedział? Panie Lando, w ludzkiej mowie należałoby chyba powiedzieć bingo. Lando uśmiechnął się szeroko. Pasuje? Klepnął z rozmachem lobota w ramię. Ty, udało ci się, stary. Artur burknął coś po swojemu. Co tym razem? Artur mówi, że istnieje prawdopodobieństwo równe 99,9%, że sygnał nadany ze statku odpowiada wzorowi pewnego segmentu kodu genetycznego rasy Quella, wyjaśnił Lobot. Tyle, że ta sekwencja urywa się w połowie, nie jest kompletna. Jasne, że nie jest, stwierdził Lando. Oczekują przecież odpowiedzi, czyli dalszego ciągu sekwencji. Artur, jak się to przekłada na dźwięki? Potrafisz odśpiewać następny fragment? Artu ditu zaćwierkał z niemal wyczuwalnym żalem. "Panie Lando, Artu nie dysponuje złożonymi modułami artykulacyjnymi", wyjaśnił Tripio. "Jeśli mogę zaoferować swoją pomoc, byle szybko. Ser, jako androidowi z główną funkcją protokolarną, polifonia nie jest mi obca. Sądzę, że z pomocą Artu zdołam odśpiewać sekwencję" to spróbuj. Tripio i Artu naradzali się przez kilka sekund w milczeniu przekazując sobie wszystkie konieczne dane kodem dwójkowym na kanale informacyjnym. Ten sposób był o wiele szybszy niż komunikacja w Basicu czy za pomocą idiosynkrastycznego dialektu Artu. Potem Tripio wyprostował się, spojrzał na Landa i przechylił głowę. Niemal natychmiast kabinę wypełnił odgłos prawie identyczny z sygnałem wagabundy odmienny melodią ale pochodzący wyraźnie z tej samej kompozycji W porządku stwierdził Lando uderzając pięścią w powietrzu Mamy klucz teraz musimy podejść do frontowych drzwi Tripio lobocie powiedzcie mi wszystko o quellich może znajdziemy coś jeszcze Panie Lando z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu nie posiadam żadnych informacji o językach i zwyczajach quellich powiedział Tripio a skoro już wiemy, że to ich statek, powinniśmy im go zwrócić. Wtargnięcie zaś na pokład bez zaproszenia może zostać uznane za poważne naruszenie etykiety. Chcesz powiedzieć, że odmówisz wysłania odzewu? Chwilę, Lando, wtrącił lobot. Dotarłem do osiągalnych obecnie zapisków i chyba mogę coś wyjaśnić. Z tego, co wiemy, rasa Quellich wyginęła co najmniej 150 lat temu. Wyginęła? zdumiał się Lando. Jeśli aż tak dawno, to chyba nie za sprawą imperatora. Co się stało? Wedle meldunków zwiadu galaktycznego, w ich planetę uderzyło kilka wielkich asteroid, które całkowicie zniszczyły ekosystem. Bez sensu, Lando zmarszczył brwi. Rasa na tyle rozwinięta, by zbudować podobny statek, poradziłaby sobie z paroma asteroidami. Zepchnęliby je z orbit czy coś. Potrząsnął głową. Zagadki tylko się nam mnożą. Lobot przytaknął. Ale może odpowiedzi czekają we wnętrzu statku. Lando nagle stracił animus. Może, lecz to nie my je poznamy. Pułkownik zgodził się tylko na mój udział, a i tak jestem pewien, że nie ustawi mnie w pierwszym rzędzie. — Nie wątpię, że gdy powie mu pan, co właśnie odkryliśmy, chętnie zgodzi się włączyć nas wszystkich do oddziału — powiedział Tripio. — To przecież najrozsądniejsze rozwiązanie. — Hortekowie bywają rozsądni dopiero wówczas, gdy im władzę w pazurach odejmie — mruknął Lando. — A on macha nimi jak młodzieniaszek — zaczął krążyć po kabinie. Reszta czekała. Jest tylko jeden sposób sprawdzenia, czy to faktycznie właściwy klucz, stwierdził w końcu. Taki, żeby nam uwierzyli. Zgadzam się, powiedział Lobot. Pak-pekat pragnie dowodów. Z drugiej jednak strony uważa nas za bezużyteczny bagaż, którego ku swemu wielkiemu żalowi nie może wyrzucić. Nie powiedziałbym, aby palił się do współpracy. Też prawda przyznał Lobot. Lando pokiwał powoli głową. Trypio, Artu, to był długi dzień, chociaż teraz pewnie już mamy noc. Jutro będzie jeszcze trudniej. Wyłączcie się na razie, podładujcie i podregulujcie systemy. Czas uaktywnienia godzina 13.00. W ten sposób ze wszystkim zdążymy. Panie Lando, nie powinniśmy porozumieć się z pułkownikiem Pakpekatem? Ja się tym zajmę, stwierdził Lando, spoglądając na lobota. Dobrze, ser, wyłączam się. Oczy Androida natychmiast pociemniały. Chwilę później Artu podtoczył się do gniazda sieci, przyssał doń i ćwierknął mile przed zaśnięciem. Lando ponownie usiadł za stołem i znów spojrzał na lobota. Uniósł pytająco brew. Na ile jesteś pewien sprawy? To tylko teoria, nasze domysły, ale powinniśmy zaryzykować. No to w porządku, stwierdził Lando, lokując się wygodniej w fotelu. Ty też spróbuj nieco wypocząć. Szykuje się ciekawy dzień. Kilka minut przed trzynastą Lando i Lobot zasiedli w fotelach kokpitu ślicznotki. Sądzę, że mamy co najmniej dwanaście sekund, nim spróbują nas zatrzymać. Powiedział Lando. Do tego czasu powinniśmy się znaleźć poza ich zasięgiem, w perymetrze obcego. Pułkownik dotąd nie ważył się nawet musnąć go aktywną wiązką, więc i teraz chyba nie zaryzykuje. To będzie wymagało dużego przyspieszenia. Lando przytaknął i zacisnął wargi. Owszem, nawet gdybyśmy mieli zadrapać farbę na sławnym. Czasem trzeba i tak. Ślicznotka tkwi przyczepiony niczym pasożyt do burty krążownika od ponad miesiąca. Pamiętając o zimnych silnikach, Lando wykorzystał pozostałe minuty i przeszedł całą rutynową procedurę kontroli. Następnie włączył napęd i ustawił go w stanie gotowości. Dokładnie o 13 włączył interkom. Trypio, jesteś tam? Tak, panie Lando. A Artu? Uaktywnił się zgodnie z planem. Powiedział tripio. Sir, co powiedział pułkownik, gdy usłyszał o naszym odkryciu? Chyba nie był gotowy na podobną rewelację, powiedział Lando. Pamiętasz naszą piosenkę? Oczywiście, sir. Więc złapcie się obaj czegoś. Zaraz zaczynamy koncert. W chwili, gdy ślicznotka oddzieliła się od pierścienia dokującego, na mostku sławnego rozdzwoniły się alarmy. Jacht momentalnie wyrwał do przodu i pomknął ku wagabundzie. Ognie jego dysz wylotowych zapłonęły na ekranach mostka. — Co do jasnej — jęknął porucznik Harona. — Sparks, gdzie pułkownik? — W hangarze trzecim z Bijoy zespołem. — Zawołaj go tutaj — powiedział Harona, biorąc głęboki oddech. — Ślicznotka, tu sławny. Rozkazuje zawrócić i podejść do naszej burty. Jeśli natychmiast nie posłuchacie, nakaże unieszkodliwienie waszego statku. Lepiej przemyślcie to sobie, poruczniku, odparł lekko Lando. Strzelanina w pobliżu wagabundy? Pamiętacie śmiałka? Harona westchnął. Generale, co pan sobie wyobraża? Prowadzę badania. Na waszym miejscu włączyłbym rejestrację. Zawróćcie natychmiast. To ostatnie ostrzeżenie. W tej samej sekundzie na mostku rozległ się znajomy dźwięk. Wagabunda nadawał hasło. Dystans, krzyknął Harona. Jedenastu kilometrów i szybko maleje. Wiązkę przechwytującą na jacht. Natychmiast. Gotowe, Tripio, powiedział Lando z cieniem niepokoju w głosie. Nie czekaj na moje polecenie, wykorzystaj wszystkie dostępne ci kanały. Ja przekażę sygnał na standardowe. Dobrze, panie Lando, cieszę się, że pułkownik pozwolił nam zweryfikować naszą teorię. Nawet nie próbował się wykłócać. Uwaga? Pomiędzy zakończeniem sygnału wagabundy a początkiem pieśni protokolarnego androida nie upłynęła nawet sekunda. Lando przyhamował gwałtownie, wstrzymał oddech i czekał. Czasomierz na mostku odmierzał upływające sekundy. To niesamowite, mruknął lobot. Dzięki, że mnie zabrałeś. Też sobie wybrałeś czas na podziękowania, mruknął Lando. Jak cholera, niesamowite. Co z polem przechwytującym? Aktywne. Lando zerknął na wyświetlacze. Gdzie ta wiązka? Przecież nie mogą się tak grzebać. Co się dzieje? Lobot zerknął na boczny pulpit. Pojawiło się zewnętrzne pole. Wiązka została odbita. Co? Wagabunda nas broni? Tak, powiedział Lobot. Na to wygląda. Zostaliśmy uznani za swoich. Cokolwiek by powiedzieć, zdezerterowaliśmy od Pakpekata i przyłączyliśmy do Quellich. Rozdział dziesiąty Wczesnym rankiem w dniu odlotu piątej floty z Kurusand przed bramą rezydencji admirała Akbara nad jeziorem Victory pojawił się kopulasty granatowy ślizgacz floty. Zwolnił tylko na chwilę i zaraz przepuszczony ruszył podjazdem ku budynkom. Zatrzymał się obok innego parkującego już tam pojazdu, smukło-skrzydłego skoczka orbitalnego Porandjich, najmniejszego statku kosmicznego dopuszczonego do ruchu na Kurusand konstrukcji wielbionej przez każdego marzącego o gwiazdach dzieciaka. Osobnik, który wysiadł ze ślizgacza, był wprawdzie dorosły, ale musiało pozostać mu coś ze szczeniackich fascynacji. Mimo wczesnej godziny i brzemienia obowiązków, generał Etan Abacht przystanął na chwilę, by przyjrzeć się Skoczkowi, a dopiero potem skierował się do wejścia. Blask zalał na chwilę murawę, gdy admirał Akbar otworzył drzwi, i wpuścił dowódcę piątej floty. W świetle lamp dostrzegł również niewesołą minę Abachta i zaczerwienione ze zmęczenia oczy. Wejdź, etan, powiedział Akbar, robiąc mu przejście. Dziękuję za przyjazd. Wiem, że masz sporo roboty, ale to zajmie tylko chwilę. Nie rozumiem, co cię tak przycisnęło, że nie mogłeś przekazać mi tego przez holo sarknął Abacht. Już od dwóch godzin powinienem siedzieć w Eastport. Jestem dziwnie pewien, że bez ciebie nie odlecą, stwierdził Akbar, prowadząc gościa na pokoje. I sądzę, że nie uznasz tej wizyty za marnowanie czasu. Tyle to sam wiem. Gdybym sądził inaczej, leciałbym teraz na nieustraszonego. Powinienem już być w drodze. Jednak zanim wylecisz, chciałbym, żebyś kogoś poznał, powiedział Akbar chodząc do okrągłego salonu. – Osobliwa pora na życie, towarzyskie – mruknął Abacht. – Całkiem możliwe – zgodził się admirał, wskazując mężczyznę wstającego właśnie z szerokiej, miękkiej kanapy i podchodzącego do nich. – Ethan, oto Hiram Drayson. Admirał Drayson? Z Chandrili? – spytał Abacht, niepewny, czy powinien wyciągnąć dłoń do uścisku, czy tylko zasalutować – Kiedyś i owszem, odparł z uśmiechem Dreson. Darujmy sobie tytuły i saluty, zaproponował Akbar. To całkiem nieoficjalne spotkanie, zatem możemy je także uznać za nieformalne. Dobrze, zgodził się Abart. O co chodzi? Ethan Hiram jest szefem sekcji Alpha Blue. Słyszałeś już kiedyś tę nazwę? Nie. I dobrze, bo nie powinieneś. To znaczy do dzisiaj. Stwierdził Akbar. Hiram wraz z Alpha Blue współpracuje z wywiadem floty, ale ma większe możliwości. Zajmuje się zarówno sprawami militarnymi, jak i czystą polityką. Wkracza zaś do akcji tam, gdzie oficjalne instytucje mają związane ręce. Dyplomatycznie powiedziane, stwierdził Drayson, uśmiechając się z uznaniem. Hiram ma dla ciebie pewną informację, ciągnął Akbar. Wysłuchaj go uważnie. Sam korzystałem już w przeszłości z jego rat i dobrze na tym wyszedłem. Skinął na Dresona. A na razie życzę wam dobrej nocy. Zaraz dokąd idziesz? spytał Abacht. To nie dla moich uszu, mruknął Akbar. Ja idę do mojego basenu. Zamierzam nieco się zdrzemnąć. Może zauważyłeś, że jest już dość późno. Abacht spojrzał za wychodzącym gospodarzem, po czym zwrócił się do Dresona. Mam dziwne wrażenie, że możliwość poznania szanownego pana to nie tyle zaszczyt, ile zapowiedź kłopotów. Dreson znów się uśmiechnął. Przede wszystkim oznacza to, że Akbar w pełni panu ufa i nie wygłaszam tu komplementów. A jeśli chodzi o resztę, nie zaprzeczam, iż wiele osób po rozmowie ze mną zaczyna miewać kłopoty z zaśnięciem. Trudno. O czym chce pan ze mną rozmawiać? O planach podróży, odparł Drayson. Na początek, może usiądźmy. Od miesięcy próbuję wprowadzić kogoś do gromady Cornect zaczął Drayson. To niełatwe, nawet dla mnie, uśmiechnął się skromnie. Kupcy docierają wprawdzie do skrajów gromady, ale jej wnętrze należy do Ligi i tam obowiązują inne prawa. Jewetowie traktują przybyszy bezceremonialnie. Krótko mówiąc, otwierają ogień bez uprzedzenia, co samo w sobie jest już niepokojące. Widocznie wysoko sobie cenią prywatność. Może nawet nieco za wysoko, stwierdził Dreson. Pasuje to zresztą do zachowania ich wicekróla podczas oficjalnej wizyty. Jewetowie nie wysuwają nawet nosa poza statek, a sam wicekról opuszcza pokład tylko na kilka godzin przeznaczonych na spotkania z Leją. Nie wiem, czy jest ich tam dziesięciu czy tysiąc. Chyba im pan nie ufa. Istotnie nie ufam. Jestem wręcz pewien, że Nils Par okłamał Leje. Wicekról to wprawny gracz. Nie wiem wprawdzie jeszcze, jaką grę rozgrywa, ani jak daleko sięga to kłamstwo poza normalną dyplomację, ale jednego jestem pewien. Oni rozszyfrowują nas szybciej niż my ich. To również nie uspokaja. Uważa pan, że przybyli na przeszpiegi? Byliby głupcami, gdyby nie skorzystali z okazji. A oni nie są głupcami. Statek Jewetów już od drugiego dnia pobytu ma dostęp do republikańskiej hipersieci i planetarnych kanałów informacyjnych. A wicekról spędza wiele czasu z głową republiki, swobodnie, bez kontroli. Ja zaś wciąż nie potrafię powiedzieć, ile właściwie światów liczy cała ta ich liga, jak się oni nazywają i gdzie leżą. Zostałem całkowicie wyłączony ze sprawy. Nie przywykłem do takiego rozwoju wypadków. I dlatego rozmawia pan teraz ze mną, a nie z księżniczką? To jeden z powodów, przyznał Drejson. Drugim jest fakt, że to pan wyrusza tam z trzydziestoma jednostkami wojennymi. Pan, a nie ona. Domyśla się pan chociaż na co trafię? Poniekąd. Na skraju gromady leży kilka światów zamieszkanych przez inne rasy. Jest tam pokaźna kolonia kubazów, dwa niewielkie kompleksy kopalniane, własność moratów i komuna sekty H kig Ci ostatni wyemigrowali niegdyś z Rishi. Zapewne z doktrynalnych powodów. Nieco głębiej mamy gniazdo korazgów, założone jeszcze przez imperium, potem opuszczone, łącznie z automatycznym kompleksem rolniczym, też zostawionym samemu sobie. Tyle, że ten ostatni nadal działa. Świetna, darmowa okazja dla każdego dość odważnego kupca. Automaty wciąż zbierają plony? Przez cały czas. Starczy wylądować we właściwym miejscu, a one napełnią ładownie, nawet bez pytania. Ale to wszystko, co wiemy o zmianach, które zaszły tam od ostatniego rutynowego badania sektora, czyli od dość dawna. Niespodzianek może być o wiele więcej. Z tamtego raportu pochodzą też informacje o pięciu inteligentnych rasach zamieszkujących gromadę. Żadna z nich nie osiągnęła wówczas poziomu rozwoju umożliwiającego podróże nadprzestrzenne. Niektóre nie zdołały nawet wyrwać się poza własne planety lub chociaż wzlecieć w powietrze. Niezbyt dogodne miejsce na budowę kluczowych stoczni. Wręcz przeciwnie, jeśli weźmie się pod uwagę bliskość światów i ewetów. Myśli pan, że oni przejęli inkryminowane jednostki? Byłby to osobliwy precedens, gdyż imperium zwykło starannie zapobiegać podobnym sytuacjom, ale wykluczyć go nie można. Warto byłoby się dowiedzieć, prawda? Ale ja tego nie załatwię. Może panu się uda? Poleci pan, sprawdzi, wróci i powie. Może. Dreson potarł oczy i przeczesał palcami krótkie włosy. I jeszcze jedno chodzi mi po głowie. W chwili odkrycia przez Zwiat, Jewetowie opanowywali właśnie technikę podróży międzyplanetarnych. Byli wówczas rasą rozgarniętą, zdolną, w miarę dumną, ale nie stanowili dla nikogo żadnego zagrożenia. Na potem pojawiło się Imperium. I na kilka lat zapędziło Jewetów do pracy w stoczniach, budowali i remontowali statki nieporównanie wyprzedzające ich własne konstrukcje. Przejęli potem cały ten inwentarz, czy nie, ale niemal na pewno sporo się nauczyli. Mogliby teraz stworzyć własną, czarną flotę? W rzeczy samej, przyznał Drayson. Jak z pana pamięcią, generale. Czemu pan pyta? Zamierzam nauczyć pana pewnego kodu, powiedział Drayson. Jeśli umieści go pan na początku wiadomości, zostanie ona przesłana od razu do mnie. Nie przejdzie nawet przez dowództwo floty. Ten sam kot znajdzie pan w wiadomościach ode mnie. Wcale mi się to nie podoba, mruknął Abacht i zmarszczył czoło. Obawiam się, że wcale pana nie lubię, admirale. Gdyby to nie admirał Akbar pana przedstawił, zacząłbym zastanawiać się nad pańską lojalnością. Zresztą i tak się waham. Czy to konieczne? Dlaczego pragnie pan coś ukryć przed księżniczką lub dowództwem floty? Odpowiem panu innym pytaniem. Czy ufa pan osądowi Lei w kwestiach związanych z wicekrólem i jewetami? A Bacht w milczeniu odwrócił głowę. Właśnie, powiedział Dreson. Kot nie ma służyć ukrywaniu czegokolwiek, wręcz przeciwnie. Sprawi, że najważniejsze dane trafią do pana niezawodnie, a i pan będzie mógł odpowiedzieć mi tym samym. Ominiemy po prostu etapy wstępnej obróbki w dziale łączności. Abacht westchnął głęboko. I tylko po to chciał się pan ze mną spotkać? Między innymi po to sprostował Dreson. Przede wszystkim pragnę pomóc panu w najskuteczniejszym wypełnieniu zadania. Sugerowałbym zachowanie wysokiego stopnia czujności przez cały czas, tak żeby w razie czego nie zaskoczono pana. Najlepiej, gdyby w ogóle nie musiał pan otwierać ognia, a gdyby jednak, to lepiej chyba wiedzieć, kto właściwie próbuje pana zabić i dlaczego. To wszystko? Czekają na mnie. Nie, jeszcze jedno. Jak wiem, Kyles L. szef Instytutu Zwiadu Astrograficznego, jest pańskim dobrym znajomym. Służyliśmy razem w Dornańskiej Marynarce. Zdaje się, że byliście wręcz przyjaciółmi i chyba jest panu wciąż winien przysługę. Teraz już wiem na pewno, że pana nie lubię. Za wiele pan wie. Nie pan pierwszy dochodzi do tego wniosku, mruknął Drayson. Jednak skoro temat wypłynął, czy mógłbym wiedzieć, co wspólnego ma z tym Kyles? Na razie nic pomyślałem tylko że dawno już się panowie nie widzieli chyba zbyt dawno wielka szkoda że flota nie współpracuje ściślej ze służbami cywilnymi czasem mam wrażenie iż to dwa całkiem oddzielne światy jaśniej proszę warknął wyraźnie już zły abacht do czego pan pije instytut nie ma praktycznie nic wspólnego z flotą czy strukturami władzy stwierdził drayson nie jest też z nimi kojarzony. Zapewne to dość wygodne: przynajmniej nikt im nie zagląda przez ramię i nie dyszy w kark. Po prostu robią swoje i nie muszą usprawiedliwiać się z każdego kroku. I mają też wszystko, co trzeba, a głównie całą flotę statków astrograficznych i zwiadowczych. Abacht spojrzał surowo na Dreysona, ale zmilczał. Chyba nadeszła pora, aby odezwał się pan do starego przyjaciela i to jeszcze przed odlotem. Abacht zrozumiał aluzję. Przez chwilę rozważał z zupełnie już ponurą miną, co z tego może wyniknąć. Z całą pewnością pana nie lubię, jęknął w końcu. Nie musi pan. Bez wątpienia nie muszę, stwierdził Abacht i zawahał się. Ale tego kodu, to niech mnie pan jednak na wszelki wypadek nauczy. Kyles? Etan? Co cię napadło, żeby dzwonić tak wcześnie? Chodzi o dług, wyrzucił z siebie Abacht. Chętnie go spłacę. Mówiąc to, Kyles bezwiednie dotknął kikuta prawej nogi. Nawet po takim czasie, czego ci trzeba? Ile twoich statków mógłbyś zebrać, ale tak po cichu. Bez zwracania powszechnej uwagi. Jak szybko? Na wczoraj. Chyba z sześć, a może i siedem lub osiem, zależnie od tego, gdzie ich potrzebujesz. W sektorze Farlax. No cóż, akurat tam mamy raczej niewiele. Bez wyrywania różnych person z pościeli i ogólnego alarmu sześć to góra. Zatem niech będzie sześć, starczy, powiedział Abach. Teraz słuchaj, trzeba dokonać uzupełnień w raportach zwiadu. Obszar, gromada Cornect i jej bezpośrednie otoczenie. Stare dane już nie wystarczają. Nie mogę ci powiedzieć dlaczego. Nie pytam. Nie mogę nawet wystosować oficjalnej prośby. Spodziewam się, stwierdził Tote. Wiesz, Etan, niektóre rzeczy nie zmieniają się aż tak szybko. Te, o których myślę, owszem. I to bardzo szybko. Rozumiem, że nie masz na myśli danych nawigacyjnych. Nie. Chodzi o pytania proste, ale zasadnicze. Kto, co, gdzie? Czy to ryzykowne dla moich ludzi? Nie wiem, przyznał szczerze Abbacht. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jeśli sprawa okaże się ryzykowna, to tylko zyska na znaczeniu, jak żadna inna do tej pory. Dobra, przeżyję. Gdybym mógł posłałbym moje ekipy, przecież wiesz. Wiem, na tyle cię poznałem. Nie cierpisz prosić kogokolwiek o pomoc. Już myślałem, że nigdy nie będę miał okazji ci się odpłacić. Teraz jednak potrzebuję Twojej pomocy. I dostaniesz ją. zaraz zacznę przesyłać im zmiany kursowe. Dzięki, stary. Powodzenia, etan, powiedział Ultow. Uważaj na siebie. Pilnuj się tam lepiej niż ja kiedyś. Piąta flota zajmowała odcinek orbity parkingowej zwany Wschodnią Strefą nr 90. Leżała ona poza tarczą planetarną, ale w zasięgu wzroku Wielkiej Wojskowej Stacji Kosmicznej, która obsługiwała flotę i służyła za punkt tranzytowy dla załóg i zaopatrzenia. Chociaż zbliżał się już czas odlotu, to jednak ani na pokładach, ani w stacji nie działo się nic szczególnego. Główne ceremonie i łzawe pożegnania miały miejsce kilka dni wcześniej w halach odlotów Eastport, Westport i Newport. Na listach załóg niemal wszyscy zostali już zaznaczeni jako obecni. Kończono porównywać stan dostaw w ładowniach z zamówieniami. Na pokładach wyniosłych wahadłowców krążących pomiędzy planetą a stacją dolatywali jeszcze ostatni wracający z przepustek maruderzy. Kręcące się wśród jednostek floty na kształt owadów tendry i holowniki dostarczały na okręty drobne, a pilne uzupełnienia. — Powinieneś odlecieć beze mnie — powiedział Skids, zerkając niespokojnie przez iluminator na lotniskowiec władczy. Tuketu rozłożył długie kończyny na trzech spośród niewielkich foteli dla pasażerów. Nieważne, powiedział, niezwykłem nigdzie się ruszać bez mojego strzelca. Ale w ten sposób obaj podpadniemy. Będziemy mieli dużo szczęścia, jeśli nie zdejmą nas z grafiku lotów. Jak dotąd się udawało, pamiętasz? Skidz potrząsnął głową, nie bardzo go słuchając. Miałem wyliczone wszystko co do minuty, aż do chwili pożegnania z Norią w Newport, skąd miałem wiedzieć, że gang Duraki zrobi skok na kantor. Nie mogłeś, Skid, przestań się zadręczać. Policja uziemiła wszystko co lata, tylko ptakom darowali. Na prawie 11 godzin naszych złapali. Potem próbowałem nadrobić spóźnienie i gnałem jak szalony nawet nad Stursey. Wyobrażasz sobie. Gdyby mieli tam trochę więcej patroli, pewnie złapaliby tych złodziei biżuterii nieco szybciej. A przecież każdy z nich miał ze cztery stopy wysokości. Jest. Tuketu wskazał na prawy, górny róg iluminatora. Co, gdzie? A, dobrze. To teraz jak najszybciej, powiedział Skid, ładując się na puste miejsce. Myślisz, że przeniosą hodo na dowódcę dywizjonu? Osobiście wolałbym hodo niż Mirandę. Nie wiem jak ty. Skids. Co? Gadasz od rzeczy. Naprawdę? Dobra, masz rację. Już się zamykam. Zgodził się potulnie Skids. Po prostu nie mogę się z tym pogodzić. Nie do wiary, że tak wyszło. Spojrzał na zegarek. Prawie 12 godzin spóźnienia. Kapitan wpakuje nas do drona i wystrzeli w roli ćwiczebnego pocisku. Następnym razem nie czekaj na mnie. Startuj po prostu i myśl o sobie. Stojący przy włazie czteromiejscowego wahadłowca, który właśnie dobił do sławnego, generał Han Solo, poprawił sztywny mundur. Mimo usilnych starań ciągle nie czuł się w nim wygodnie. Dwa miesiące regularnych posiłków sprawiły, że przybrał na wadze, co tylko pogarszało sprawę. W uszach dzwonił mu jeszcze głos Lei. Wyglądasz przystojnie, mój zuchu i to nie w mundurze problem, ale w twoich przywidzeniach. Han westchnął i z rezygnacją zwolnił zamek włazu. Ludzie ze służb hangarowych przystawili mu już drabinkę, u jej podstawy czekał oficer pokładowy. Poruczniku? Powiedział Han. Proszę o pozwolenie na wejście na pokład. Generale Solo, udzielam pozwolenia. Witamy na pokładzie. Nie wiedziałem, że przybędzie pan przejąć dowództwo, sir. Bo i nie po to przyleciałem, uśmiechnął się Han. Po prostu zabieram się z wami. Wypakujcie moje rzeczy, a potem niech ktoś odprowadzi maszynę na stację, dobrze? Tak jest, sir. Natychmiast się tym zajmę. Na obliczu porucznika zdumienie ustąpiło miejsca wyrazowi gorliwej służbistości. Han dawno już przestał się dziwić podobnym ogólnowojskowym postawom, ale ciągle nie potrafił uznać ich za normalne zachowanie. Szkoda, że nie przyleciał pan sokołem millenium, sir. Chętnie zobaczyłbym ten statek. Ja też, stwierdził Han. Gdzie generał Abacht? Jeszcze nie przybył, sir. Oczekujemy, że zjawi się w każdej chwili. Na mostku jest kapitan Morano. Chętnie pokaże panu drogę. Han spojrzał ponad ramieniem porucznika w głąb hangaru krążownika szybko ogarnął wzrokiem zawartość. Komplet? Spytał, wskazując ruchem głowy na stłoczone maszyny. Tak, sir, a nawet więcej. Dziś rano przyjęliśmy dodatkowe półtuzina myśliwców typu E, ale zostało jeszcze dość miejsca, by je przestawiać w razie potrzeby, więc nie jest najgorzej. Ważne, żeby można je było sprawnie wystrzelić, powiedział Han. Tego pilnujcie. Gdy robi się gorąco, to liczy się najbardziej. – Tak, sir. Zaprowadzić pana na mostek? – Na razie prosiłbym tylko o sprawdzenie, gdzie jest moja kabina – stwierdził Han, próbując poluźnić ciasny kołnierzyk koszuli. – Aha, i proszę dać mi znać, gdy generał Abacht wejdzie na pokład. Rozebrany do pasa, Han leżał na koi w kabinie, która do niedawna należała do okrętowego chirurga. Koszula zwisała z wieszaka, a buty leżały jeden na drugim koło legowiska. To był długi dzień, i jego organizm domagał się snu. Na okręcie, podobnie jak na stacji, obowiązywał jednak czas standardowy wyprzedzający o cztery godziny czas Imperial City. Han wiedział z doświadczenia, że najlepszym sposobem przestawienia się na inny rytm dobowy jest odczekanie do pierwszej wachty, a potem już idzie samo. Dlatego też, kładąc się na koi, zostawił zapalone światło, nie chciał zasnąć. Jednak ciało łaknęło wypoczynku, oczy wytchnienia, a umysł chwili spokoju od nurtujących go ostatnio myśli. Nic nie szło dobrze, ani z Leją, ani z dzieciakami. Nadomiar złego wyruszał sam, bez Luka czy ciłego i pełen żalu dolei, że poprosiła go o coś, czego nie potrafił jej odmówić. Oto ostatnie pretensje miał do siebie. Zatracił gdzieś po drodze poczucie niezależności, które tak wysoko sobie cenił jako przemytnik, a najgorsza okazała się świadomość, że doszło do tego za jego pełną zgodą i przyzwoleniem. Nie, najgorsze, że był teraz i tutaj, zdany tylko na siebie. Kiedyś uznałby to za normalne, teraz samotność dokuczała. Zasłonił twarz ramieniem i spróbował uwolnić się od trosk. Na małą chwilę nawet mu się to udało. Generał Abacht wysiadł ze skoczka w sposób świadczący wyraźnie, że nie jest już wygimnastykowanym młodzikiem. Generale? zasalutował mu oficer pokładowy. Miło pana widzieć, sir. Kapitan Morano odbywa właśnie narady z innymi kapitanami zespołu. Na mostku czuwa pierwszy oficer. — Dziękuję — powiedział Abacht zeskakując i wskazał kciukiem na skoczka. — Znajdź mu miejsce na zewnętrznych stanowiskach dokowania, Marty. Wprawdzie jest pożyczony, ale dziwnie go polubiłem. — Tak, sir, zajmę się tym. W głosie oficera musiało zabrzmieć coś szczególnego. Może zresztą chodziło o jego wyraz twarzy. Dość, że Abacht poczuł się dziwnie. A idąc do wyjścia z hangaru, zauważył, jak część obsługi przerywa pracę i odprowadza go spojrzeniem. Spojrzeniem jakby pełnym ponurego żalu lub zaniepokojenia. Marty, co jest grane? Oficer przełknął z wysiłkiem ślinę. Kilka godzin temu zjawił się generał Solo. No i? Pomyślałem, że przyleciał nas pożegnać, jak kapitan dał mu kabinę doktora Archimara. I? To wszystko, sir. Generale, chodzą słuchy, że Solo ma przejąć dowodzenie flotą. Jeśli tak, to kapitan Morano przydzielił mu niewłaściwą kabinę, zauważył obojętnym tonem Abacht. Gdzie jest teraz generał Solo? Zaraz go znajdę. Prosił, abym powiadomił go o pańskim przybyciu. No to go znajdź, zgodził się Abacht, ale o najważniejszym sam z nim porozmawiam. Zatroskany oficer nagle się uśmiechnął. Tak, sir. Han uświadomił sobie, że jednak zasnął dopiero gdy obudził go jakiś nagły, głośny dźwięk. Usiadł błyskawicznie, otworzył szeroko oczy i ujrzał nad sobą wysokiego Dorneanina w mundurze dowódcy floty. Zmarszczki na twarzy Przybysza wskazywały, że liczył ponad 100 lat. Oznaczenia na mundurze zaś identyfikowały go jako generała A. Bachta. Generale Solo — powiedział A. Bacht. Na całym statku aż huczy od plotek, że ja wylatuję, a pan zajmuje moje miejsce. Może mi pan wyjaśnić, ile w tym prawdy? — Nie wiem, o czym pan mówi — stwierdził Han, spuszczając nogi z koi i sięgając po koszulę. Wciąż jeszcze nie obudził się w pełni i dopiero przy trzeciej próbie zdołał ściągnąć ją z wieszaka. Pan dowodzi piątą flotą, nic się nie zmieniło. Zmieniło się, odparował Abacht. — Pan tu jest. Han wbił się w koszulę i zaczął zmagania z guzikami. Tak pan sądzi, powiedział. Generale, dobrze wiem, że wolałby mnie pan nie oglądać, ale ja też się tu nie pchałem. Może gdybyśmy spróbowali nie wchodzić sobie w drogę i okazać nieco zrozumienia, obu nam byłoby łatwiej. Widzę, że przeceniałem pana na podstawie samej reputacji, zauważył Abacht. Co pan sugeruje? Co pan sugeruje? Dorneanie oczekują od mężczyzny, że będzie wiedział, kiedy należy przestać zajmować się dziećmi i sięgnąć po broń. Ale taki wstyd, żeby kobieta posyłała męża do pełnienia obowiązków. Nie do mnie z takimi argumentami warknął Han. Zrobiłem już swoje i jeszcze trochę. Sądzi pan, że łatwo mi to przyszło? To nie pan atakował gwiazdę śmierci. Abach roześmiał się. Wreszcie pokazał pan zęby. Czy mogę zobaczyć pańskie rozkazy? Nie było czasu na formalności, oznajmił Han, wpychając koszulę w spodnie. Proszę posłuchać, nie jestem dyplomatą. Niech pan spyta, kogo chce. Porozmawiajmy wprost. Może to nas gdzieś zaprowadzi. Nie przybyłem tu, aby zająć pańskie miejsce. Nie wiem nawet, jak się dowodzi tak wielkim zespołem. Nie zamierzam się tego uczyć i nie zamierzam eksperymentować. Dobrze. Zatem, po co pan przybył? Wygląda na to, że teraz ja pana przeceniłem. Myślałem, że akurat tego sam się Pan domyśli. Księżniczka nie darzy mnie pełnym zaufaniem. Właśnie, a mnie ufa. Zatem jeśli ja jej powiem, że wszystko jest w porządku, uwierzy. Nie, musi być coś jeszcze, drążył temat Abacht. Księżniczka nie do końca mi ufa, ale nie udało jej się znaleźć powodu do oficjalnego odwołania ze stanowiska. Może pan ma jej dostarczyć ten powód? Mam panu pomóc w uniknięciu błędów. Jeśli sam pan ich uniknie, wówczas moja pomoc nie będzie potrzebna, przelecę się i tyle. Poćwiczę sobie grę w barlaza w sali rekreacyjnej, pogadam z kwatermistrzem o napitkach i na drobie zaległości w odsypianiu. Księżniczka wciąż obawia się, że może dojść do zadrażnień z jewetami. Można tak powiedzieć. Powinna raczej obawiać się jewetów, stwierdziła Bacht. Chciałbym poznać pańską opinię na temat czarnej floty. To sprawa poza moim osądem. A twierdzi pan, że nie jest dyplomatą. Han skrzywił się szelmowsko. Możliwe, że leja miała na mnie ostatnio gorszy wpływ, niż sądziłem. Czy zostało w panu jeszcze dość z żołnierza? Nigdy, przenigdy nie byłem żołnierzem, generale, nawet gdy nosiłem takie coś, powiedział Han, ciągnąc za przód koszuli mundurowej. Zbyt jestem niezależny i mam trudności z przyswajaniem rozkazów. Byłem rebeliantem. A teraz pewnie patriotą, o ile tak właśnie określa się kogoś, kto uważa, że nowa republika bije imperium na głowę, i to pod każdym względem. W porządku, powiedział Abacht. Czy zatem obecny w Hanie Solo Patriota pozwoli, bym podzielił się z nim żołnierskim spojrzeniem na wyprawę do sektorów Hatawa i Farlax? Dobrze, zgodził się Han. O ile może to poczekać chwilę, aż wszyscy będziemy w miarę przytomni. Owszem, może, byle nie za długo. Jadł pan już? Nic od chwili startu proponuje więc spacer do mesy kapitańskiej. Przekąsimy coś, zanim kapitan Morano rozpocznie pierwszy skok. Chyba, że pański żołądek źle znosi podróże w nadprzestrzeni. W żadnym razie. To miłe z pana strony. Niech tylko znajdę swoje buty. No, niezupełnie miłe, stwierdziła Bacht. Tak? Czyżby kucharz nie opanował jeszcze rondli? A Bacht uśmiechnął się. Ponieważ jest Pan starszy stopniem, a przede wszystkim ponieważ jest Pan hanem solo, Pańskie towarzystwo może się dla mnie okazać nieco kłopotliwe, szczególnie w kontekście kontaktów z załogą. Niemniej postaram się wykorzystać Pana obecność dla podkreślenia wagi misji i obrócić złe na dobre a gdy zobaczą że traktuje pana jako gościa na pokładzie chyba ucichną plotki wywołane pańskim przybyciem to podziała lepiej niż jakiekolwiek oficjalne sprostowanie han przytaknął zatem do dzieła nie jestem tu po to by cokolwiek utrudniać o godzinie 24 dokładnie pomiędzy bułeczkami para a dornańską brandy Piąta flota skoczyła do sektora Hatała. Rozpoczęły się poszukiwania czarnej floty Aydara Nylikerki. Rozdział 11. Zanim pułkownik Pakpekat dotarł do stanowiska łączności, ślicznotka znalazła się niecałe dwa kilometry od wagabundy i zbliżała się nadal. Wprawdzie już wolniej, ale i tak było jasne, że dobije do kadłuba w ciągu kilku lub najwyżej kilkunastu minut. Na myśl o tym wyrostki na grzbiecie pakpekata nastroszyły się bojowo, a gardło poczerwieniało karmazynem, czego jeszcze nikt nigdy na mostku nie oglądał. Zwariowałeś, kalryzjan, powiedział pułkownik lodowatym tonem. Obiecuję ci, że stracisz w ten sposób o wiele więcej, niż mógłbyś zyskać. Rozumiem, pułkowniku, że w tej formie obiecuje pan zrobić wszystko dla mojego ocalenia, by mieć na kim się zemścić. Podejrzewam, że marynarka nie przewiduje sądu polowego nad trupem. Dla trupa można znaleźć kilka innych zastosowań, rzucił pak Pekat z wywołującym ciarki uśmiechem. Niemniej, skoro jeszcze żyjesz, zapewne chciałbyś się jakoś oficjalnie usprawiedliwić. Z miłą chęcią odparł Lando. Pańska decyzja wyłączenia nas ze składu zespołu zwiadowczego nie tylko wystawia na niebezpieczeństwo Bidjo i jego ludzi, ale także zagroziła powodzeniu całej misji. Pańskie nastawienie, ujawnione podczas wczorajszej narady, przekonało mnie, że nie zamierza pan zwracać większej uwagi na nic, co udałoby się przedstawić naszej ekipie. To ja mam być winien twojej niesubordynacji? wybuchnął Pak Pekat, tracąc cały chłód. Na naradzie nie miałeś dosłownie nic do powiedzenia. Obecnie uważam, że od początku dysponowałeś jakąś niejawną informacją na temat tego statku, którą nie chciałeś się z nami podzielić. Niejawną informacją? O czym pan gada, pułkowniku? Dobrze wiesz. To ty stwierdziłeś, że zespół zwiadowczy znajdzie się w niebezpieczeństwie, ty wiedziałeś, że cel czeka na odzew, tobie już znany. Naprawdę nie wiem, co pan ma na myśli. Dysponowałem pewnymi domysłami co do zamiarów budowniczych tego statku i wyłącznie na nich oparłem dalsze plany. Chcesz powiedzieć, że zaryzykowałeś życie całej swojej ekipy, opierając się wyłącznie na domysłach? Lando zachichotał dźwięcznie. Cóż, pan nigdy nie grał ze mną w sabaka, pułkowniku. Czasem, żeby wiele wygrać, trzeba zaryzykować, że się przegra i to potężnie. Nikt nie dorobi się fortuny, jeśli wciąż będzie stawiał tylko jeden kredyt. Mam nadzieję, że dobrze się bawisz, generale. Chociaż zawsze mi się wydawało, że ukrywanie kart w rękawie to zwykłe oszustwo. Pułkowniku, nie dysponowaliśmy żadną tajną informacją. Po prostu udało nam się w porę znaleźć stosowny fragment w imperialnych archiwach. Dotarliśmy blisko celu i zamierzamy zrobić co w naszej mocy. Ufam, że włączył pan rejestrację. Tak Pekat wyciszył fonię i spojrzał na oficera przy innym stanowisku. Nagraliśmy sygnał, który ślicznotka przekazała przed wejściem w strefę zakazaną? Tak, sir. Czy promiennik wiązki na D-89 ma dość mocy, żeby przechwycić ślicznotkę? Starczy nawet z nadmiarem, odparł oficer, nie kryjąc satysfakcji. To tylko zwykły cywilny jacht wypoczynkowy. Moduł uaktywniony? Tak, wszystko na chodzie. To bądź gotów i każ przygotować jednostkę, która ich tu ściągnie. Pak Pekat ponownie włączył mikrofon. Zwijamy się jak w okropie, powiedział Kaleryzjanowi. Niestety niektóre systemy były akurat w środku kalibracji, szykowaliśmy je przecież do późniejszego użycia. Nie są jeszcze gotowe. Możecie pozostać przez chwilę na obecnym dystansie i dać nam trochę czasu. Wystarczy kilka minut. To brzmi sensownie. Mam tylko nadzieję, że nie zamierza pan podesłać nam zespołu zwiadowczego, ostrzegł pułkownika Lando. Zastanawialiśmy się już nad tym i mamy pewne wątpliwości, czy ten sam odzew zadziała dwa razy z rzędu. Nie, odparł Pak Pekat. Tego nie planujemy. Tylko poczekajcie. Przerwał połączenie. Gotowi? Tak, sir. To już. Od czasu wczorajszego przejścia w pobliżu wagabundy, D-89 leciał w szyku ze sławnym, oczekując na kolejne zadanie. Miał zostać wykorzystany jako drugie stanowisko obserwacyjne dla dalekodystansowego nadzoru poczynań zespołu zwiadowczego. Włączywszy silniki, musiał pokonać zaledwie kilka kilometrów do niewidocznej granicy strefy bezpieczeństwa celu. D-89 jeszcze przyspieszał, gdy wagabunda go wywołał. Sygnał odebrano także na pokładzie Ślicznotki i Sławnego. Lobot pierwszy pojął, co się dzieje. Zbliża się kolejny statek. — Panie Lando — powiedział niemal równocześnie Tripio — to nie jest ta sama sekwencja. — Wiem — skrzywił się Calerizion. — Też poznaję. Tego się właśnie obawiałem, że jednak spróbują — Sygnał z wagabundy umilkł i popłynęła odpowiedź przekazana najpierw ze sławnego na D-89, potem dalej. Zanim jednak jeszcze doszła do końca, wokół jednej trzeciej kadłuba wagabundy od strony rufy zatańczyły błękitne błyskawice. Uwaga, trzymać się, krzyknął Lando na ten widok. Sam rzucił się ku konsolecie z włącznikami wzmocnienia standardowych tarcz całą mocą zespołu napędowego. Nie zdążył dotknąć włącznika, gdy całą sterownię zalało błękitne światło, tak intensywne, że nawet trypio odwrócił głowę i tak zimne, że landa przebiegł dreszcz. Zawyło z pół alarmów naraz, jakby sam jacht krzyknął ze zdumienia, a kakofonii dopełniło przeszywające zawodzenie oszalałego nagle Artu. Z punktu widzenia obecnych na Mostku Sławnego wszystko zajęło tylko kilka sekund. Ci, którzy trwali akurat pochyleni nad konsoletami, przegapili widowisko. Gdy spojrzeli zaintrygowani na ekrany, ujrzeli jedynie puchnącą gwałtownie chmurę świecących śmieci. Nieco wcześniej wagabunda nagle pojaśniał i z trzech różnych punktów zwieńczenia rufy wystrzeliły trzy promienie, które przecięły próżnie niczym sztylety reflektorów dalekiego zasięgu. Skrzyżowały się w pewnym miejscu i natychmiast doszło tam do niewielkiej, ale gwałtownej eksplozji. Równocześnie przestały napływać na sławnego dane telemetryczne z D89. Promienie zaraz zniknęły równie sprawnie, jak się pojawiły. Znów nic się nie działo. Wagabunda prawie zniknął z pola widzenia, gdy wtórne eksplozje zaczęły rozpraszać chmurę w mgławicowaty obłok. Co ze ślicznotką? spytał cicho Pak Pekat, zwracając się do wstrząśniętego technika. Od nas niewiele widać. Śmieci przesłaniają. Chmura jest zbyt silnie zjonizowana, ale maruder ma wciąż licznotkę na ekranach. Bardzo ciekawe, mruknął Pakpekat, odwracając się do okna mostku. Rejestracja powtórzyć scenę ataku na pół szybkości. Niech wszyscy uważnie przyjrzą się temu na swoich monitorach. Zobaczmy, czy uda się czegoś dowiedzieć o przyjaciołach naszego generała. Lando po kolei wyciszał alarmy, zbliżeniowy, ostrzegający o anomaliach radiacji, obcej transmisji i przeciążeniu systemów. Sam Statek wydawał się nieuszkodzony, nic go nawet nie drasnęło. Co to było? Eksplozja osiem kilometrów za naszą rufą, powiedział Lobot. Sądzę, że właśnie mieliśmy możliwość zobaczyć pokaz technologii Quellich. Święta, królowo-marynarzy. Powiedz mi jeszcze, że to był desantowiec z drużyną. Lobot otworzył łącze z niestrzeżoną końcówką systemu informacyjnego sławnego. To był zwiadowczy D-89, bezzałogowy. Dzięki gwiazdom. Lando połączył się z krążownikiem. Pułkowniku, może kiedyś nauczy się pan jednak nie puszczać moich słów mimo uszu. Niezwłocznie, gdy tylko przestaniesz kłamać, generale. Wtedy chętnie posłucham. Kłamać? Właśnie, parsknął pak Pekat. Na początek mógłbyś mi powiedzieć, dla kogo właściwie pracujesz, co jest wewnątrz naszego celu i dlaczego postanowiłeś zdradzić nową republikę. Wagabunda pozwolił wam podejść. I teraz was chroni. Ostrzegałem pana generale, że klucz może nie zadziałać powtórnie. Hasło wysłane pod adresem jednostki zwiadowczej brzmiało inaczej niż poprzednie. Nie przypadkiem, jak sądzę, ale właśnie po to, by zapobiec podobnym podstępom, jak ten zamierzony przez pana. Jeśli wagabunda nas chroni, to tylko dlatego, że obecnie uważa nas za swoich. Sugerujesz, że po prostu szczęście dopisało graczowi. Nie byliśmy tu umówieni. Pułkowniku, teraz przerywam połączenie i spróbujemy tam wejść. Jeśli nie byliście, to czemu wagabunda nie spróbował ucieczki? Lando podniósł wzrok na dziobowy iluminator ślicznotki. Broń, której wagabunda użył przeciwko jednostce załogowej, byłaby równie skuteczna wobec jednostek przechwytujących przy próbach skoków nadprzestrzennych, a starczyłoby zniszczyć lub poważnie uszkodzić choćby jedną i nic nie przeszkodziłoby w ucieczce. Nie wiem, pułkowniku, powiedział Kalerizjan. Może czeka na nas. Zamierzam zbliżyć się do niego i zobaczymy, co z tego wyniknie. Lekkim ruchem włączył silniki na małą moc. A na razie, jeśli zaprzestanie pan wysyłania kawalerii i zajmie się raczej obserwacją, to zweryfikujemy wszystko, co wiemy. Albo co nam się tylko wydaje, że wiemy. R2D2 i Tripio rozmawiali sobie dotąd cicho na tyłach kabiny. Teraz jednak Tripio podszedł do Landa i Lobota. Sir, poczekaj, Tripio. Sir... Artur mówi, że ta nowa sekwencja wysłana podczas podejścia jednostki zwiadowczej nie pasuje do zestawu informacji otrzymanych z archiwów zwiadu. Co? Artur mówi, że tym razem nie potrafiłby określić właściwego brzmienia odpowiedzi. Lando potrząsnął głową. Mam wrażenie, jakby ktoś oszukiwał w tej zgadywance. Pułkowniku, słyszy pan? Słyszeć, słyszę. Ale nie rozumiem. Dopasowaliśmy wcześniejszy sygnał wagabundy do zapisu kodu genetycznego istot zwanych quella. Właściwą odpowiedź stanowił dalszy ciąg sekwencji genetycznej. Teraz jednak usłyszeliśmy inną zupełnie sekwencję i nie wiemy, co nastąpi dalej. Może Lobot coś wymyśli. Poprzednie spostrzeżenie było jego dziełem. Wyjaśnienie mamy jak na dłoni, stwierdził Lobot ale to nie rozwiąże problemu. I tak chciałbym je usłyszeć, powiedział pak Pekat. Lando również chciał. Przejrzałem zapisy dotyczące historii Quellich, odkrył ich drugi zwiat galaktyczny. Były to pierwsze zarządzone przez Republikę kompleksowe badania zamieszkanych światów w obrębie galaktyki. Tak się jednak złożyło, że wszystkie nasze informacje o Quellich pochodzą z meldunku jednostki penetrującej. Statek kontaktowy pojawił się dopiero osiem lat później. Ekipa stwierdziła, że wszyscy Quelli nie żyją. Sama planeta była na jednej trzeciej powierzchni pokryta grubą na sto metrów warstwą lodu. Wszyscy? Co się stało? Podejrzewano upadek asteroidy, wyjaśnił Lobot. Zebrano próbki materiału genetycznego i nieco artefaktów z dwóch różnych miejsc, ale statek kontaktowy nie posiadał wyposażenia archeologicznego, a poza tym czekały inne światy, nadal zamieszkane. Zaznaczono planetę jako stosowny cel dla wyprawy czysto archeologicznej, i statek odleciał. Jednak do dalszych badań nie doszło. Czemu? spytał Lando. Program trzeciego zwiadu galaktycznego nigdy nie został ukończony, wyjaśnił Pak Pekat. Zawieszono go wraz z wybuchem wojen klonów. Pułkownik ma rację, potwierdził Lobot. Wszystkie statki zwiadowcze i kontaktowe zostały przejęte przez flotę imperialną przy stanie zaawansowania prac na 61%. To znaczy, że nie ma już nigdzie nic więcej o Quellich? spytał Lando. Coś przecież musiało się zachować. Organizowali podróże międzygwiezdne, mieli sąsiadów, chyba z nimi handlowali. Może personel pułkownika potrafiłby odnaleźć takie informacje, odparł robot. — Ja nie trafiłem na żadne odsyłacze dotyczące ich planety i jej mieszkańców. Moi już nad tym pracują, zapewnił zwięźle Pak Pekat. Gdybyście od razu przekazali mi tę informację, zapewne wiedzielibyśmy nieco więcej. Sylwetka wagabundy wypełniła już niemal cały ekran ślicznotki. Pułkowniku, ostatecznie może pan spróbować rozegrać dwie partie naraz. Jeśli nawet jedną pan przegra, drugą można wygrać. Gdybyśmy dali panu szansę zagrania naszą kartą, co by pan uczynił? Gdzie byłby w tej chwili Bajjo Hammax? Racja, generale odezwał się po krótkiej chwili ciszy oficer wywiadu. Dziękuję, pułkowniku. Jesteśmy już bardzo blisko. Sam pan chyba zresztą widzi. Teraz wolałbym zająć się głównie tym, co nas tu czeka. Pozostaniemy w kontakcie, jednak nie chciałbym czuć się zmuszony do nieustającej troski o pana osobę. Jeśli zostawicie otwarte łącza audio, zapewne życzyłby pan sobie również otrzymać odczyty z czujników w naszym kokpicie. Lobot to załatwi. Zrobimy co w naszej mocy, aby wam pomóc, stwierdził Pak Pekat. Lando wiedział, że wypowiedzenie tych słów nie przyszło Hortekowi łatwo. Słyszeć też nas będziecie, powiedział. Jeśli jednak naprawdę chce pan pomóc, to sugerowałbym pociągnąć za wszystkie sznurki, aby właściwe osoby jak najszybciej posłały jakiś statek na planetę Quellich. Możliwe, że znajdą tam jeszcze odpowiedzi, których będziemy potrzebowali, nim cała ta sprawa się skończy. Ślicznotka płynęła powoli wzdłuż odległego zaledwie o 100 metrów kadłuba wagabundy. Lando dopiero teraz mógł należycie przyjrzeć się obiektowi. Z daleka wydawał się niezgrabny i niekształtny, z bliska podobieństwo do trzech masywnych kłód połączonych grubymi skrzyżowanymi lianami narzucało się jeszcze bardziej. Wrastające w metal liany miały jednak przekrój na tyle szeroki, że każda z nich była znacznie grubsza niż kadłub jachtu. We wnętrzu kłody mógłby spokojnie zaparkować nawet krążownik. Wygląda trochę jak fos, powiedział Lando. Jak myślisz, do czego mogą służyć te występy? Nie wiem, czy one mają znaczenie funkcjonalne, czy też symboliczne, stwierdził Lobot. Brak mi w tym wzorze powtarzalności. A może to jakieś przewodniki lub koncentratory energii na potrzeby systemów uzbrojenia? Nie widzę niczego innego, co przypominałoby broń. Niewykluczone, że ich broń wykorzystuje do ładowania pojemność powierzchniową, przyznał Lobot. System ten zwany SCC został uznany za zbyt niebezpieczny, aby używać go na jednostkach operujących w składzie floty. Jednak pojedyncze statki zdolne są zgromadzić nawet bardzo wielkie ładunki powierzchniowe bez zakłócania pracy systemów wewnętrznych. Głęboka próżnia to doskonały izolator. To znaczy, że całe jego poszycie może służyć jako kondensator tej broni, której pokaz działania widzieliśmy? Właśnie. Te wyrostki, jakie nazwałeś, zwiększałyby wówczas powierzchnię poszycia. Sam moduł broni może być nawet niewielki. Chyba powinniśmy się jakoś przywitać zaproponował Si Trippio. Chętnie pomogę. Jeszcze nie teraz, Trippio, powiedział Lando. Widzicie to tutaj bajjo zamierzał spróbować. Jeszcze trochę. Przesuń wskaźnik nieco w górę i w prawo. To nie jest włas. Oznajmił lobot, przyjrzawszy się miejscu. To tylko jakiś wzór na poszyciu brak spoin czy szczelin. Rezerwowy punkt lądowania leży bardziej z przodu. Zaraz go sobie obejrzymy. Generale Kalerizjan odezwał się Pak Pekat Tak, pułkowniku? Pomyślałem, że ucieszy Was wiadomość, że IX-26 został odwołany z patrolu w rejonie nuen, i otrzymał polecenie wzięcia na pokład zespołu archeologicznego z Instytutu Obroańskiego. Obecnie wszyscy są już w drodze na planetę Quella. Dziękuję, pułkowniku. Szef mojego działu wyszukiwania danych chciałby też, żebyście przy pierwszej nadarzającej się okazji przyczepili do kadłuba wagabundy znacznik śledzenia i monitoringu. W planie misji abordażowej umieściliśmy to jako czynność priorytetową. Pułkowniku, jak tylko znajdę jakiś sposób, natychmiast przyczepię mu do burty cały mój jacht. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Dobrze, skoro na razie panuje spokój, to podrzucę wagabundzie traml. Na ręcznym sterowaniu, żeby nie napytać sobie biedy. Patrz, Lando, odezwał się nagle lobot. Powierzchnia wagabundy ożyła nagle od małych, bladawych plamek światła, które pojawiały się i znikały według stałego wzoru, zapalając się na górze i biegnąc wzdłuż występów na burtach i dalej ku dołowi, gdzie znikały za krzywizną kadłuba. Zawsze w łatwych do wychwycenia spojrzeniem sekwencjach. Niezawodnie przyciągały oko. — Oho, spójrz, Artu, szykuje się do ataku! — zawołał Tripio. Ostatnim razem, gdy otworzył ogień, wyglądało to zupełnie inaczej, zauważył lando. Wtedy byliśmy w odległości dwóch kilometrów, przypomniał Lobot. Za daleko, żeby zobaczyć coś tak nikłego. Tutaj niektórzy uważają, że to znak aktywności napędu i że statek szykuje się do skoków nad przestrzeń, wtrącił się pak Pekat. Sugeruję byście się nieco wycofali i jak najszybciej wystrzelili znacznik. Możecie nie mieć drugiej takiej okazji. Znalazłbym jeszcze inne wytłumaczenie, powiedział Lobot. Możliwe, że wagabunda zadaje nam kolejne pytanie. Jeśli tak, to niestety nie znamy odpowiedzi. Generale, nalegam na umieszczenie znacznika i powrót, powtórzył z naciskiem pak pekad. Nie, równie stanowczo odmówił lando. Najpierw muszę zobaczyć, co się dzieje na tych partiach kadłuba, których stąd nie widzę. Czy tam też pojawiają się światełka? Czy te sekwencje mają początek i koniec? Lobot. Mamy jeszcze jakieś inne ujęcia? Już sprawdzam. Strumień błysków zaczyna się w miejscu położonym bliżej rufy, niż nasza obecna pozycja, i następnie rozbija się na dwa nurty, które spiralą oplatają kadłub, biegnąc ku dziobowi wzdłuż linii podziału segmentów poszycia. Oba nurty kończą się w osobnych punktach po drugiej stronie statku. Trypio, pojmujesz coś z tego? Znów mamy dwa łańcuchy. Kolejna prawidłowość? Nie rozpoznaję w tych sekwencjach żadnego znanego mi języka, panie Lando. Możliwe jednak, że to nie komunikat językowy, tylko symboliczny. Co masz na myśli? Że to nie strumienie danych, tylko wskaźniki. Wskaźniki? Za którym powinniśmy podążyć? Panie Landor, czy mogę zaproponować, by skierował pan jacht ku miejscu, gdzie się rozdwajają? Znaczy pod prąd? Sir, nie istnieje coś takiego jak uniwersalny kod komunikacji symbolicznej. Pan został w tej mierze uwarunkowany zwyczajami swojej kultury i dlatego skłonny jest podążać zawsze za ruchem wskaźnika miast, poszukać źródła, z którego strumień danych wypływa. Trypio ma rację, powiedział lobot. Możesz przesunąć się do miejsca, gdzie to się zaczyna, a nuż tam właśnie jest najważniejszy punkt. Ostatecznie minęło już trochę czasu od chwili, gdy wymieniliśmy sygnały. Mogli uznać, że przeoczyliśmy wejście, lub nie wiemy, jak je odnaleźć. Lando uniósł ręce w geście poddania. Zatem do tyłu, powiedział i sięgnął do kontrolek napędu. Patrząc na przesuwające się obok ku dziobowi jasne punkciki, Lando nie mógł oprzeć się wrażeniu, że podąża w złym kierunku. Gdy jednak dotarł do źródła obu strumieni, ujrzał poszerzający się zwolna mroczny otwór. Równocześnie światła zniknęły. Zapraszają nas do środka, stwierdził Lobot. Niech mnie choroba kosmiczna pokręci odetchnął Lando, nie kryjąc zdumienia. Mamy ich, Lobocie, mamy ich. Co wiemy o atmosferze Quelli? 75% azotu, 13% dwutlenku węgla, 9% tlenu, 1% pary wodnej, śladowej ilości helu, neonu starczy. Powiedział Lando, przełączając sterowanie ślicznotki na automatyczny tryb utrzymywania pozycji. Androidom nic nie zrobi różnicy, ale dla moich płuc to trochę zbyt gęsta mieszanka. Trzeba wdziać skafandry, stary. Do roboty. Włazy, śluzy, jachtu i wagabundy różniły się zarówno rozmiarem, jak i kształtem. Należało zastosować stary i prosty wynalazek elastycznego łącza. Które lando woził na swoim jachcie jako fragment standardowego wyposażenia. Teleskopowy i giętki rękaw można było szczelnie umocować do kadłuba drugiego statku, tworząc wygodny w pokonywaniu tunel. Lando zamknął swój hełm aż do pełnej hermetyczności i spojrzał na lobota. Wszystko w porządku? Zawołał głośniej niż trzeba. Od zawsze unikał w miarę możliwości zakładania skafandra, i wciąż jeszcze został mu odruch neofity, by krzyczeć przez szybkę wizjera. Wszystko gra, odparł lobot. Ciśnienie i temperatura w normie prawie nie ma zakłóceń. To świetnie, wchodzimy do rękawa. Lando uruchomił system sterujący położeniem pierścieni rękawa i równocześnie kontrolujący dryf samego statku. Autopilot natychmiast zalał Landa potokiem informacji. Kaleryzjan jednak zaczął słuchać dopiero najważniejszego. Zaczynam procedurę przytwierdzania rękawa. Próba z użyciem zamka magnetycznego zapowiedział autopilot. Sprawdzam. Nieskuteczność zamka magnetycznego próba z użyciem podciśnienia sprawdzam. Nieskuteczność blokady podciśnieniowej. Próba z użyciem metody chemicznej numer jeden. Sprawdzam. Nieskuteczność metody chemicznej numer jeden. Z czego oni zrobili ten kadłub? zirytował się Lando. Możemy po prostu tam wlecieć zaproponował Lobot. Nie ma co, wiesz jak pocieszyć. Z tego co wiem, wielu ludzi lubi uprawiać swobodne szybowanie w próżni, rekreacyjnie. W ramach wakacji i urlopów. Próba z użyciem metody chemicznej nr 3. Sprawdzam nieskuteczność metody chemicznej nr 3. Próba z użyciem przylg mechanicznych, typ 1. Sprawdzam. Przylgi mechaniczne, typ 1, trzymają. Typ 1 przylg mechanicznych oznaczał tysiące miniaturowych kompozytowych kolców, przymocowanych do monomolekularnych nici. Kolce wbijały się w kadłub na podobieństwo maleńkich kotwic, a potem na naciągu nici dosuwała się uszczelka pierwszego pierścienia rękawa. Jakieś zmiany, pułkowniku? Spytał Lando. Nic nowego, generale. Wygląda, że nic tam nie poczuli, mruknął Lando do towarzyszy. Próba ciśnieniowa rękawa polecił. Nie słyszeli syku, ale pompy wprawiły pokład w lekkie drżenie. Chyba trzyma ciśnienie ani drgnie. Powodzenia, generale, powiedział pak Pekat, któremu obecnie pozostawała już tylko rola widza. Zazdroszczę ci. Lando wciągnął głęboko powietrze i uśmiechnął się. Jeśli pan chce, możemy się zamienić miejscami, pułkowniku. Lobot, gdybyś stracił ze mną kontakt, zabieraj stąd statek. Nie próbuj iść za mną. Lobot uniósł pytająco brew. Naprawdę sądzisz, że wykonam taki rozkaz? Cóż, mruknął Lando i znów się uśmiechnął. W każdym razie nie gnaj na pierwszy mój wrzask. Powodzenia, Lando, powiedział Lobot i otworzył wewnętrzny włas śluzy. Proszę zachować ostrożność, panie Lando, zawołał za nim tripio. Sztywne pierścienie rękawa wyposażone były w uchwyty pomagające w przejściu pięciometrowego tunelu pomiędzy statkami. Lando przystanął przed wejściem do wagabundy i włączył lampy skafandra i hełmu, jako że przestrzeń w głębi ledwo majaczyła, rozjaśniona jedynie światłem płynącym ze ślicznotki. Zrobiło się jaśniej, zniknął poprzedzający Landa własny cień, jednak we wnętrzu statku Quellich nadal niewiele mógł zobaczyć. Ot pusta przestrzeń, pomieszczenie o gołych ścianach, utrzymanych w tym samym odcieniu co kadłub. Lando chwycił za górną krawędź otworu, uniósł stopy i wpłynął do środka. Natychmiast spróbował rozejrzeć się we wszystkich kierunkach naraz. Oczekiwał, że wraz z jego pojawieniem zabłysną jakieś światła, ale nic się nie stało. Blask własnych lamp wystarczał wszakże do upewnienia się, że naprawdę jest tu sam. Dobra nasza. Wszedłem, zameldował. Pomieszczenie jest mniej więcej dwakroć mojej wysokości w każdym kierunku. Masa miejsca dla całej naszej czwórki. Na razie brak reakcji na gościa. Nie ma światła, nie dostrzegam też żadnych dalszych drzwi. Jednak nie widzę również mechanizmu włazu, przez który przeszedłem, więc może po prostu nie potrafię rozpoznać tutejszych wrót. — Uważaj, żebyś się w przypuszczeniach nie zgubił — odparł nowy głos. — Bajjo Hamaksa. — To może wcale nie być śluza, albo jest inna niż na twoim statku. — Cześć, Bajjo. Myślałem, że obraziłeś się na mnie, kiedy wyślizgałem cię z tej randki. Postanowiłem, że najpierw poczekam i zobaczę, co osiągniesz, powiedział Ham-Max. Jeśli zginiesz, to ci wybaczę. Miło z twojej strony, stary, ruchnął Lando i spojrzał w bok. Chwilę, coś się tu dziwne. Patrząc za siebie na wewnętrzną stronę kadłuba, dojrzał niespodziewanie wyraźnie zarysowany na ścianie kształt mocującego pierścienia rękawa. Słaby, szarawy cień wyłączył światła skafandra pierścień ukazał się jeszcze wyraźniej czemu wyłączyłeś światła generale widzicie spytał lando nie rozumiem jak to się dzieje ale wyraźnie widzę poprzez poszycie szary pierścień dokładnie tego samego kształtu i wielkości co mocowanie rękawa na przekazie niedostrzegalne chcesz powiedzieć że kadłub jest półprzezroczysty spytał lobot no właśnie co z reflektorami statku możecie mi trochę poświecić? Już. Kiedyś licznotka rozbłysła światłem rzecz wyjaśniła się do końca. Cała zewnętrzna ściana pomieszczenia rozjarzyła się lekko, a pierścień obrysował wyraźny czarny kształt. Gdy Lando przesuwał palcami po ścianie, nawet przez rękawice wyczuł, że zarys pierścienia jest jakby nieco wypukły. Wygląda zupełnie jak rana, stwierdził. Powiedziałbym, że kadłub spuchł w miejscach, gdzie wbiły się kotwiczki. Chodź tu, Artu. Chcę, żebyś to zeskanował i zarejestrował. To może być cecha uboczna funkcji samonaprawczej, zasugerował Hammax. Ta metoda sumowania powoduje mikroskopijne uszkodzenia na powierzchni, do której przylega. Zaś co do półprzezroczystości, generale, chyba właśnie odkrył pan, dlaczego poszycie jest tak gładkie. To, co widzimy, prawdopodobnie nie jest właściwym kadłubem, ale otoczką ochronną, zapewne przepuszczalną dla różnych długości fal. Właściwe zespoły czujników znajdują się pod spodem. Zanim Hammax skończył snuć swoje spekulacje, w wejściu pojawił się R2. Zaćwierkał do landa i wszedł przyzwany gestem dłoni. Brak uchwytów w wnętrzu, dość dokuczliwy dla Calirizjana, nie był dla robota problemem. Ustawiając właściwie dysze maleńkich silniczków gazowych, zwykłego elementu wyposażenia robotów astronawigacyjnych, Artur potrafił poruszać się w przestrzeni o wiele sprawniej niż człowiek. Zato Lando stale dryfował mimowolnie, ku której ze ścian i chcąc nie chcąc, wirował wokół rozmaitych własnych osi. Macie teraz lepszy obraz? zawołał generał. O wiele, odparł robot. Gotów jesteś na przyjęcie reszty ekipy? Ale tu nie ma nic do oglądania, powiedział Lando, omiatając ściany strumieniem światła. Gołe ściany i tyle. Czy wyglądają na wykonane z tego samego materiału, co poszycie? Spytał Ham Max. Jeśli tak, to mogą się pod nimi kryć zespoły czujników, albo i uzbrojenie. To zdaje się działać jak jednostronne lustro. I ewentualnie załoga statku siedzi tuż za ścianą i nic tylko słucha i patrzy. Dziękuję za dodanie ducha mruknął Lando. Jednak jeśli to statek Quellich, chyba możemy liczyć tylko na duchy. Za długo krążył w próżni. Cóż, pułkowniku, wygląda na to, że zawędrowałem w ślepą uliczkę. Możliwe, że będziemy musieli wykroić sobie własne wejście. Lando. Przypomnij sobie, o czym rozmawialiśmy wczoraj, powiedział Lobot. Każda prosta droga, każde otwarte drzwi mogą być pułapką. Gdybyś pośrodku którejś z tych ścian zobaczył wielki czerwony przełącznik, radziłbym ci go nie dotykać. Wstęp musi wymagać czegoś więcej niż tylko obserwacja. Konieczna jest pewna wiedza. W tym przypadku idealny zamek to taki, którego ty w życiu nie zauważysz, chociaż każdy kwella od razu wiedziałby, na co patrzy. Zatem może ma to coś wspólnego ze wzorkiem, który widzę na ścianach, stwierdził Lando, wyciągając szyję. To jedyna ich cecha, która kojarzy mi się z jakąkolwiek informacją. Lobocie, Trypio, czemu nie dołączycie do nas? Obejrzycie to sobie i może coś wam przyjdzie do głowy. Weźcie ze sobą osobiste ślizgi. Artur radzi sobie jak ryba w wodzie, ale ja wolałbym się czegoś złapać. Wy pewnie też. Lando westchnął i pomanipulował przy kontrolce klimatyzacji skafandra, chcąc dmuchnąć sobie chłodnym powietrzem w twarz. Pułkowniku, i co tam? Nic, odparł bajjo Max. Nie mamy pomysłów. Brak pomysłów to moja najlepsza strategia, mruknął ponuro Lando. A już myślałem, że zaczęliśmy robić postępy. Tymczasem proszę, znów nas załatwili. Bajdżo roześmiał się. Może gdybyśmy dotknęli właściwego z tych wzorków, zasugerował Lobot. Dotknąłem już ze trzydziestu, zanim przyszliście. Głową, łokciami, tyłkiem, kolanami... Właściwego powiedziałem i we właściwy sposób, a nie przypadkiem. Więc powiedz jeszcze, który jest właściwy, warknął lando. Jasny czy ciemny, szybko czy wolno, od lewej do prawej czy z góry na dół? Nie wiem, przyznał Lobot. Przepraszam. A tamto, nie twoja wina. Teraz przydałby nam się jeden myślący Quella, ale ten towar akurat się skończył. Już wiem, czego zapomniałem zapakować. Lando, co? Widziałeś kiedyś obrazy Donadich, te plamiaste? Co? Dziwną porę wybrałeś sobie na dyskusję o malarstwie? Odpowiedz na moje pytanie, nakazał ostro lobot. Dobra, nie słyszałem. Dlaczego pytasz? Dla człowieka to tylko wielkie płótna pokryte przypadkowymi kolorowymi plamami ale Donadi siadają przed takim obrazem i wpatrują się w niego przez co najmniej dziesięć minut. Jeśli trwa to dość długo i ma się wprawę w tym, co oni nazywają mimopatrzeniem, coś zmienia się w ich mózgach, w ośrodkach postrzegania i nagle zaczynają odbierać te plamy jako trójwymiarowe obrazy. Ja to kiedyś widziałem, wtrącił się Hammax. Najdziwniejszy rodzaj sztuki. Donadi medytują bez końca, a potem wpadają w wielki zachwyt nad czymś, co wydaje się zwykłą halucynacją. Ale to nie jest halucynacja, powiedział lobot. Donadi nie malują w gruncie rzeczy obrazów ilustracyjnych, to raczej stymulanty wyobraźni. Niemalowidło jest istotne, tylko zawarta w nim sugestia. To sztuczka związana z percepcją działa w przypadku tylko tej jednej rasy. — Myślisz, że gdyby zobaczył to Quella, wiedziałby, co to znaczy? Sugeruję jedynie, że oznaczenia zostały przygotowane nie tyle dla oczu Quellich, co dla ich umysłów. Lando zmarszczył czoło i potrząsnął głową. — Nawet jeśli masz rację, nas to nie zbliża do celu. Artur jako jedyny spośród nas może objąć spojrzeniem całe pomieszczenie naraz — Mogę podesłać mu alternatywny wzór danych o sposobach percepcji quellich. Właśnie otrzymałem coś takiego z Instytutu Badań nad Rozumnymi na Barabu. Dysponują najpełniejszą z utworzonych kiedykolwiek bazą danych neurofizjologicznych, ze szczególnym wyróżnieniem funkcji mózgowych. Artur mógłby przetworzyć obraz zgodnie z postrzeganiem quellich, a potem pokazać go nam, zmodyfikowany do naszych standardów odbioru. Dla mnie brzmi to tak, jakby ktoś planował wygranie w sabaka, mając cztery karty. Szczęście to nic innego, jak umiejętność właściwego korzystania z posiadanej wiedzy, powiedział lobot. Sam to kiedyś powiedziałeś. Ja tak powiedziałem? Jasne. Do roboty. Obraz wyświetlony przez Artu ukazywał tylko fragment ściany, ale obejmował całość wzorów, tak jak byłyby postrzegane przez kotę. Poddane kompresji, przetworzeniu i przekładowi nie wymagały dodatkowego wyjaśnienia. Uwagę z miejsca przykuwał jeden punkt, którego znaczenie było jasne. Tutaj, powiedział Lando, w tym narożniku oto twój wielki czerwony guzik. Niczego nie widzę. Odezwał się Tripio. Artu, musiałeś się niechybnie pomylić. — Ty nie masz szans go dostrzec — wyjaśnił Lando. — Nie masz właściwych oczu, ale on tam jest. Calrissian odepchnął się od stelarza napędu i popłynął do kąta. — Generale Calrissian, tutaj Hamaks, proponuję, abyście pierwsze manewry z obiektem zlecili waszemu Artu. — Gdzie się podział pułkownik? Pułkownik Pak Pekat zajmuje się monitorowaniem. Powiedz mu, że wolałbym mieć go na foni, powiedział Lando. W porządku Artu, masz punkt na celowniku? Artu pisnął entuzjastycznie. No to pociągamy za dzwonek. Robot opuścił dotychczasowe miejsce przy stelażu i ruszył przez pomieszczenie, z wyciągniętym manipulatorem zbliżył się do zaokrąglonego narożnika. Kleszcze rozwarły się maksymalnie i w tym położeniu dotknęły ściany. Nic się nie stało. — Naciśnij mocniej, Artu — polecił Lando. Dysze robota syknęły strumykami gazu. Jego srebrzysty korpus zawibrował. — Starczy, Artu — zdecydował Lando. — Zrób mi miejsce. — I co o tym myślisz, generale? — spytał Hammax. Może statek pamięta, że to nie androidy go zbudowały, zasugerował Lando, wyciągając dłoń, by dotknąć tego samego miejsca, co Artu. Znowu bez skutku, chociaż dysze skafandra dały z siebie wszystko. Musieliśmy źle odczytać instrukcje, powiedział Tripio. Artu, mógłbyś odwrócić wszystko do góry nogami? Mały robot odburknął coś wyraźnie obrażonym tonem. Tu się nie da naprawdę solidnie nacisnąć, wściekał się tymczasem Lando. Może ci Quella byli silniejsi od nas, albo lepiej sobie radzili w podobnych warunkach. Jeszcze nie udało się otworzyć żadnych drzwi Quellich siłą, powiedział Lobot. Lando obejrzał się na towarzysza. Jeszcze nie? spytał i chwycił za pierścień łączący prawej rękawicy skafandra. Obrócił go i pociągnął. Co robisz? Zaprotestował Hammax. Materiał skafandra i manipulator robota to prawie to samo, nie sądzisz? Z ostrym szczęknięciem zdarł rękawicę. W pomieszczeniu było upiornie zimno i dłoń niemal od razu boleśnie zlodowała ciała. Lando wetknął rękawicę pod lewą pachę, ustawił się twarzą do narożnika i dotknął ściany. Natychmiast mały jej fragment zwinął się niczym rolka tapety, odsłaniając wnękę o szerokości niemal równej średnicy hełmu i tak głęboką, że Lando nie był pewien, czy zdoła sięgnąć do jej końca. Udało mu się, krzyknął Tripia. Tutaj jest jakiś uchwyt, powiedział Lando, zaglądając do środka. W każdym razie tak to wygląda. Artu, zajrzyj z łaski swojej i pokaż chłopakom, co znaleźliśmy. Generale, radziłbym jak najszybciej nałożyć rękawice, powiedział Hammax, czekając aż Artu przekaże obraz. Uchwyt może być dostrojony do quellańskiej charakterystyki biologicznej. Zaraz się przekonamy, rzucił Lando. Starczy, Artu. Czy ktoś ma ochotę wycofać się na ślicznotkę, nim zastukam do wrót? Liczę do trzech. Raz, dwa, jesteśmy gotowi, Lando powiedział Lobot. No to jazda. Lando wciągnął głęboko powietrze i wsunął nagą dłoń w otwór. Żeby sięgnąć palcami do końca, musiał przycisnąć ramię do obramowania wnęki. Jednak dopiero gdy jej hełm przytulił do ściany, zdołał objąć dźwignię dłonią. Mam, powiedział. I co myślisz, Lobocie? Pchnąć? Pociągnąć? Przekręcić? Unieść? Lobot nie zdążył odpowiedzieć. Na zewnątrz błysnęło coś potężnie, a błękitnie. Rękaw łączący pomieszczenie ze ślicznotką zniknął, i powietrze zaczęło gwałtownie uciekać w próżnię, ściągając wszystko i wszystkich ku włazowi. Lando trzymał się kurczowo dźwigni, tylko wetknięta pod pachę rękawica wypadła jakoś i poszybowała poza zasięg drugiej ręki. Artu i lobota znosiło jednak ku otworowi, ich własne silniczki manewrowe były zbyt słabe, by przeciwstawić się prądowi. Stelarz z wyposażeniem i usadzonym na wierzchu Tripio również przesuwał się, wirując w tamtym kierunku. Rękawica, najlżejsza i najszybciej się poruszająca, pierwsza dotarła do ściany obok wejścia, odbiła się, zakręciła i wyleciała w przestrzeń. Chwilę potem dotarł tam Artu. Lecz zanim to się stało, otwór zniknął. Zupełnie jak ta mała dziura, która otwarła się pod dotknięciem landa, włas rozwinął się ze ścian i zwarł ku środkowi. Artu, tripio, lobot i stelarz uderzyli w litą ścianę i od razu zaczęli przesuwać się przy niej w kierunku rufy. Statek ruszył, krzyknął Lando, czując przygniatające coraz silniej do ściany przyspieszenie. A Max, pułkowniku? Co się dzieje? Nie usłyszał odpowiedzi ani nawet szumów statycznych. Słyszycie mnie na sławnym? Lando, krzyknął lobot. Wszystkie moje połączenia szlak trafił. Mało, że ruszył. On skoczył w nadprzestrzeń. Wszystko stało się tak szybko, że nikomu z patrzących nie udało się od razu połapać w sytuacji. Bez jakiegokolwiek ostrzeżenia cienki, jasny promień odciął ślicznotkę od wagabundy. Drugi nakłuł kadłub jednostki przechwytującej kauri, aż buchnęła ogniem. Gdy tylko pole przechwytujące zniknęło, wagabunda zdumiewająco zgrabnie zmienił kurs i ruszył ze sporym przyspieszeniem. Kapitan Marudera wykrzyczał jeszcze prośbę o pozwolenie na otwarcie ognia, ale dokładnie w tej samej chwili statek Quellich jakby wydłużył się dwukrotnie i zniknął w oślepiającym, jasnym punkcie nieciągłości czasoprzestrzeni. Ślicznotka została w dryfie. Wokół włazu śluzy unosiły się szczątki rękawa. — Mamy namiar? — spytał Pak Pekat. — Tak, sir. Zatem jest coś na początek mruknął pułkownik. Ser, statek skoczył dokładnie w kierunku Światów Środka. Tak Pekat nie dał po sobie poznać, czy wiadomość zrobiła na nim jakiekolwiek wrażenie. Wysłać ludzi, niech odzyskają jacht. Potem niech piorun przyjmie ostatnie ustawienia celu i skacze jego śladem na odległość dziesięciu lat. My skoczymy na dwadzieścia. Maruder na trzydzieści. Następnie każdy zacznie skoki co jeden rok świetlny, aż do granicy. Wagabunda musi gdzieś tam być. Tak, sir, ale jak daleko? Przecież mógł skoczyć od razu nawet do bis. Wzmianka o niegdyśniejszej domenie imperatora jeszcze bardziej zważyła nastroje obecnych na mostku. Miejmy nadzieję, że tego nie zrobił, powiedział pak pekat. Miejmy nadzieję, że nie jest aż tak źle. Rozdział 12. Na długo przed osiągnięciem Lukazek Luke Skywalker nadał anonimowemu przedtem statkowi Akanach nazwę leniwca. Zdawał sobie sprawę z faktu, że długie lata kontaktów z wyrafinowaną techniką militarną i operowania w próżni na specjalnych prawach po prostu go rozpuściły. Jednak owa samoświadomość nie pomagała mu w przystosowaniu się do cywilnych reżimów nawigacyjnych. Nie dość, że Leniwiec poruszał się w rzeczywistej przestrzeni jak mucha w smole, to jeszcze jego motywator hipernapędu odmawiał wchodzenia w nadprzestrzeń w obrębie każdej planetarnej strefy kontroli lotów. Z wychodzeniem było identycznie. Luk nie miał nic przeciwko regulacjom narzuconym przez kontrolę lotów. Ostatecznie to ona zapewniała mniej doświadczonym pilotom na gorszych statkach bezpieczne podejście do zamieszkanych planet i ruchliwych szlaków komunikacyjnych. Jednak nigdy jeszcze nie musiał czołgać się aż cztery dni na pomocniczym napędzie, zanim opuścił kursant. System nawigacyjny leniwca zgodził się włączyć hipernapęd dopiero po wyjściu z systemu planetarnego. I nic, ale to zupełnie nic, nie mógł na to poradzić. Na pokładzie takiego stateczku doświadczenie militarne było bezużyteczne. Co gorsza, tutejszy komputer nie miał nawet funkcji umożliwiającej rekonfigurację systemu wyświetlaczy sterowni. Został specjalnie zaprojektowany, aby uniemożliwić podobne eksperymenty. Wiedziony niecierpliwością, Luke myślał nawet, czy nie odciąć na krótko hipernapędu od zasilania i nie sprawdzić, na ile okaże się podatny na manipulacje. Szybko jednak wyperswadował sobie, że nawet on nie jest dość zdolny, by przeprogramować motywator. Ostatecznie nawet taki rekreacyjny model był o wiele bardziej skomplikowany niż Incom T16, czy własnoręcznie modernizowane śmigacze, którymi latał niegdyś na Tatooine. Nie, kiedy rzecz dotyczy nadprzestrzeni, byle drobiazg, maleńki błąd może doprowadzić do tragedii. Każdy, kto latał dość długo, słyszał różne budzące grozę opowieści. To uczyło szacunku. Pośród wszystkich zagrożeń, związanych z podróżami na dalekie dystanse, najbardziej przerażająca wydawała się zmora wszystkich pilotów: skok jednostronny, bez możliwości wyjścia z nadprzestrzeni. Nawet Han i Chewie zostawiali wyważenie motywatora specjalistom i im jednym nigdy nie skąpili kredytów. I w ten sposób Luke został uwięziony z Akanach na jednym małym pokładzie na całe 11 dni. A zupełnie nie był na to przygotowany. Po miesiącach izolacji tak bliski kontakt z kimkolwiek musiał dokuczać. Luke zastanawiał się, jakby to zniosł, gdyby Akanach nie okazała się tak ugodowa. Nigdy nie narzucała mu się z konwersacją, ani w sprawach istotnych, ani błahy. Nie czuł się obserwowany i nie odnosił wrażenia, że dziewczyna czeka, aż on coś zrobi. Nieproszona nie naruszała też jedynego możliwego do zachowania w danych warunkach rodzaju prywatności prywatności myśli i odczuć. Nie próbowała naruszać jego sfery bez pozwolenia, a własne myśli i emocje ukrywała tak sprawnie, że ktoś z boku uznałby ich raczej za starych przyjaciół, niż obcych sobie ludzi. Zgodnie z jej sugestią przyjęli rozkład wacht wyznaczający każdemu inne godziny snu, z pewną przerwą, dzięki czemu nikt nie musiał zajmować jeszcze ciepłej koi. Dziewczyna wydawała się czuć pewniej, gdy ktoś czuwał podczas jej snu i nie narzekała, że ogranicza to czas spędzany razem do paru godzin dwa razy na dobę. Luke pomyślał, że Akanach zapewne przywykła do samotności, opanowała bowiem sztukę zagospodarowania czasu. Dużo czytała ze starego, podniszczonego minikomputera, rozmyślała w fotelu pilota i z uwagą studiowała wszelkie instrukcje dotyczące konserwacji pilotażu i obsługi systemu w statku. Niekiedy szukała prywatności i dla siebie. Trenowała w ciszy umiejętności Falanassich, Skryta za zasłoną przedziału sypialnianego, czasem ćwiczyła rozebrana aż do przylegającej do ciała monoskóry. Robiła to zwykle wtedy, gdy Luk zakopywał się w śpiworze, jednak kiedy któregoś dnia przypadkiem odkrył oba jej zajęcia, uprzejmie udała, że go nie widzi, i nie wymagała żadnych przeprosin, po których musiałyby nastąpić jej tłumaczenia itd. Jadali razem dwa razy dziennie zaglądając do maleńkiego kambuza, wypełnionego pamiętającymi jeszcze czasy imperialne racjami żywnościowymi, co wyraźnie świadczyło o rozpaczliwie skromnym budżecie dziewczyny. Jednak nawet podczas jedzenia nie prowadzili konkretniejszych rozmów. Zmieniło się to trochę dopiero pod koniec podróży, kiedy w iluminatorach pojawił się lukazek i powód podjęcia tak długiej podróży zaczął nieuchronnie zaprzątać ich myśli. Jeszcze szesnaście godzin, powiedział Luk, rozdzierając torebkę z noriackim brązowym chlebem. Nie cierpię czekania. Najchętniej wlazłbym z powrotem do koi i przespał wszystko do chwili, gdy autopilot pyta, czy ma wejść na orbitę, czy od razu lądować. Ja czułabym się podobnie, gdyby to był naprawdę koniec naszej podróży, a nie zaledwie koniec początku, stwierdziła Akanach i upiła łyk soku. Pawej. Myślisz, że falanassi rzeczywiście mogli wrócić tu po wojnie? Nie, Widzisz, imperium z zawiścią patrzyło na nasze umiejętności, ale i obawiało się nas. Nie spadli na nasze domy z ogniem i zniszczeniem, jak zrobili to na bardzo wielu planetach, których mieszkańców potem zniewolili. Owszem, widziałem takie światy. A skąd w ogóle wiedzieli o waszym istnieniu. Myślałem, że byliście tajną sektą. A może tylko ja w całej galaktyce nigdy nie słyszałem o falanasich? Masz rację, tkwi w tym pewna sprzeczność, powiedziała Akanach. A wyjaśnienie jest proste, chociaż nieco kłopotliwe. Nie byliśmy jednomyślni w kwestii nadchodzącej wojny i tego, co powinniśmy uznać za nasz moralny obowiązek. Jedna z nas poszła do imperialnego gubernatora i ujawniła swoją tożsamość. Zostaliście zdradzeni. Nie, to zbyt mocne słowo. Chociaż nigdy nie powtarzamy imienia tej jednej, przyznajemy, że i jej przyświecały pewne ideały. Wierzyła, że sprzymierzając się z imperium, zdołamy, niczym woda gasi ogień, zażegnać wybuch pożogi, wyjaśniła Akanach i jej spojrzenie posmutniało. Ale myliła się, było już za późno. Ogień wymknął się spod kontroli. Cóż, nie pojmuję, czemu uważasz to za kłopotliwe. Całkowita jednomyślność jest możliwa wyłącznie w społeczności skupionej wokół jednego umysłu. I nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by się chociaż raz w czymś głęboko nie pomylił. Wielkoduszny jesteś, ale nasz krąg nie mógł sobie pozwolić na podobną wielkoduszność. Oczywiście, mruknął Luk, to nie ja zostałem zdradzony. Dziewczyna przytaknęła. Imperium wysłało do Vialu, która nam wówczas przewodziła, posłańca, generała Tagga. Dał nam do zrozumienia, jakie to ważne, abyśmy okazali lojalność wobec Imperium i że tylko w ten sposób możemy uniknąć losu Jedi. Wiedzieliśmy, co to znaczy. Jedi ścigano wtedy wszędzie jako zdrajców i czarowników. Nikt nie ośmielał się przyznawać do przyjaźni z nimi, pomagać im. Wybacz, nie chciałbym wyjść na podejrzliwego, ale skąd to wszystko wiesz? Mówiłaś przecież, że byłaś wtedy dzieckiem i przebywałaś poza waszą planetą. Nie, kiedy generał Tagge przybył na Lukazek, jeszcze tam byłam. Moja matka i Sela znalazła się w grupie kobiet, które spotkały się potem z Wialu. Naradzały się, co robić. A w naszej społeczności nie izolowano dzieci od spraw dorosłych jak w wielu innych światach. Isela powiedziała mi o propozycji imperium i o wysokiej cenie, którą musiałybyśmy zapłacić za jej odrzucenie. Teraz już niczego nie rozumiem, stwierdził Luk, próbując sobie przypomnieć, w jakim kontekście słyszał poprzednio o generale Taggu. Jak to się stało, że zostałaś oddzielona od pozostałych? Domyślam się, że falanassi woleli opuścić planetę, niż otwarcie odmówić lub wyrazić zgodę. To stało się dopiero miesiąc później, wyjaśniła Akanach. Vialu odmówiła generałowi Tagowi. Powiedziała, że Falanasi są lojalni jedynie wobec jasności i że nie pozwolą wykorzystywać się wedle woli generałów, królów czy imperatorów. Tagę. Już sobie przypominam, był na pierwszej gwieździe śmierci, gdy Leja trafiła tam jako więzień. Umilkł na chwilę. Zapewne zginął, gdy wpakowałem im torpedę. Luk sam nie wiedział, co go opętało, by uczynić to wyznanie, ale jej reakcja sprawiła, że poczuł się jak głupiec. Dziewczyna zamarła i poczuł, że chociaż nie wykonała żadnego ruchu, to jednak odsunęła się od niego na spory dystans. Oczekujesz, że wyrażę swoje uznanie? Z czasem pojmiesz, że falanasi nie cenią bohaterów za samo mordowanie nawet mordowanie naszych dręczycieli. Przepraszam, mruknął Luke, zdumiony swoimi własnymi słowami. Wszystko nagle wywróciło się do góry nogami. Dziwne, ale nagle zaczął zupełnie inaczej myśleć o wyczynie, którym przez długie lata szczycił się jak niczym innym. Pożałował śmierci wroga, który był oprawcą jego własnej siostry. Tamta chwila przesądziła o jego losie, o losie całej galaktyki. Aż do dzisiaj nie próbował nawet kwestionować słuszności owego postępku. Akanach przytaknęła i twarz jej złagodniała. Nie będę więcej o tym rozmawiać. Luk też chętnie porzucił fatalny temat i niepokojące myśli, które zeń wynikły. Jak wyglądała reakcja imperatora na słowa Wialu? Spytał. Czy to wtedy opuściłaś Lukazek? Nie. Jeszcze później. Najpierw tagge próbował zmusić nas do posłuchu, niszcząc nasze dobre stosunki z sąsiadami. Lukazek był wówczas światem otwartym dla imigrantów i tolerancyjnym. Tak w każdym razie myślałyśmy. Zakupy robiłyśmy zawsze w pobliskich wioskach, stamtąd wynajmowałyśmy robotników. Tagge umieścił w tych wioskach swoich agentów, kazał im zabijać zwierzęta, podkładać ogień, zatruwać ujęcia wody. Robili różne dziwne rzeczy. A winą obarczał falanasich domyślił się Luke. Tak. Agenci szerzyli nieprzychylne nam plotki, aż nawet przyjaciele zaczęli się nas bać. Robotnicy przestali przychodzić, a trzy z kręgu zostały zaatakowane, gdy poszły do Jisasu kupować żywność i sprzedawać leki. Wtedy matka mnie odesłała. Nie po to bym mnie chronić, bo z tym i ona i inni łatwo by sobie poradzili. Nie chciała jednak bym zaznawała nienawiści, która zaczęła nas zewsząd otaczać. Byłam jedną z pięciu odesłanych do przyjaciół na Pejk, do szkół na Teir i Karratosie. Ile was trafiło na Karratos? Tylko ja, powiedziała Akanach i uśmiechnęła się smutno, a oczy zaszły jej łzami. Miały ściągnąć nas, gdy na Lukazek znów zapanuje spokój, albo wziąć ze sobą, gdyby musiały szukać nowego domu. Ale do tego nie doszło. Właśnie. Nigdy więcej nie spotkałam żadnej skręgu, potrząsnęła głową. I nie wiem dlaczego. Nadal nie wiesz, co się stało? Dowiedziałam się jedynie, że opuściły Lukazek. Martwa wioska popadła w ruinę. Nie udało mi się odnaleźć nawet innych dzieci, tych Steyr i Peig. Sądzę, że krąg je zabrał i tylko mnie pozostawiono. Próbowała przedstawić to beznamiętnie, ale rana była wyraźnie wciąż zbyt bolesna. – A może jesteś jedyną, której imperator nie zdołał odszukać? Nie myślałaś o tym w ten sposób? – Próbowałam w ogóle o tym nie myśleć, powiedziała Akanach, patrząc mimo luka na bladobrunatny dysk Lukazek. Wolałaby raczej zostać tą pominiętą, niż jedyną ocaloną. Region Lukazeku, który Akanach zwała północnym płaskowyżem, nie posiadał prawdziwego portu kosmicznego. Kontrola kazała Lukowi posadzić leniwca na małym, cichym lądowisku, opisanym jedynie za pomocą danych długości i szerokości geograficznej. Tam spotkali trzech mężczyzn w brunatnych ubraniach o tak jednolitym kroju, że mogłyby uchodzić za mundury. Przedstawili się jako zarządca lądowiska okręgowy cenzor i miejscowy sędzia. Cenzor miał ze sobą mały magnetofon, na który nagrywał zarówno swoje pytania, jak i ich, powtarzane za każdym razem do mikrofonu, odpowiedzi. Miejsce startu? Kurusand powiedział Luke. Miejsce zarejestrowania waszego statku Karratos wyjaśniła Akanach. Czy potwierdzacie, że oboje jesteście obywatelami Nowej Republiki? Tak odparł Luke. Cel wizyty naukowy. Powiedziała Akanach. Badania archeologiczne. Na wykopaliska trzeba uzyskać zgodę komisarza do spraw historii, ostrzegł ich sędzia. Wszystkie pozyskane artefakty należy przedstawić w urzędzie komisarza, gdzie zostaną obłożone stosownym podatkiem. Unikanie opodatkowania antyków jest zbrodnią stanu, karaną przez. Luk uczynił drobny ruch, jakby kroił palcami powietrze. Znamy przepisy, panie sędzio. Co? – Tak, yy, oczywiście – powiedział sędzia i umilkł. Luk odwrócił się do najniższego strójki. – Panie zarządco, czy znajdzie pan miejsce w hangarze dla mojego statku? Nie chciałbym, żeby jakiś ciekawski dzieciak zrobił sobie krzywdę. – Obawiam się, że nie ma. Gotów jestem zapłacić. W granicach rozsądku, oczywiście. – Jak długo zamierza pan pozostać na Lukazek? Nie potrafię powiedzieć, czy to istotne? Nie, nie. Zdaje się, że zostało jeszcze trochę miejsca w hangarze KA, najnowszym i najbezpieczniejszym. Schowam tam, pański statek. Chyba jeszcze nie widzieliśmy tu niczego podobnego. Dziękuję, powiedział Luki i przeniósł wzrok na osobę cenzora. Czy jeszcze coś? Muszę oczywiście zobaczyć wasze karty identyfikacyjne, stwierdził cenzor, dumnie wypinając pierś. Przecież już je panu pokazaliśmy, powiedział Luke, wbijając oczy w urzędnika. Oczywiście, odpowiedział tamten i jakby przygasł. Cel dalszej podróży? Dzisasu, rzuciła Akanach. Tak, oczywiście. Będziecie musieli wynająć wózek. Idźcie przez wschodnią, most na Koronnej został zamknięty po ostatnim deszczu, a brodem rzeki się nie pokona, bo za dużo pływa w niej śmieci. Luk przytaknął. Miło z pana strony, powiedział, uśmiechając się ujmująco. Wspomnę o pańskiej chęci udzielenia pomocy w raporcie. Wziął torby obojga i zarzucił sobie na ramię. Chodź, Lady Anno, może uda się nam dostać na miejsce przed zmrokiem. Lady Anna? Powtórzyła Akana, gdy już siedzieli w małym dwumiejscowym pojeździe na wielkich kołach wehikule używanym na lukazek. Podoba mi się. A jak mam ciebie nazywać Dukeem Sky? Wolałbym, żeby moje imię w ogóle nie padało, wyjaśnił Luk. Niech każdy, kogo spotkamy, zapamięta raczej ciebie, a ze mnie najwyżej niewyraźny zarys twarzy. To też mi się podoba, powiedziała z uśmiechem. W pobliżu lądowiska zauważyli kilka konstrukcji, które mogły być domami. Jednak wschodnia szybko wywiodła ich w okolice bezludne i pofałdowane wzgórzami. Poznajesz coś? Znałaś tę część okręgu? Do pewnego stopnia poznaję. Drogę zwaną koronną znałam lepiej. Była krótsza, gdy jechało się z Disasu do Dużego Wzgórza. Ale lądowiska nie pamiętam. Musieli je zbudować później. Luke spojrzał na nią zdziwiony. Zbudować? Tak. Kiedy wyjeżdżałam, było tu puste pole, gdzie na mocy powszechnej zgody niczego nie budowano i nie stawiano ogrodzeń, tylko kilka markerów wkopanych w grunt jako znaki orientacyjne dla pilotów. Nie ustawiono hangarów, ponieważ nie byłoby w nich czego trzymać. Albo i odwrotnie, mruknął Luke. Dobrze, że nie musieliśmy szukać najbliższego wielkiego portu. Mielibyśmy spacer na co najmniej 500 kilometrów. Tak, wierzę. To długa droga. Wtedy też, pamiętam, mocno mi się dłużyła. Patrz, tam jest rzeka, można poznać po drzewach na brzegu. Widzisz tam dalej, gdzie jest więcej wzgórz? To Hastings. Dym płynie z kominów. Za Hastings wszędzie są wioski, to znaczy wszędzie, gdzie jest dostęp do wody. Jak wrażenia po spotkaniu z komitetem powitalnym? Mocno mieszane. Kiedyś nikt od nikogo nie żądał żadnych dokumentów. Nikt ich zresztą nie nosił. Ludzie nie byli tak podejrzliwi. To byli urzędnicy przypomniał Luk. Od urzędników też nie oczekiwano podejrzliwości. Cóż, może przeszli okupacje. Nawet najprzyjaźniejsze zwierzę, jeśli się je dość często bije. Uwaga, trzymaj się! Wózek szarpnął i zarył się gwałtownie przed nimi kołami w głębokiej koleinie. Luk i Akanach omal nie wylecieli przy tym z siedzeń. Dziewczyna chwyciła za burtę pojazdu i opadła na swoje miejsce, Luk zaś trzymał się kolumny kierowniczej i zapierał nogami w podłogę. Przez dłuższą chwilę silniczki napędzające tylne koła wyły żałośnie, ale udało się wymanewrować pojazd z kolejny. Wózek potoczył się dalej. — A, i jeszcze jedno — powiedziała Akanach. — Drogi są teraz znacznie lepsze. — Żartujesz? — Naprawdę. Kiedyś przez całą drogę do Gisasu musieliśmy trzymać się i to mocno, obiema rękami. Uśmiechnęła się do wspomnień. Dzieciaki miały z tego wiele uciechy. Stawaliśmy na skrzyni ładunkowej, łapaliśmy się oparć siedzeń, albo i nie, i staraliśmy się utrzymać na nogach lub w ogóle nie wypaść. Mnie zdarzało się jedno i drugie, powiedziała w chwili, gdy najechali akurat na kamień i porządnie nimi zatrzęsło. Ale to było dawno. Pora chyba na małą lewitację. To pytanie czy propozycja? Dwa w jednym. Nagle na szczycie wzniesienia przed nimi pojawił się inny wózek jadący z naprzeciwka. Może za chwilę. Na razie pozostańmy kołami na ziemi powiedział Luke. Chyba trochę za późno, żeby zacząć udawać małą trąbę powietrzną. Akanach przytaknęła i uniosła połączone dłonie, pozdrawiając starego, żelastego farmera i młodą kobietę o gładkiej twarzy, jadących tamtym wózkiem. — Wciąż mam wrażenie, że ukrywanie naszej tożsamości okaże się błędem — powiedziała. — Możliwe, że będziemy musieli porozmawiać z sąsiadami, żeby się czegoś dowiedzieć. Urwała, gdy wózek z naprzeciwka zaczął ich mijać. Tamci nie odpowiedzieli na pozdrowienie, tylko obrzucili nieznajomych szybkim, jakby obojętnym spojrzeniem znaczy, o ile ktokolwiek zechce z nami rozmawiać. Skręt do Jaltry przegapili z tej prostej przyczyny, że już go nie było. Zniknął targ, który zwykle mieścił się na skrzyżowaniu koronnej ze szlakiem do Jaltry. Jego niegdyśiejszą obecność zdradzał tylko kikut słupa wyznaczającego środek targowiska. W charakterze drogi do wioski Falanassich nie występowało praktycznie nic, nawet wedle tutejszych tolerancyjnych dla budownictwa drogowego standardów. Dla Luka oznaczało to obecnie trzy kolejny, z których usunięto tylko największe kamienie. Po bliższym badaniu terenu odkryli jednak stare ślady drogi. O dziwo, Wyglądało na to, że ktoś rozmyślnie zarzucił dawny szlak głazami, szczególnie w miejscu, gdzie odchodził on od głównej drogi. Jesteś pewna, że to tutaj? Tak, całkiem pewna. Mam złe przeczucia stwierdził Luk, kręcąc głową. I ja też, Luk powiedziała z lękiem dziewczyna, szukając jego dłoni i ja też. W dniach swojej świetności jaltra liczyła ponad 30 domów, zbudowanych z wielką prostotą lokalnego stylu architektonicznego. Okrągły gmach centralny miał dwa piętra wysokości i wielkie, otwarte, wyłożone abstrakcyjną mozaiką łukowe przejścia, które dzieliły dolne poziomy na połowę. Na dachu zieleniały ogrody, wodę dostarczano tam dzięki pompie zasilanej z baterii słonecznej. Dawało to soczystą trawę i kwiaty. Z góry roztaczał się również dobry widok na okalające osadę wzgórza. Zioła lecznicze i rośliny uprawne rosły niegdyś pod trzema półprzezroczystymi kopułami umieszczonymi pomiędzy niewielkimi warsztatami. Pierścieniowate budynki mieszkalne rozlokowane w najbliższej okolicy otaczało po pół tuzina domków sypialnych o pół spadzistych dachach. Jaltra miała aż dwie studnie i jedno ocembrowane źródło oraz długą ścieżkę medytacyjną z tuzinem samotni na stokach wzgórz. Jedno z północnych zboczy przekształcano w amfiteatr dość wielki, by mógł pomieścić całą lokalną społeczność. Przystosowany został przy tym zarówno do odgrywania przedstawień, jak i rozpalania uroczystego ognia. Żaden z tych obiektów nie przetrwał w całości. I przybysze bardzo szybko zrozumieli, że zniszczenia nie mogły być dziełem wyłącznie wiatru czy deszczu. Krąg domów zmienił się w rumowisko pozbawione nawet kikutów ścian nośnych. Kopuły zostały rozsadzone eksplozjami od środka, i wszędzie wokoło poniewierały się okruchy ich kryształopodobnych osłon, co krok chrzęściły pod stopami wędrujących po ruinach. Amfiteatr został pogrzebany pod zwałami ziemi, która zsunęła się z górnych partii zbocza. Zniszczono ocembrowanie źródła, które stało się jedynie suchym zagłębieniem. Wielką studnię zasypano, teraz na jej miejscu piętrzył się stos tynku i mozaik zdartych z centralnego budynku. Mniejszą zatruto, zapewne wszelkimi możliwymi do znalezienia w wiosce chemikaliami, jako że tuż obok piętrzył się stos pustych i pokrytych kurzem pojemników, butli i kanistrów. Kilka domów mieszkalnych zachowało się prawie w całości, jednak i tam widać było efekty dzieła zniszczenia. Zerwano mozaiki z frontowych ścian, na których wymalowano niezgrabnie ogniem blastera symbol – Dwie linie przekreślające koło. Akanach stanęła przy jednym z nich i zagryzła w milczeniu dolną wargę. Smutek i udręka emanowały z niej z taką mocą, że Luk poczuł się zmuszony do częściowego osłonienia własnej psyche. To był nasz dom, powiedziała w końcu Akanach. Mieszkałam tu z Iselą. Obok mieszkały Toma, G i Norika. Nori była moją najlepszą przyjaciółką. Dziewczyna zamknęła oczy i opuściła na chwilę głowę, jakby próbowała się uspokoić. Potem schyliła się i przeszła pod łukiem wejścia do wnętrza budynku. Po drodze musiała nastąpić na leżące na podłodze drzwi. Chociaż nie miały zamka i tak zostały wyrwane z framugi. Widać było stopione blasterem zawiasy. Luk poczekał na zewnątrz. Nie chciał przeszkadzać Akanach w spotkaniu ze wspomnieniami. Wróciła po kilku minutach, jakby wyższa i silniejsza. Nie było ich tutaj, gdy do tego doszło, powiedziała. Może ujęto je wcześniej, może uciekły, ale na pewno nikt tutaj nie zginął. Skąd to wiesz? Czuję. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale jestem pewna, że gdyby któraś z nas tu zginęła, jakoś bym to odebrała. Zaś to tutaj to był pusty gest. W ogóle nie dosięgnął nurtu. Mam podobne wrażenie, powiedział Luke. I jestem skłonny sądzić, że raczej uciekły, a całe to spustoszenie przypomina mi raczej efekt rozładowania frustracji. Pohańbili twój dom, bo tylko to im zostało. Ponadto nie posłużyli się niczym większym od blasterów, broni osobistej, żadnego cięższego sprzętu wojskowego. To nie była robota imperium. Nasi przyjaciele ze wzgórza i Jisasu — powiedziała z wysiłkiem Akanach. Zostali oszukani, stwierdził Luk. Nikt z nas nie jest uodporniony na strach. Proszę, nie próbuj gasić mojej złości na tych ludzi. Nie ślubowałyśmy chłodu emocjonalnego. To był mój dom. Mam prawo do gniewu. Oczywiście, zgodził się luk. A Kanach, który z tych domów należał do mojej matki? A Kanach zamknęła na chwilę oczy, sięgając w głąb pamięci. A Achret stwierdziła, otwierając oczy i wskazując na drugą stronę dziedzińca. Numer czwarty uśmiechnęła się blado. Rozumiem. Idź, już mi lepiej. Luk kiwnął głową i ruszył przez otwartą przestrzeń ku domostwu u stóp najwyższego z okalających wioskę pagórków. Nie pokonał jednak nawet połowy drogi, gdy zmroził go krzyk. Odwrócił się, aż zawirowała peleryna. W tej samej chwili poczuł gorąco przelatującego tuż obok ładunku z blastera. Odtoczył się błyskawicznie, kończąc przewrót skokiem, który odsunął go o całe pięć metrów od poprzedniego miejsca. Natychmiast też w jego prawej dłoni znalazła się broń i zaczął szukać wzrokiem napastnika. Dwóch stało obok Akanach, klęczącej z ręką uniesioną, jakby osłaniała się od ciosu. Akanach! krzyknął i ruszył na nieprzyjaciół. Kolejny strzał był celny, ale Luk odbił pocisk mieczem prosto w niebo. W następnej chwili sięgnął do mocy i skoncentrował się na broni tamtego, by zniszczyć ją samą myślą. Na wszelki wypadek wyrwał jeszcze unieszkodliwiony blaster z dłoni napastnika i odrzucił go jak najdalej. Słysząc, jak woła jej imię, Akanach uniosła dłoń. Nie, Luk, nie, zawołała ale on skupił się już na drugim mężczyźnie, który dopiero teraz sięgał po broń i mierzył wyraźnie w dziewczynę. Zostań gdzie jesteś, krzyknął do Luka. Nie wyglądał na przestraszonego. Luk odpowiedział uderzeniem myśli, które wyrwało tamtemu blaster z dłoni i rozbiło go o ścianę pobliskiego budynku. Broń eksplodowała deszczem iskier i rozpadła się na części i już stał przy nich z mieczem uniesionym do ataku, a nie obrony. Pierwszy z rozbrojonych uaktywnił tarczę osobistą, która zahamowała cios luka, jednak sam impet wystarczyłby powalić przeciwnika na kolana. Następny cios, w który Luke włożył całą siłę woli mistrza Jedi, przeszedł przez tarczę. Miecz wniknął głęboko w pierś napastnika. Ten westchnął, buchnęła krew i ciało mężczyzny padło na ziemię. Luk odwrócił się szybko, odnajdując drugiego przeciwnika skradającego się znowu ku Akanach. Próbował ją złapać, może aby wykorzystać dziewczynę jako tarczę. Luk natychmiast cisnął mieczem, który wirując w locie odciął tantemu lewą rękę tuż nad łokciem. Mężczyzna krzyknął i upadł, a Luk pochwycił miecz. Kim jesteś? spytał stając nad powalonym napastnikiem, który krwawił obficie skikuta ramienia. Dowodzący paffen melduje. Skywalker, powiedział tamten. Zamknął oczy i zadygotał. Chwilę później znów uchylił powieki. Skywalker tu jest. Samym czubkiem miecza Luke uszkodził przypięty do pasa mężczyzny komunikator. Kim jesteś? Spytał ponownie, skąd się tu wzięliście? To nie w porządku, czekać tak długo, powiedział ranny i jęknął. Sądziliśmy, że wiedźma będzie sama. Dlaczego czekaliście? Co chcieliście zrobić? Mężczyzna skrzywił się. Podobno z trucizną to nie boli, wyszeptał i zmarł. Wciąż wpatrzony w niebo. Luk przyklęknął obok Akanach z wyrazem niepokoju na twarzy. Dziewczyna nadal siedziała skulona na ziemi i cała się trzęsła. Akanach, nic ci nie jest? Spytał, dotykając jej ramienia. Ona wywinęła się i błyskawicznie odwróciła od Luka. Przepraszam, ale jakoś nie pomyślałem powiedział, pochylając się, by widzieć jej twarz. Powinienem oczekiwać czegoś podobnego, ale już po wszystkim, już cię nie skrzywdzą. Wciąż drżąca Akanach znów się do niego odwróciła. Oni nie mieli nawet szansy, żeby mnie skrzywdzić. O czym ty mówisz? Krzyknęłaś, padłaś na kolana. Nic mi nie było i nic mi nie groziło, nie było żadnego powodu, żebyś tak postąpił. Jak postąpił? Dziewczyna wreszcie wstała i niepewnie odeszła kilka kroków od Luka. Ręce przyciskała mocno do tułowia. Ruszył za nią. Zwolna zaczynał rozumieć, że wstrząs był skutkiem nie pierwszej, ale drugiej napaści jego własnych działań. Ci martwi już mężczyźni tak jej nie przerazili. Myślałem, że masz kłopoty, powiedział. I nie mogłeś zażegnać ich bez zabijania? Spytała, stając z nim twarzą w twarz. Zaskoczyli mnie, ale to wszystko. Luk przeszukał myślą resztę ruin i wzgórza. Później o tym porozmawiamy, stwierdził. To byli agenci imperialni. Nie wiadomo jak blisko są ich przyjaciele. Musimy się stąd wynosić. Wracajmy zaraz na pokład. Nie, jeszcze nie. A Kanach, niezależnie od tego, co ci się wydaje, nas też można dosięgnąć, zranić. Czy dziecko rani rzekę, wrzucając do niej kamyk? Nie ma czasu na podobne rozważania, powiedział niecierpliwie Luk. Leniwiec to może niewiele, ale wolałbym go nie tracić. Jakoś nie pragnę osiąść na tej planecie. Ponadto wolałbym wycofać się stąd spokojnie, bez sfory imperialnych na karku. Gdzie powinniśmy lecieć? spytała Akanach. Nieważne. Byle daleko od Lukazek i to jak najszybciej. nas ich tu nie znajdziemy. Stan wioski wskazuje jednoznacznie, że twoi uciekli przed Imperium i przed miejscowym tłumem. Imperium nie wie, gdzie są obecnie, a my wcale nie chcemy, żeby się dowiedziało. Pora się zbierać. Akanach pokręciła powoli głową. Najpierw muszę ci coś pokazać, powiedziała. Chodź. Skinęła na niego i przeszła pod łukiem wejścia swojego niegdysiejszego domu. Do ogólnej sali światło wlewało się przez okno i dziurawy dach, ale wnętrza domków sypialnianych trwały w chłodnym cieniu. — Tu mieszkała moja matka — powiedziała Akanach. — Tam, widzisz? — pokazała szerokim gestem na tylną ścianę. — Co? — Posłuchaj to jak woda sącząca się przez piasek opuść wszystkie osłony luk spróbował skoncentrować się na widoku ściany ale zbyt był zdezorientowany co tam jest zapisano coś na tej ścianie mam to zobaczyć czy usłyszeć tak odparła odpowiadając na wszystkie pytania jednocześnie bardzo to pomocne mruknął ironicznie luk Zostaw moc, powiedziała dziewczyna. W tym ci nie pomoże nauczyłeś się dostrzegać cienie. Raz spróbuj zobaczyć światło. Luk wciągnął głęboko powietrze i spróbował się skupić, otworzyć się na wszystkie aspekty istnienia owej ściany, materialnego obiektu poruszającego się w czasie. Usiłował dojrzeć wszystkie jej cechy we wszystkich możliwych wymiarach. Kolor, konsystencję, masę i temperaturę, sposób ulegania sile ciążenia, lekki pobłysk promieniotwórczości, zdolność przeciwstawiania się prądom powietrza, nieprzejrzystość dla światła widzialnego, wydzielane w atmosferę zapachy i setki innych jeszcze cech związanych z jej jestestwem. Pozwól sobie pomóc, powiedziała Akanach biorąc go za rękę. Postrzegasz ścianę? Tak. Nie zwracaj na to uwagi. Przestań postrzegać jej substancję, wyrzuć ją ze swoich myśli, spójrz do wewnątrz, otwórz się, a ja poprowadzę twoje oczy. I wtedy zobaczył. To nie było zapisane na ścianie, ale w jej wnętrzu. Delikatny, świetlisty zarys symboli, zaznaczonych nie śladem materialnym, ale za pomocą rysujących się wewnątrz materii zawirowań. O co chodzi? Spytał, jakby dziewczyna mogła nie tylko prowadzić jego spojrzenie, ale także widzieć jego oczami. Uśmiechnęła się i ścisnęła mu silniej dłoń. Dom zawsze jest tak oznaczany. To znak złożonej nam obietnicy. Potrafisz to odczytać? Co tu napisano? Wiem już, gdzie powinniśmy się udać, powiedziała Akanach i puściła jego dłoń. Nadal to widzisz sam, bez mojej pomocy? Świetliste symbole zniknęły, gdy tylko kontakt się zerwał. Nie, całkiem przepadło. Pamiętam kształty, ale już ich nie widzę. Dziewczyna kiwnęła głową. Mniejsza z tym. Jeśli widzisz nurt z moją pomocą, potrafię nauczyć cię dostrzegać go samodzielnie. To dziecinnie łatwe. Czy są jeszcze inne ślady? W pozostałych domkach, albo na zewnątrz? Nie, tylko tutaj. Ten znak był dla mnie. Ci, którzy nas zaatakowali, ruszyli dopiero wtedy, gdy wyszłaś z domu, powiedział Luke, pojmując nagle sens wydarzeń. Wiedzieli, że coś się tu kryje, dlatego imperium zasadziło agentów. Czekali, aż pojawi się ktoś zdolny odczytać wiadomość. Ale czy imperium ryzykowałoby wysłanie statku aż tak daleko w głąb terytorium nowej republiki? Zależy, jak bardzo zależy tam komuś na falancych, stwierdził Luk. Sądzę, że nie powinniśmy siedzieć tu zbyt długo. A Kanach zmarszczyła brwi. Zgoda, i nie możemy pozwolić, żeby nas śledzili. Oczywiście. Zdołasz jakoś zamaskować nasz odwrót bez trudu, ale to nie wszystko. Powinnaś zniszczyć samą wiadomość. Nawet nie patrząc na dziewczynę luk wyczuł w niej wahanie, wręcz opór. To jedyny pewny sposób, aby rozbroić tę pułapkę, dodał. Możesz to zrobić, czy to w ogóle jest wykonalne? Napis otwiera maleńką szczelinę pomiędzy realnym a nierealnym, wyjaśniła Akanach kiwając w zadumie głową. Łatwiej ją zamknąć niż stworzyć, zawahała się, po czym westchnęła. Poczekaj tu na mnie. Nie czekał zbyt długo. Zrobione, powiedziała wychodząc i ujmując Luka za ramię. Ale dla wszelkiej pewności, że nikt tego nie odtworzy, proszę, zniszcz jeszcze ten budynek. Jesteś pewna, że tak trzeba? Proszę. I tak nigdy już tu nie wrócę. Zburz go. Nie ruszając się z miejsca, Luke oderwał jeden z narożników, potem pchnął drugą ścianę. Pojawiła się siatka coraz szerszych pęknięć, aż w końcu kamienne mury runęły do środka, a na nie zwalił się dar. Powietrze wzbił się tuman żółtego kurzu. Teraz lepiej się pospieszmy, powiedział Luk. Jeszcze jedno, zatrzymała go Akanach. Powinieneś wejść także do domu twojej matki. Luk ze smutkiem pokręcił głową. Nie ma czasu. Owszem, jest. Ukryje nas. Możesz tam spokojnie posiedzieć. Akanach kilka minut nas nie zbawi. Wyjaśniła. Najbliżsi przyjaciele tych, których zabiłeś, są albo tuż, tuż, albo bardzo daleko. A te parę chwil może mieć dla ciebie wielkie znaczenie. Idź. Luk usiadł pośrodku niegdysiejszej podłogi zrujnowanego domku i wyszeptał imię matki. Zupełnie jakby chciał spytać nadkruszone kamienie, czy jeszcze ją pamiętają. Nashira. Dźwięk popłynął w ciemne kąty i zamarł. Nashira, zawołał głośniej, ale echo uciekło przez szczeliny i pęknięcia ścian. Odgarnął śmieci i przycisnął dłonie do podłogi. Wciągnął głęboko pełne kurzu powietrze. Czując jego smak na języku, zapamiętale szukał śladu czegoś, co mogło być związane z ostatnią zamieszkującą to miejsce osobą matko powiedział i nagle poczucie rzeczywistości jakby zanikło oto znalazł punkt zaczepienia nawet po tylu latach wiedział że ona naprawdę kiedyś tu była nie uważał już za istotne że nie potrafił odszukać śladów jej dotyku na otaczającej go materii sama wiedza wystarczała gdzie wcześniej były domysły, teraz pojawiły się jasne wyobrażenia, dla których przepaść czasu nie stanowiła przeszkody. Sypiała tutaj, śmiała się, szukała samotności i wytchnienia, czasem płakała, zapewne także kochała i tonęła w żalu. Rysowała się we wnętrzu jak prawdziwa, jakby wciąż tu żyła, tak w pełni ludzkiego wymiaru, jak owa tęsknota, którą odczuwał luk. Nie widział jej twarzy. Nie słyszał głosu, ale wyczuwał jej postać realniej i głębiej niż kiedykolwiek dotąd. Nie mogło mu to wystarczyć. Nie otrzymał nawet połowy tego, czego pragnął, ale Luk wiedział, że to dopiero początek. Gdy wyszedł z domu na Shiry, wioska tonęła w cieniu. Podszedł do Akanach. Słońce skryło się już za wzgórzami, wiatr złagodniał. Jak długo siedziałem? Nieważne, odparła. Jesteś gotowy? Luk przytaknął. Miałaś rację. Dziękuję, dodał. Wiedziałam, jakie to ważne, ale teraz faktycznie lepiej się pospieszmy, zanim dotrzemy do lądowiska, będzie ciemno. Wracając do wózka oboje milczeli. Luk sprawdził dokładnie, czy nie podczepiono im jakiejś pluskwy lub pułapki. A potem uniósł wehikuł na metr w górę. Teraz pojedziemy gładko, powiedział z lekkim uśmiechem, ale i tak lepiej się trzymaj. Jak się nazywają te tutejsze padlinożerne ptaki? Nekhauny. No to jesteśmy właśnie czymś takim, wielkim i brzydkim nekhaunem. Luk zatoczył wózkiem szeroki krąg nad wzgórzami, rozglądając się za innymi pojazdami. Nie znalazł żadnego i zastanowił się, jak właściwie imperialni agenci dotarli tu za nimi, ale odpędził tę myśl i skierował wózek na południowy wschód, ku lądowisku. Przemieszczali się w ciszy, tylko powietrze gwizdało, rozcinane kanciastą bryłą pojazdu, który nie został zaprojektowany do latania. Niedługo później oba ciała leżące w ruinach wioski zlały się z coraz głębszymi cieniami i zniknęły. Jakby ich nigdy nie było. Rozdział 13. Statek astrograficzny nowej republiki Astrolabium wyskoczył z nadprzestrzeni w pobliżu brunatnego karła na skraju gromady Cornect. Cały szeroki spód małej, nieuzbrojonej jednostki najeżony był skanerami. Cztery oddzielne palety kryły wszystkie możliwe rodzaje analizatorów, począwszy od trójwymiarowych kamer na detektorach kwarków i szerokopasmowej fotometrii, skończywszy. Większość instrumentów była zdublowana dla uniknięcia fatalnych skutków awarii. Płaski i szeroki profil statku, idealny do montażu licznych zestawów, sprawił, że do jednostek klasy Astrolabium przylgnęło przezwisko Flondry. Przylgnęło i przyjęło się do tego stopnia, że z czasem stosowny rysunek pojawił się na burtach jako oficjalne logo. Zleceniodawca Wita w Dornik 1142 odezwał się pilot do załogi. Dla dobra Instytutu Zwiadu Astrograficznego postarajcie się nie przegapić żadnej okazji podziwiania cudów owego niedocenionego klejnotu sektora Farlax. Spójrzcie tylko w iluminatory, patrzcie i chłoncie te widoki. Cokolwiek zamierzacie robić podczas naszego dziewiętnastogodzinnego przystanku, nie zapomnijcie zerkać w iluminatory. Był to stary żart z brodą na tyle długą, że wywołał jedynie kilka odruchowych chichotów. Statki IZA były niczym niestrudzeni wieczni wędrowcy wśród gwiazd, wręcz zawodowi turyści na nieustannej dech zapierającej widokami wycieczce po galaktyce. Zdolne do osiągnięcia relatywnie sporych szybkości w przestrzeni rzeczywistej flądry rzadko potrzebowały więcej niż doby dla naniesienia na mapy całego systemu gwiezdnego wraz ze wszystkimi jego osobliwościami. Większość planet mijano zwykle z szybkością bliską maksymalnej. Tylko wtedy, gdy napływające podczas lotu dane wskazywały na obecność życia, zwalniano do jednej czwartej. Jedynie znaki istnienia cywilizacji technicznej mogły skłonić załogę do wejścia na orbitę i jednokrotnego okrążenia globu. Drugie przejście praktykowano dopiero w przypadku wykrycia znaczących, naprawdę niezwykłych anomalii. Zaś lądowania zdarzały się tak rzadko, że prawie się o nich nie słyszało. Astrolabium został odwołany z pracy w sektorze Toranik, gdzie uzupełniał lukę na standardowych mapach gwiezdnych. Wynik obsesji imperatora, który zawsze utajniał wszystkie dane o obszarach, które kontrolował i nie godził się na sporządzanie jawnych map tych terenów. Pilot, weteran o osiemnastoletniej praktyce, zwany przez załogę Gabi, obejrzał już ponad tysiąc planet, ale stopę postawił tylko na trzech. Jego podwładna, starszy badacz Tanea, miała za sobą ponad trzy tysiące przelotów planetarnych i zaledwie tuzina lądowań. Młodszy badacz Rulfe właśnie w tej podróży miał przekroczyć próg pięciuset badań, ale jeszcze nigdy nie oddychał powietrzem planety innej niż jego rodzinna. Misja zaczęła się podobnie jak wszystkie dotąd. Najwięcej zajęć dostarczyła im pierwsza godzina podczas gdy Tanea i Rulfe sprawdzali skanery, Gebby planował z pomocą automatycznego systemu nawigacyjnego jak najkrótszą trasę przejścia przez system składający się z kwartetu zimnych gazowych gigantów. Mieli powody sądzić, że ich wizyta w Dornik 1142 będzie krótka i raczej nudna. Zbiorą nakazane informacje, prześlą je po kompresji na kursant i skoczą do następnej studni grawitacyjnej. Łatwe życie skończyło się jednak dość szybko i bardzo gwałtownie. Gabby i Tanea grali akurat przez interkom w słówka, a statek zbliżał się do drugiej planety. Hemostat rzucił Gabby. O, to łatwe statystyka eee, doświadczam. Tanea roześmiała się. To trochę wbrew zasadom, ale dam sobie radę taka jestem bystra eee, czambuł. Tkaninowy, Tanea zmarszczyła brwi. Cofam kwestie. Tym razem chyba nie masz. Zupełnie bez ostrzeżenia Statek zatrząsł się gwałtownie. Kabinę wypełnił ryk jakby szalejącego wiatru, głuchy łoskot i potrzaskiwania przypominające odgłosy pożaru. Co u diabła, krzyknął Rulfę. Coś się porobiło z silnikami, odkrzyknął Gabi. Ryk przeszedł w rozdzierający gwist chwilę później lodowate powietrze niemal rozcięło mu gardło i płuca i zapadła głucha cisza potem zamigotały i zgasły światła w kabinie w potężniejącym chłodzie świeciły tylko małe czerwone i żółte kwadraciki panelu awaryjnego w ostatnich sekundach świadomości, gdy wrzące ciecze rozrywały już gazami jego arterie, pilot próbował wystrzelić ręcznie boje sygnałową, która wysłałaby kod alarmowy. Jednak drżące w bliskiej agonii ręce już go nie słuchały. Nic nie mógł na to poradzić. Po paru sekundach cierpienia zapadł w litościwą nicość. Wolnur, najstarszy na pokładzie krążownika liniowego czystość, patrzył z zadowoleniem, jak jeden ognisty impuls wysokoenergetycznego lasera rozrywa burtę intruza. Skuteczność i dyscyplina obsady baterii sprawiły mu satysfakcję. Odnotował sobie, aby wyróżnić jej dowódcę w rozkazie. Strzał przebił kadłub i wyeliminował załogę, ale nie zniszczył statku. Z białej chmury ognia i strzępków metalu niewiele można się dowiedzieć, a po zbadaniu ocalałego wraku wolnur przekaże długi i wyczerpujący meldunek. Wysłać ekipę przeszukującą, rozkazał. Niech pamiętają o zachowaniu higienicznych wymogów ostrożności wobec wszystkich pozyskanych materiałów. Potem zamknął się w zabezpieczonej pod każdym względem kabinie łączności. Po kilku minutach wysłał krótki, zakodowany sygnał. Jedyny, jaki miał się wydostać z systemu DURNIK 1142. Sygnał nie był skierowany do Instytutu Zwiadu Astrograficznego na Kursant, lecz na flagową jednostkę wicekróla, stojącą w Eastport Aramadie. To już trzy dni z rzędu, powiedziała księżniczka Leja do zebranych w sali konferencyjnej. Czy ktokolwiek domyśla się, dlaczego Nil Spar odwołał nasze spotkania? Boże jest chory. Czy wiemy cokolwiek o jego poczynaniach? Opuścił statek tylko raz, stwierdził generał Karlist Riken. Poszedł do hostelu dla dyplomatów i przebywał tam dwie godziny trzynaście minut. Mniejsza z tym, z kim się tam spotkał, spytał Akbar. Tej informacji nie zdołaliśmy uzyskać, przyznał się Riken. Znacie ten hostel. Maksimum prywatności. Dyplomacja tego wymaga. Mogę tylko powiedzieć, że domek wypoczynkowy zarezerwowano jeszcze przed przybyciem Jewetów, ale dopiero teraz został wykorzystany. Czyli mógł się tam spotkać z kimkolwiek, z każdym z oficjalnych gości hostelu, powiedziała Leja. Zgadza się. Chcę zobaczyć listę, zażądał Akbar. Przygotujemy ją i prześlemy każdemu z uczestników tego spotkania. – zapewnił Ricken. – A przed samym przyjazdem tutaj otrzymałem jeszcze kilka dodatkowych informacji. Wicekról przyjął dziś gości na pokładzie swojego statku. – Co? – wykrzyknął Nana od Eng. – Przecież od przylotu nikogo tam nie wpuszczali. Kto to był? – Senator Peramis, senator Higigi i senator Maruk – wyliczył Ricken. Przyszli razem i zostali ponad dwie godziny. Senator Maruk wyszedł wcześniej od pozostałych. Zostali zaproszeni czy sami się wprosili? Spytała Leja. Kazałem wypytać dyskretnie personel senatora Maruka. Wygląda na to, że zostali zaproszeni. Czy od dawna byli w kontakcie z Jewetami? Na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć, księżniczko. Zaprośmy ich tutaj, a zaraz się dowiemy, rzucił na próbę admirał Akbar. Niech senator Peramis wyjaśni wszystko osobiście. Spokojnie, przyjacielu. Spróbujmy spojrzeć na to z dystansu, stwierdziła Leja. Wicekról ma pełne prawo zapraszać do siebie kogo chce. Nie musi prosić nas o pozwolenie. Wybacz, księżniczko, ale po co pytasz, skoro nie chcesz poznać odpowiedzi? Leja spojrzała na Rikana i zmarszczyła czoło. O czym mówisz? Spytałaś, czy ktokolwiek ma pojęcie, dlaczego wicekról odwołuje spotkania z tobą? I dowiedziałaś się, że spotkał się z kimś prywatnie, że oficjalnie zaprosił kilku mocno opozycyjnych senatorów. Nie tylko zachował się bezprecedensowo, ale też wyświadczył komuś uprzejmość, której tobie poskąpił. A ty ciągle nie chcesz wyciągnąć oczywistych, wręcz narzucających się wniosków. Jakich mianowicie? Że zaszła zasadnicza zmiana i twoje negocjacje z Nilem Sparem z dobiegły końca. – Ale co mogło spowodować tę zmianę? – spytała Leja. – Podczas ostatniego spotkania nie doszło do żadnych tarć. Nie podejrzewam go o skłonność do porzucenia całego dzieła od tak, bez słowa. Admirał Akbar, który stał, pierwszy zauważył lekkie wibrowanie szyb. Szerokie okna zostały wcześniej przyciemnione, co miało chronić przed porannym słońcem i ciekawskimi spojrzeniami, dlatego odwróciwszy się nie od razu zdołał dojrzeć przyczynę tego zjawiska. Księżniczko, chwilkę. Co się dzieje? Znam ten dźwięk, odezwał się Eng. Coś dużego w Eastport, powiedział Ricken. — Nie słyszycie? Przez ten czas Akbar podszedł do kontrolek okna i do pomieszczenia wdarło się nagle światło. Wszyscy jednocześnie obrócili twarze w jego kierunku. Ujrzeli kulisty kształt Aramadi, wznoszący się powoli nad portem kosmicznym. Trzy drobne eskortowce krążyły wokół niczym planety, wokół gwiazdy. Zagłębienia kadłuba emitowały wyraźnie widoczne fale gorącego powietrza, przez co obraz nieco falował. Zdaje się, że teraz możemy uwierzyć we wszystko, rzucił Eng. Mam szefa portu na linii, oznajmił Ricken. — Niech wszyscy słyszą, poleciła Leja. Tak, sir? Słuchamy, komendancie, co się tam dzieje. Ryk pulsacyjnych silników jewetańskiego statku dobiegał z głośników znacznie donośniej niż przez szyby. Wciąż próbujemy się zorientować. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że Aramadia nie poprosiła o zgodę na start i nie zażądała otwarcia okna startowego. Zauważyliśmy, że startuje dopiero, gdy wypuściła swoje eskortowce. Nie mieliśmy nawet czasu na usunięcie wszystkich ze strefy bezpośredniego odrzutu. Mamy sześciu rannych strażników portowych i co najmniej trzech ludzi z personelu naziemnego. Statek stojący w najbliższym doku, matczyna Walkiria, wygląda na poważnie uszkodzony. Ten napęd pulsacyjny to dość paskudna sprawa. Dostaliśmy meldunki, że zachwiało nawet jednostkami stojącymi dość daleko, bo w dokach komunikacji lokalnej. Dziękuję, komendancie. Proszę pozostawać w gotowości powiedział Riken i przerwał połączenie. Księżniczko sugeruje postawić natychmiast flotę ojczyźnianą w stan ostrego pogotowia. To nie starczy, wtrącił Akbar. Rozkazałem Brylantowi przesunąć się na pozycję dogodną do ewentualnego otwarcia ognia do Aramadi. W razie konieczności. Co? A dlaczego miałoby to być konieczne? Księżniczko, Aramadia znajduje się wewnątrz naszej osłony planetarnej, wyjaśnił Riken. Statek tej wielkości może przenosić dość ładunków, by wszystko tu zburzyć. W przybliżeniu stanowi ekwiwalent kilku imperialnych fregat szturmowych. Nie możemy czekać, aż dowiemy się, co właściwie zamierza. To szaleństwo! zaprotestowała Leja. To statek dyplomatyczny. Nie mamy żadnych dowodów, że jest uzbrojony. Dlaczego Nil Parr miałby zrobić coś takiego? Spojrzała przez ramię na Alole. Przyszła jakaś odpowiedź? Asystentka potrząsnęła głową. Nie. Brak odpowiedzi na twoje wcześniejsze zapytania i na moją notę oznaczoną na czerwono jako nader pilna. Księżniczko, powiedział Akbar z szacunkiem. Obecnie największe pytanie to nie dlaczego miałby coś robić, ale czy potrafimy temu zapobiec. Nie stać nas na luksus uznawania tego statku za przyjazny. Zgadzam się potwierdził Ricken. Ofiary w Eastport świadczą, że priorytety Nila Spara różnią się od naszych. Musieli przecież wiedzieć, jakie konsekwencje wywoła niespodziewany start na całej mocy. Pokazali jasno, że własne wygodnictwo jest dla nich ważniejsze niż życie ludzi na ziemi. Tu nie chodziło o wygodnictwo zaprotestował Akbar. To nie był przypadek. Wręcz odwrotnie. To kwestia chłodnej kalkulacji musieli wiedzieć o naszym spotkaniu i najwyraźniej chcieli wprawić cię w zakłopotanie. Zaproszenie senatorów miało ten sam cel. Nie, nie mogę w to uwierzyć, powiedziała Leja, a wyraz jej twarzy świadczył dobitnie, że uznaje się za pokonaną. Zaalarmować flotę i naziemne systemy obrony, poinstruować kapitana Brillanta, żeby zajął stosowną pozycję i czekał na dalsze rozkazy. Ale to nie my pierwsi otworzymy ogień i nalegam, by wszyscy przyjęli to do wiadomości, to z pewnością jakieś nieporozumienie. Nie dopuśćmy do niczego, co mogłoby pogorszyć sprawę. Aramadia weszła na orbitę położoną 40 kilometrów poniżej dolnej strefy tarczy planetarnej Kurusand. Brilliant posuwał się niczym cień za jej rufą. Taka sytuacja utrzymała się przez następne dwie godziny. Statek zachowywał nieodgadnione milczenie i wedle słów generała Rikana gonił jak pies podwórzowy wzdłuż ogrodzenia. Akbar i Leja obserwowali wykres kursowy obu jednostek na monitorze w gabinecie księżniczki. Leja z każdą chwilą coraz bardziej się niecierpliwiła. Na co on czeka? zastanawiała się głośno, chodząc po pomieszczeniu. Tak się spieszył ze startem, a teraz tylko lata w kółko. To no bez sensu. Jeśli zamierzał odlecieć, mógł poprosić o wolną drogę i okno w osłonie. Z tego co wiemy, powiedział Akbar, nasza osłona nie daje szansy pokonania jej skokiem. Też o tym pomyślałam, ale jemu wyraźnie chodzi o coś innego. Na razie przede wszystkim nas zaskoczył. Czego więc chce? Może chce dać nam szansę na wystosowanie przeprosin. Przeprosin? Za co? Mam zgadywać? Wystarczająco trudno jest prowadzić rozmowy z istotami, które nie potrafią wyjaśnić, co mają na myśli, albo mówią tylko to, co, jak sądzą, chcemy usłyszeć. A co mam zrobić z takimi, które nie chcą powiedzieć, o co im chodzi? Przybywają tacy i oczekują, że odtańczę wszystkie kroki ich własnego protokołu, ale kroków mi przedtem nie pokażą. Z jej słów, Akbar wywnioskował, że pękła tama i leja daje upust rozgoryczeniu. Księżniczka też musiała to zauważyć. Przepraszam, powiedziała i westchnęła głęboko To nie twoja wina. Po prostu nie rozumiem, co się dzieje i zaczynam od tego wariować Księżniczko stwierdził Akbar możliwe, że właśnie o to chodzi. Stojący na mównicy izby Senatu, Ben Kilnam, stukaniem młotka przywołał zgromadzenie do porządku. Zdumiewało go, jak pełna była sala, co podczas otwarcia obrad zdarzało się nader rzadko. O ile oczy go nie myliły, ponad połowa miejsc była zajęta. Na korytarzach i w kuluarach wciąż rozprawiano żywo o nagłym, porannym starcie statku Jewetów, ale to też nie tłumaczyło nagłego wzrostu frekwencji. Pierwsza godzina a czasami i dwie. Dziennych obrad wykorzystywana była zazwyczaj przez senatorów wygłaszających mowy przeznaczone raczej do wiadomości mieszkańców ich rodzinnych światów i nie zawierające niczego, co byłoby istotne dla szanownego zgromadzenia. Czasem na salę przychodzili tylko ci, którzy chcieli zabrać głos. Ben Kilnam spojrzał na listę, ale nie znalazł na niej żadnego nazwiska, które mogłoby, jego zdaniem, przyciągnąć aż taką uwagę. Coś się szykuje, pomyślał z niepokojem. Izba prosi senatora Chodzidzi. Chciałbym zabrać głos na mocy punktu o przywileju. Senator Chodzidzi ma prawo zabrać głos na mocy punktu o osobistym przywileju. Chodzidzi wstał ze swego miejsca i zwrócił się do zebranych za pomocą mikrofonu. Jego głos zadudnił ponad głowami przedstawicieli planet. Panie przewodniczący, gdy prosiłem o czas, nie wiedziałem jeszcze, że rychło pojawi się pewna kwestia o wielkim, palącym wprost stopniu pilności. W związku z powagą owej kwestii postanowiłem przekazać mój czas senatorowi Peramisowi z Wallalli. Proszę Wysoką Izbę o uważne wysłuchanie jego wystąpienia. Senatorowie poruszyli się i zaszemrali, ale nie aż tak głośno, jak Belkin nam by oczekiwał. Najwyraźniej Peramis miał jakiś ważny powód, który zdążył nagłośnić, a Ben nam nie słyszał wszystkich krążących od rana plotek. Myśl ta wywołała Marsa na jego czole. Senatorze Peramis powiedział z lekkim ukłonem i wycofał się z podium. — Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję też senatorowi Hodzidzi za uprzejmość — zaczął Peramis. Większość z was wie już, że jewetański statek Aramadia wystartował dziś rano z Eastport i uczynił to niezgodnie z procedurą, bez zgody wieży. Otrzymałem informację, że trzech pracowników portu zginęło przy tej okazji, a ponad dwudziestu odniosło obrażenia. Tym razem sala zareagowała wyraźnie gniewnym poruszeniem. Benkil nam szarpnął za rękaw swojego asystenta. Wywołaj księżniczkę wyszeptał chrapliwie. Powiedz jej, że jest pożar do ugaszenia i najlepiej będzie, jeśli sama tu zejdzie jak najszybciej. Zostały też zniszczone trzy statki wśród nich jeden konsularny własność autonomicznego obszaru pori. Jednak powodem mojego wystąpienia nie jest ani niepowodzenie w negocjacjach z Jewetami, ani wspomniane zniszczenia, ani nawet ofiary śmiertelne których zaistnienie czyni sprawę naderważką, ciągnął Peramis. Najistotniejsza jest kwestia, dlaczego właściwie doszło do wszystkich powyższych zdarzeń. Jak dotąd nie otrzymałem w tej sprawie żadnej noty z gabinetu pani prezydent, żadnego wytłumaczenia wyrazów żalu czy oburzenia. Księżniczka była niedostępna, a jej personel odmawiał udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień. Nie zdumiewa mnie to gdybyście wiedzieli to, co ja też, nie bylibyście zdziwieni. Niewiele wyjaśnień może nam pani prezydent udzielić w tej sprawie, nie kłamiąc jednocześnie, prawda bowiem stawia ją w nader niekorzystnym, zawstydzającym wręcz położeniu. Senator Tolikiar zerwał się na równe nogi. Punkt o przywileju osobistym nie upoważnia do bezkarnego zniesławiania. Panie przewodniczący, proszę o przywrócenie porządku w izbie, powiedział Peramis, nie zaszczycając Jara nawet spojrzeniem. Proszę o spokój, rzucił Ben nam, dziwnie, bez entuzjazmu. Ostrzegam pana słów sugerujących zdradę stanu nie wolno rzucać na wiatr. Peramis zmierzył krągłego Olida pogardliwym spojrzeniem. Proszę usiąść i posłuchać dalej, senatorze. Dowie się pan, jakie formy może przybierać zdrada stanu. Dowie się pan też czegoś o osobie, którą zwie pan swoją przyjaciółką. Panie przewodniczący, proszę o włączenie ekranów w sali, proszę też o uruchomienie aparatury odbiorczej i nastrojenie jej na kanał 81, na częstotliwość dyplomatyczną. W jakim celu, senatorze? aby umożliwić wicekrólowi Nilowi Sparowi z Jewetów zwrócenie się do tego gremium z pokładu statku Aramadia, który znajduje się obecnie na orbicie Kurusand. Ben nam odwrócił wzrok od podium tylko na krótką chwilę niezbędną do wysłania drugiego asystenta z pilną misją. To niezwykłe żądanie, senatorze Peramis. Bo i wydarzenia, których sprawa dotyczy, są niezwykłe. Zaś wicekról może temu gremium udzielić pewnych informacji nie tylko istotnych, ale wręcz kluczowych dla zrozumienia owych wypadków. Czy mam rozumieć, że pan już wie, co wicekról zamierza nam powiedzieć? Wicekról skontaktował się ze mną i poprosił o pomoc w wydobyciu prawdy na światło dzienne. Gdy dowiedziałem się, jak wygląda wspomniana prawda, uznałem, że nikłe jest prawdopodobieństwo, abyśmy ją kiedykolwiek usłyszeli z innego źródła. Wyraziłem zatem zgodę. Szmery przybierały na sile. Posłuchajmy, co wicekról ma do powiedzenia, krzyknął ktoś z tylnych rzędów. To zgodne z punktem o przywileju. Może wprowadzić kogo zechce, odezwał się inny głos. Jeśli ktoś nie chce słuchać, niech wyjdzie. Senator Noim puściła nam nagranie ze swojego ostatniego porodu. Jej pozwoliliście. Rozległ się churalny wybuch śmiechu. Senator Noim nie wyglądała na uszczęśliwioną tym przytykiem. Włączyć! krzyknął ktoś i inni podjęli okrzyk. Włączyć! Posłuchajmy wicekróla. Benkil nam uniósł młotek. Proszę o spokój. Sierżancie upoważniam pana do wyrzucenia każdego, kto się od tej chwili odezwie bez pozwolenia. Albo zapanuje tu porządek, albo zawieszam sesję. Rosły Gamorrealin, występujący w roli porządkowego, wysunął się ze swego zwykłego miejsca, stanął przed mównicą i zmierzył spojrzeniem pierwsze rzędy. Benkil nam skorzystał zaraz z młotka, nie tylko uderzając nim w podstawkę, ale także wskazując najzagorzalszych krzykaczy. W ten sposób sala zaczęła zwolna przypominać miejsce w miarę cywilizowane. Tak już lepiej, powiedział tonem przygany Ben Kilnam. Pamiętajcie, kim jesteście. To senat Nowej Republiki, a nie pełne gawiedzi targowisko. Spojrzał w dół, w lewo. Senatorze Peramis? Tak, panie przewodniczący. Czy przyjmuje pan pełną odpowiedzialność za słowa swojego gościa tak, jakby były to pańskie własne słowa, włączając w to gotowość podporządkowania się ewentualnym sankcjom, z jakimi może się spotkać każdy członek Senatu w razie gdyby naruszył przyjęte tu zasady postępowania? Tak. Zatem proszę dokonać prezentacji. Otrzymawszy pierwsze ostrzeżenie, Ben Kilnama, Leja skierowała się nie do drzwi, ale ku ciemnemu jeszcze ekranowi monitora podłączonego do senackiego hiperłącza na kanale jedenastym. Nie pobiegnę gasić pożaru, dopóki nie dowiem się, co właściwie zaczęło się palić, powiedziała Akbarowi. Chwilę później dołączył do nich pierwszy zarządca Eng, który rutynowo obserwował obrady Senatu i przybiegł zaalarmować Leje. Słyszałaś go? Zarzuca nam brak informacji, wściekał się Eng. Sytuacja się komplikuje, ale. Co tu można powiedzieć? Aramadia siedzi na orbicie i całkowicie nas ignoruje. Dobrze, że chociaż tolik jar się znalazł. Peramis nawet do nas nie zadzwonił, wcale nie próbował dowiedzieć się, co o tym myślimy. Cicho, powiedziała Leja. Nie słyszę, co mówi. Nie musieli długo słuchać, żeby się zorientować, że schodząc teraz do sali obrad, Leja niewiele by wskurała. Znają mnie, stwierdziła. I znają jego. Niech mówi. Senat nie jest prędki w ferowaniu wyroków. Potem przyjdzie kolej na mnie. Ale nie dzisiaj. Nie będę się przekrzykiwać z Peramisem. Dziś rano może sobie poużywać. Jednak gdy Peramis obwieścił zamiar oddania głosu Nilowi Sparowi, Akbar dziwnie się ożywił. To kompletny absurd. Beni nie może pozwolić Peramisowi na coś podobnego. Nie zdoła go powstrzymać, zauważyła Leja będzie musiał wyrazić zgodę. Liga Duskańska nie należy do nowej republiki, zaznaczył Akbar. Nilspar nie ma prawa korzystać z kanałów dyplomatycznych. To szczegół, powiedziała Leja. Przewodniczący nie odważy się oprzeć odmowy na tak wątłej podstawie, nie teraz, gdy atmosfera już się rozpaliła. Jeśli wicekról zwróci się do Senatu na kanale osiemdziesiątym pierwszym, to jego mowa pójdzie w retransmisji na wszystkich światach republiki, stwierdził Eng. Muszę wydzwonić kogoś z sieci. Zrozumieją o co chodzi i nie puszczą sygnału poza kurusand. Nie, powiedziała Leja. Nie obawiam się tego, co może powiedzieć. Poza tym sieci na pewno zwietrzyły już okazję. Nie, jeśli wicekról nie chce rozmawiać ze mną, to niech zwraca się do kogo chce. Przynajmniej dowiemy się, o co w tym wszystkim chodzi. Zatem proszę dokonać prezentacji, odezwał się Ben Kilnam. Mówiłam, że pozwoli, mruknęła Leja. Cisza obaj, aż skończy. Nie chcę stracić ani słowa. Zarówno globalna sieć Kursant, jak i niezależna pierwsza noworepublikańska... Zostały uprzedzone przez personel senatorów Hodgidji i Peramisa, że coś ma się zdarzyć, i uważnie śledziły obrady od chwili, gdy Peramis wszedł na mównicę. Władze portu nie udostępniły mediom ujęć z automatycznych kamer zamontowanych na płycie, ale globalna wyszperała amatorski film ze statku Aramadi, dzieło belowiańskiego wysłannika, który właśnie żegnał rodzinę, w terminalu Eastport. Fakt pojawienia się takiego nagrania nie powinien dziwić, jeśli brało się pod uwagę, jak wiele kamer kierowano ku Jewetańskiemu statkowi od dnia jego lądowania. Jednak to, że na jednym z ujęć widać było drobną i nieco niewyraźną postać odrzucaną gwałtownie i bezładnie, niczym szmaciana lalka, podmuchem silników, stanowiło już czysty przypadek. Ujęcia ze startu, które zaprezentowała pierwsza, wykonano z większej odległości, a dokładnie z balkonu pewnego miłośnika techniki kosmicznej, który zmontował sobie zautomatyzowany punkt obserwacyjny. Tutaj szczegóły umykały, ale pierwsza zdołała jakoś wykadrować i powiększyć niektóre sceny, szczególnie te ukazujące rozmiar zniszczeń na Ziemi, a wśród nich i opakowane w worki ciała, ładowane do ślizgaczy koronera. Nil Spar obejrzał i jego i drugie. Czekał jeszcze na wynik sporu pomiędzy dwoma szkodnikami. Jak zawsze od początku pobytu na kursant, śledzenie programów mediów uważał za bardzo kształcące. Otrzymał zadanie, by nauczyć się myśleć tak, jak to robactwo w celu łatwiejszego wyśledzenia jego słabości. Sieci ułatwiały mu to jak mogły, nawet mu się nie śniła lepsza pomoc ciągle jednak niezbyt potrafił uwierzyć, że jakieś istoty mogą okazać się aż tak szalone, że mogły robić takie rzeczy, jak to, co właśnie widział na ekranie. Pomysł, że ktoś odważy się przemawiać przeciwko swojemu przywódcy i to oficjalnie, zgodnie z prawem i bez strachu, że natychmiast zostanie zgładzony wraz z całą rodziną. Zaś owa osobliwa rada starców zgodzi się wysłuchać nie tylko krytykanta, ale i obcego, któremu przecież nie powinni ufać, Byłby dla każdego Jewety nad wyraz trudny do zaakceptowania. Gdyby Nil Spar sam nie poznał tej słabej osoby, która obecnie rządziła robactwem, nigdy nie dałby wiary, że to w ogóle możliwe. Ciało i duch robali skażone były potężnie. Brakowało im poczucia honoru i niewiele wiedzieli o męstwie. Tysiące zrzeszonych w republice Gatunków nie znaczyły więcej niż sto skamyków, Każdy osobno każdy broniący się przed włączeniem w skład większej struktury, przed stopieniem się w całość. Szkodniki żyły wiecznie podzielone, okazywały samolubną drapieżność i naiwną łatwowierność. W dodatku były irracjonalne i skłonne do fatalnego idealizmu. Żaden z nich nie zasłużył dotąd na szacunek. Ale z pewnością żaden nie wzbudził większej pogardy niż Tig Peramis, zdrajca którego podobizna wypełniała obecnie oba ekrany. Tak, odpowiadał Peramis. — Gdy tylko się dowiedzą, co zrobiłeś, zabiją cię. Zginiesz śmiercią powolną i bolesną, pomyślał Nil Spar. Całkowicie zasługujesz na ten właśnie sposób. Zatem proszę dokonać prezentacji, odezwał się Ben Kilnam. Przed Nilem Sparem zapłonęło wyczekiwane światełko wyciszył oba monitory Tak senatorze powiedział jestem i czekam Drayson uniósł dłonie rozprostował długie palce i oparł się wygodnie w fotelu Patrzył jak twarz Tiga Peramisa ustępuje na ekranie miejsca obliczu Nila Spara. Miał nadzieję chociaż tego nie oczekiwał że uda mu się podejrzeć kawałek wnętrza Aramadi jednak jewetowie nie okazali się na tyle nieostrożni. Skądkolwiek sparna dawał za plecami miał gładką płaszczyznę, coś jakby gołą gruć. Chociaż biorąc pod uwagę powszechną skłonność konstruktorów do wykorzystywania każdego skrawka miejsca, zapewne nie była to gruć tylko jakaś osłona, może rzeczywista, może generowane elektronicznie tło. Zanim zacznę, pragnę wyrazić głęboki żal związany z faktem, iż nasz start z Eastport przysporzył ofiar, powiedział Neil Spar. Z dużą przykrością usłyszałem, że zignorowano nasze ostrzeżenia i nie oczyszczono na czas strefy podmuchu. Nie było naszym zamiarem skrzywdzić kogokolwiek. Opuściliśmy Eastport chcąc uniknąć konfrontacji, a nie po to, by takową sprowokować. Bardzo ładnie, mruknął Drayson i skinął głową dobra robota. Współczuję ofiarom, ciągnął wicekról. Jednak nie mogę brać na siebie odpowiedzialności za los, który je spotkał. Przez ponad trzy dni bezskutecznie domagaliśmy się zgody na opuszczenie kursant. Trzej członkowie waszego senatu byli świadkami jednej z takich prób i mogą potwierdzić, iż w odpowiedzi otrzymywaliśmy jedynie głuche milczenie. Ostrzegliśmy zatem wieżę istport i panią prezydent, że wobec takiego traktowania zaczniemy manewr startu bez zgody. W odpowiedzi otoczyli nasz statek żołnierzami i wymienili obsługę naziemną na agentów wywiadu. Aha, pomyślał Dreson. Nader ciekawe. I co dalej? Oczekujesz, że uwierzą w oskarżenia pod adresem wywiadu, czy może trzymasz w zanadrzu jakąś prawdziwą wiadomość na poparcie swojego kłamstwa? splótł palce i zakołysał się w fotelu czekał na odpowiedź robi się gorąco westchnął eng czy cokolwiek z tego jest prawdą czy mogło dojść do aż takiego nieporozumienia że przeoczyliśmy prośbę o zgodę na start zamknij się poleciła leja izba senatu była już prawie pełna Miejsca niezajęte przez prawowitych właścicieli wykorzystywali kręcący się zwykle w kuluarach ciekawcy. Personel wypełnił wszystkie przejścia, miejsca pod ścianami, a nawet w drzwiach. Siedmiometrowy wizerunek Nila Spara przyciągał powszechną uwagę o wiele bardziej niż ktokolwiek z dotychczas zasiadających w tutejszych ławach. Stało się oczywiste, że rząd lei organy zamierza przetrzymywać nas na planecie wbrew naszej woli ciągnął wicekról. Zrozumiałem też, że nie możemy już dłużej czekać. Groziła nam nie tylko utrata prawa do swobodnej żeglugi, uprzednio solennie nam zagwarantowanego, ale niemożność fizycznego wykorzystania owego przywileju. Aramadia to statek konsularny nie posiada specjalnego wyposażenia ani uzbrojenia. Pewien jestem, że ci spośród was, którzy znają leje organy, będą powątpiewać, czy byłaby ona zdolna wysłać żołnierzy do ataku na dyplomatów. Spędziłem z nią wiele godzin i wydawało mi się, że ją poznałem. Też zawahałbym się przed daniem temu wiary, szczególnie w sytuacji, gdyby nic więcej nie świadczyło o jej złej woli. Ekran zamigotał i zamiast twarzy spara pojawił się obraz spalonych i poskręcanych strzępków metalu ułożonych na pokładzie. To, co właśnie widzicie, to wrak należącego do Nowej Republiki statku szpiegowskiego, który cztery dni temu naruszył terytorium Ligi Duskańskiej. Dostrzeżony przez miejscowy patrol dokonał samozniszczenia, jednak udało nam się odzyskać dość szczątków, by zidentyfikować zarówno jego pochodzenie, jak i przeznaczenie. W tym momencie publiczność skupiona w Senacie i rozrzucona po biurach Imperial City i po światach Nowej Republiki ujrzała ręce anonimowego Jewety. Odwracający fragment poszycia na tyle duży, by dał się na nim rozpoznać znak Nowej Republiki: błękitny pióropusz, pierścień gwiazd i złoty sierp. Dreson pochylił się ku ekranowi i powoli wstał. Cholera to nie jednostka zwiadowcza raczej flądra znaczy była. Jednym uderzeniem palca włączył komp łączności. Sprawdzam. Sprawdzone. Drayson. Hiram. Wywołać Kyle'sa Lotha na szyfrowym. Wywołuję Kyle'sa Lotha. Czekam. Sprawdzam. Gotowe. Kyle's mówi Drayson. Czy to nie jeden z twoich statków leży tam w kawałkach? Mówię o nagraniu jewetańskiego ambasadora. My właśnie też tak myślimy. Odparł drżącym głosem dyrektor. To może być astrolabium. Spóźnia się z meldunkiem. — Już cztery godziny. — Cztery godziny? Wicekról twierdzi, że to było przed czterema dniami. Jak mogliście nie zauważyć utraty łajby? — Admirale, gdy taka ekipa wlatuje do systemu, zazwyczaj nie ma tam wielkiego ruchu. Poza tym... — Zaraz, to co on mówi, to nieprawda. Astrolabium nie wypełniał misji szpiegowskiej. To była rutynowa robota badawcza. — Nie pytam, co on tam robił. Ja nie — rzucił Dreyson. Ale inni będą. Ułóż sobie jakąś dobrą odpowiedź. Księżniczka Leja zbladła, gdy na ekranie pojawiły się trzy czerwone worki z ciałami. Z żalem muszę przekazać, że nikt nie ocalał, mówił Nil Spar. Znaleźliśmy zwłoki trzech osób. Obecnie czynimy przygotowania do ich odesłania. Wizerunek wicekróla powrócił na antenę. Tej ani żadnej innej sprawy omawiać z księżniczką Leją Organa solo nie możemy i nie chcemy. Wszystko bowiem, co nam dotąd powiedziała, okazało się kłamstwem. Utrzymywała, że wiedziona dobrą wolą podejmuje negocjacje, a równocześnie wysłała szpiegów ku naszym ojczystym światom. Deklarowała gotowość uszanowania naszej niezawisłości, chociaż na jej rozkaz piąta flota pojawiła się u naszych granic. Twierdziła, że traktuje nas jak równych. Ale po cichu próbowała osłabić nas szpiegostwem i groźbami. Nie wiem, do czego jeszcze się posunie, chcąc wzmocnić swą władzę. Ze smutkiem przekonałem się, jak daleko odeszła od idei, które mają przyświecać nowej republice. W obecnej chwili ja i mój personel i załoga tkwimy uwięzieni wewnątrz tarczy planetarnej Kurusand. Naszym tropem podąża krążownik liniowy kurusańskiej floty ojczyźnianej. Pragniemy jedynie umożliwienia powrotu na nasz rodzinny świat, lecz księżniczka Leja najwyraźniej odmawia nam prawa do wolności, której imię tak często i gładko przywołuje na usta. Pragnę poprosić Senat i każdy z reprezentowanych w nim światów, aby wykorzystali wszystkie wpływy i wyperswadowali księżniczce szkodliwe i agresywne zamiary. Proszę o otwarcie osłony, pozwólcie nam odlecieć. Zgromadzenie buchnęło gniewnymi głosami i okrzykami potępienia. Tymczasem oblicze Nila Spara zniknęło z ekranów. Wyłączcie, powiedziała Leja i opadła na fotel. Wyłączyć! powtórzyła ostrym tonem, gdy Eng i Akbar nie dość szybko zareagowali na polecenie. Eng oprzytomniał pierwszy. Ekran zamarł i upodobnił się barwą do ściany, na której wisiał. Na chwilę w pokoju zapadła cisza. Wyraźnie zakłopotany Akbar odwrócił się do okna. To prawdziwa katastrofa, powiedział w końcu. On wszystko poprzekręcał, stwierdziła z niedowierzaniem Leja. Jak mogło do tego dojść? Wygląda na to, że zagraliśmy na ich najsilniejszych lękach, ale żeby aż tak się pomylić? Lejo, musimy coś zrobić, powiedział Eng. Jego błagalne spojrzenie wyrażało dokładnie to samo. Pani przywódczyni przytaknęła, chociaż gest ten kosztował ją chyba wiele wysiłku. Złap generała Beintorfa, niech otworzy osłonę. Przekaż na Brylianta, żeby zerwali kontakt, niech lecą. Po prośbę niego, niech wyznaczy reprezentanta Senatu do zorganizowania zwrotu ciał. Tak, księżniczko, natychmiast. Eng ruszył ku drzwiom, rad, że może opuścić pomieszczenie. Doskonała robota, stwierdził Hiram Drayson. Stał ze skrzyżowanymi ramionami przed monitorem i patrzył, jak senator Peramis i senator Hijiji przedstawiają na forum deklaracje wystąpienia ich światów z Federacji. Potem zrobiły to jeszcze trzy inne, pomniejsze planety, wszystkie reprezentowane w Senacie przez swoich dziedzicznych władców. Nikt więcej nie zabrał głosu w tej sprawie, tylko dlatego, że Benkil nam zapanował nieco nad salą i zawiesił sesję. Gdy sieci zakończyły transmisję na żywo i zajęły się analizami, Dreyson wywołał nagranie orędzia Nila Spara. Naprawdę bezbłędna mruknął obejrzawszy powtórkę i utwierdziwszy się w pierwszym osądzie. W jego głosie pobrzmiewało coś więcej niż tylko zwykły podziw. Czegoś mi tu jednak brakuje, wicekrólu, dodał, pocierając wielką dłonią twarz. W jego bystrych, czarnych oczach pojawił się wyraz zamyślenia. Co zyskasz w ten sposób? Jakiej zapłaty oczekujesz za osłabienie władzy Lei i skłócenie Senatu? Czegoś tu nie rozumiem. Dreson podszedł do biurka i przestawił kom ekranem do siebie. Sprawdzam. Sprawdzone. Drayson, Hiram. Wywołaj Etana Abachta na szyfrowym, ślepą wiązką. Wywołuję Etana Abachta. Działam, czekam, sprawdzam. Admirale Akbar, rosły kalamarianin, odwrócił się od okna i spojrzał na stojącą przy drzwiach księżniczkę. Tak, Leo? Co jeden z naszych statków robił w pobliżu Cournect? Wiedziałeś coś o tym? Nie potrafię powiedzieć powiedział z wahaniem admirał. Zatem spróbuj się dowiedzieć rzuciła i odwróciła się. Dokąd idziesz? Leja spojrzała przez ramię. Do domu pomyśleć o złożeniu rezygnacji. Lejo, nie próbuj ze mną dyskutować nie teraz, może jutro. W pustym centrum operacji bojowych lotniskowca szturmowego, nieustraszony, siedzieli tylko dwaj generałowie, obaj bardzo nieszczęśliwi i przygnębieni. Powodem zgryzoty generała Etana Abachta była świadomość wagi tego, co już zrobił, generała Hanna Solo zaś trapiła pewność tego, co niebawem nadejdzie. Przez ponad dwie godziny Abacht łączył się z Kurusan, chcąc osobiście porozmawiać z księżniczką Leją. Wypróbował wszystkie kanały bezpośrednie i wiele pośrednich, ale bez skutku. Dotarł do działu operacyjnego floty, do Centrum Informacyjnego, zamienił kilka zdań z nieustannie przepraszającym dyrektorem tegoż, porozmawiał chwilę z dziwnie mrukliwym admirałem Akbarem, z prezydencką centralą łączności i Androidem protokolarnym oraz automatycznymi sekretarkami z półtuzina różnych biur, a nawet z ich wysoko postawionymi użytkownikami. Leja jednak zniknęła. Była nieosiągalna i fizycznie, i za pomocą środków łączności Imperial City. Na dodatek żaden z rozmówców, Abachta, jakoś nie palił się, by ją odszukać. Ostatecznie Akbar zgodził się zanieść do rezydencji prezydenckiej wiadomość z prośbą, by Leja skontaktowała się z generałem na pokładzie nieustraszonego. Od tamtej chwili zaczęło się czekanie. Frustrujące liczenie upływających w ciszy minut. Wielkie centrum, w którym normalnie kłębiły się całe tuziny oficerów i personelu, przyprawiało w takich okolicznościach o klaustrofobię nie gorzej niż malutka komórka łączności przy mostku. Gdy hiperkom wreszcie ożył i błysnął czerwienią linii specjalnej, obaj mężczyźni aż drgnęli. Pojawił się hologram po piersia Lei i Han zdumiał się, widząc, jak blada jest jego żona. I jak puste, pozbawione życia wydają się jej oczy. Generale Abacht przywitała się z lekkim ukłonem. Głos miała lekko matowy, zaraz też odchrząknęła. Księżniczko, dziękuję za wysłuchanie mojej prośby. Admirał Akbar dał mi do zrozumienia, że chce mi pan coś powiedzieć. Tak, księżniczko, generał wyprostował się w fotelu. Jestem osobiście odpowiedzialny za wysłanie statków astrograficznych do sektora Farlax. Zanim piąta wyruszyła, poprosiłem o uaktualnienie map tego sektora, w tym i gromady Cornect. Zrobiłem to z pełną świadomością, wiedząc, że naruszam twoje rozkazy. Nie próbuję się usprawiedliwiać, przyjmuję pełną odpowiedzialność za konsekwencje mojego czynu. Leja wysłuchała go niemal nie zmieniając wyrazu twarzy. Dziękuję, generale. Zostaje pan ze skutkiem natychmiastowym zwolniony z zajmowanej funkcji. O dalszych pana losach zadecyduje następna osoba, która tutaj zasiądzie. Leja poszukała spojrzeniem hana. Generale Solo? Tak, Leo, powiedział Han, robiąc krok do przodu. Mianujecie cię dowódcą na miejsce generała A Bachta. Otrzymujesz zadanie sprowadzenia Piątej Floty z powrotem na kursant. Najszybciej jak to możliwe. Ale, Leo, spod maski odrętwienia wyjrzało na chwilę oblicze pełne boleści. Po prostu wracaj do domu, Hanie. Obraz zniknął, a Bacht odwrócił się od hiperkomu. Przykro mi, powiedział wstając. Przed zawróceniem formacji musisz odwołać patrole. Co? A, tak, jasne. W porządku, na razie mniejsza o przeprosiny. Powiedz mi raczej, czemu to zrobiłeś? rozkaz, dodał, widząc wahanie Abachta. No dobrze, powiedział Abacht. Uważałem, że odmówiono mi informacji, której potrzebowałem do właściwego wykonania powierzonej mi misji i to obu jej części, czyli ochrony sił pozostających pod moim dowództwem i ochrony interesów nowej republiki. Dotycząca kwestii militarnych, decyzja księżniczki Lei wynikła z przesłanek politycznych, co postawiło mnie w położeniu, którego nie mogłem zaakceptować. Musiałem zatem zadziałać inaczej i skutkiem jej obiekcji sięgnąłem po środki nienależące do floty. Skontaktowałem się z Instytutem Zwiadu Astrograficznego. Co z tego wynikło? Już wiesz. Chyba tak. A ty? Co masz na myśli? Ta Flądra nie była statkiem szpiegowskim. Nie. I nie mogła sama się wysadzić, prawda? Nie mogła. Zapewne więc znalazła to, czego szukasz, co cię tak zaniepokoiło. Możliwe, przyznał Abacht. Ale co z tego? Nie wysłała żadnego meldunku, a w tamtym obszarze nie mamy innych jednostek. Jewetowie zachowają swoje tajemnice dla siebie. Zasalutował niemrawo. Proszę o pozwolenie udania się do kabiny, sir. Han zmarszczył brwi. Udzielam, powiedział i Abacht skierował się do wyjścia. Generale. Abacht przystanął i obejrzał się. Ile statków zwiadowczych ma piąta flota? Jeden dywizjon, czyli osiem. Mamy też dwa dywizjony zdalnie sterowanych jednostek rozpoznawczych. Han wskazał na rząd nieobsadzonych konsolet. — Zechcesz mi pokazać, który z tych guzików łączy z twoimi taktykami? — Co sugerujesz? — spytał Abacht z dość niepewną jeszcze miną. — Cóż, wiemy jedno. Gdzieś tam jest coś albo ktoś, kto bardzo nie lubi Nowej Republiki — powiedział Han z ponurym uśmiechem. — Mam rację? — Myślę, że tak. W tej sytuacji należałoby osłonić jakoś operację odwrotu. Uważasz, że to brzmi sensownie? Ty dowodzisz flotą, generale Solo. Zgadza się. A ja bardzo nie lubię odwracać się plecami do ciemnych kątów, w których ktoś może na mnie czyhać. Który guzik? Tamten, wskazał Abacht. Rozdział czternasty Nazwę Curnact nadali gromadzie przed setkami lat obcy astronomowie. Dla większości był to teraz tylko pusty dźwięk, zlepek liter nieznaczący więcej niż zwykle pomieszczane w katalogach symbole liczbowe. W rzeczywistości wszystko zaczęło się od niejakiego Aitro który zachowywał się nader przychylnie wobec pierwszego obserwatora, czyli głównego astronoma na dworze cesarza Pridu III panującego na tambanie rzecz dotyczyła pewnej kobiety i osobistego powozu władcy gdy następnej nocy astronom przyłożył oko do okularu nowiutkiego teleskopu zdarzyło mu się dostrzec na tle nieba jasny i nieco zamazany dysk postanowił odwdzięczyć się swemu dobroczyńcy i w ten sposób nowo odkryta gromada gwiazdna odziedziczyła imię po dowódcy nocnej zmiany pałacowej gwardii jednak to samo jasne skupisko miało też inne miana. Rasa Fia z planety Galantos, na której niebie gromada jawiła się jako wielki jasny owal, zwała ją obłokiem mnogości. Inny galaktyczny sąsiad, Łechtamowie, powiadali o świątyni bogów. Kaa, wędrowcy dość wiekowi, by pamiętać widok pierwszych zapalających się w gromadzie gwiazd, przechowywali nazwę. Noat padł l, co można przełożyć jako małą szkółkę. Jewetowie przyjęli termin, który znaczył dokładnie tyle, co dom. Gromadę tworzyło dwa tysiące słońc i dwadzieścia tysięcy światów zrodzonych z tego samego obłoku pyłowo-gazowego, którego szczątki wciąż zaśmiecały przestrzeń pomiędzy nimi, wszystkie młode i surowe, przeważnie zupełnie puste życie ożywiło kolorami mniej niż sto planet. Tylko jeden gatunek zdołał wydźwignąć się z powierzchni ku gwiazdom. Dwa tysiące słońc skupionych w stosunkowo niewielkiej przestrzeni świeciło tak jasno, że obserwator na NZO czy pobliskich jej planetach nie miał szansy dostrzec na niebie żadnych mniej jasnych obiektów, w tym i odległego przestworu galaktyki. Jewetowie dowiedzieli się, że nie są sami we wszechświecie, dopiero wtedy, gdy obcy przybyli do gromady, by eksploatować jej bogactwa. Była to dla nich zaskakująca nowina. Młody gatunek o silnym poczuciu jedności przywykł uznawać swą siedzibę za środek uniwersum. Samo istnienie obcych, jak i ich oczywista inność okazały się dla Jewetów nieodpartym wyzwaniem. Z tego też wynikł ostatecznie nowy profil kulturowy społeczności zbudowanej na założeniach czystości rasy, świętej nienaruszalności terytorium i ksenofobicznej nienawiści. Imperialna okupacja stanowiła dla Jewetów wspaniałą okazję do nauki. Wykorzystali ją w pełni. Gdy funkcjonariusze imperialni przybyli do gromady, Kornact należało w całości do Jewetów. Podróżując w przestrzeni rzeczywistej na swoich niedoskonałych, kulistych statkach z napędem rakietowym, zdołali zasiedlić 11 światów poza swoim własnym. W całej spisanej historii galaktyki brak drugiego gatunku, który założyłby aż tyle kolonii bez korzystania z technologii napędu nadprzestrzennego. Jewetowie dokonali tego, ponieważ świetliste, nocne niebo, wiszące jakby na wyciągnięcie ręki, kusiło ich nieodparcie musieli sięgnąć tych gwiazd. Ostatecznie imperium wycofało się z Cornacht, a Jewetom została w spadku technologia umożliwiająca dokonywanie dowolnie dalekich skoków pomiędzy gwiazdami. Nieporównanie szybsze statki sprawiły, że skolonizowane przez Jewetów światy stały się równie bliskie jak miasta leżące na sąsiednim kontynencie. Imperialne moduły łączności mogły w ciągu kilku minut przenieść głos wicekróla do wolny kraniec gromady. N'Zoth zjednoczyła się z koloniami bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Rozpoczął się czas drugich narodzin. Jewetowie ruszyli na podbój i zasiedlili tuzin dalszych światów. W pewien sposób rozładowali tą metodą frustrację narosłą w trakcie lat okupacji. Ich ambicje jednak na tym się nie kończyły. W umysłach wielu zrodziła się już wizja wspanialszych dokonań, te zaś jednak wymagały długich przygotowań i sporego namysłu. Na razie inżynierowie zaadaptowali dawne projekty tradycyjnie napędzanych statków jewetów do imperialnej technologii, ekipy stoczniowe zaś wzięły się za dokończenie i remonty jednostek bojowych przechwyconych od imperium. Uznano oficjalnie, że ochrona przyrodzonych Jewetom praw wymagać będzie i tych, i jeszcze znaczniejszych wysiłków i ofiar. Nastawiano się na działania bezprecedensowe, przygotowując nie tylko statki i załogi, ale całe społeczności, całe pokolenia, które powinny w pewnej chwili bez wahania opuścić swe domostwa i ruszyć na poszukiwanie nowych siedzib wśród gwiazd. A to wymagałoby, ktoś podążył przodem. I oczyścił im drogę. Podczas okupacji gromady Kurnakt, Imperium pozwoliło kilku grupom emigranckim założyć tu parę kolonii. W gruncie rzeczy nawet do tego zachęcało, głównie dla zaspokojenia własnych potrzeb. I gdy Imperium upadło, Jewetowie nie byli już u siebie sami. Transfer pomiędzy Aramadią i długim na osiem kilometrów gwiezdnym niszczycielem Duma Jewetów przeprowadzono podczas spotkania w samym sercu gromady Kornacht, z dala od czyichkolwiek ciekawskich oczu. Przewiezienie całej świty wicekróla wymagało aż trzech rejsów rakietowego wahadłowca. Za pierwszym razem na pokład trafiły Darna i partnerki prokreacyjne władcy. Przy drugim nawrocie przetransportowano grupę asystentów, w tym i pierwszego Atasze Eriego Palle. Ostatnim rejsem zabrała się kompania honorowa, sam Nil Spar i Wordul, naczelny informatyk Aramadi, który w tej formie otrzymał wyróżnienie za wzorowe wypełnianie obowiązków podczas udanej wizyty na kursant. Na ich spotkanie wyszedł Darbille, zastępca Nila Spara podczas dawnych dni podziemia. Obecnie dowodził dumą Jewetów i zawiadywał szkoleniem kolejnych dowódców przeznaczonych na następne eksimperialne okręty dołączające kolejno do rosnącej w siłę czarnej floty. Etajas przywitał się Darbille salutując w sposób, który wyrażał jednoznacznie dzielącą ich przepaść w hierarchii społecznej. Stojący za nim niżsi rangą oficerowie natychmiast uczynili podobnie, tyle że z jeszcze większą ostentacją. Każdy z nich przyklęknął na jedno kolano i skłonił głowę. — Noreti — odparł ciepło Spar. To nie było konieczne, ale sprawiło mi radość. Dopilnuj, aby każdy trafił do swojej kwatery. Dar, zaprowadź mnie na mostek. Czy flota jest już gotowa? — Tędy wicekrólu. Flota jest jak najbardziej gotowa. Tylko chwale nie udało się wyprawić na czas, by do nas dołączyła, powiedział Darbille, wiedząc, że ta wiadomość nie zaskoczy spara. Chwała była imperialnym okrętem zwanym niegdyś EXF i miała wyjątkowo osobliwy i unikatowy system napędowy, który nieustannie sprawiał Jewetom kłopoty. Idąc korytarzem za billem, Spar przesunął palcami po nagich karkach mijanych oficerów. Był to gest akceptacji, przyjęcia ich gotowości do złożenia ofiary z życia. A co zresztą? Spytał. Po ostatnich ćwiczeniach uznałem, że załoga błogosławionego nie jest jeszcze gotowa, ale to nam nie przeszkodzi w udanym wykonywaniu zadań. Spodziewam się, że pierwszy został odpowiednio potraktowany za to niepowodzenie. Owszem, moją ręką, podobnie jak jego drugi. Wspaniale, stwierdził Nils par. Ci, którzy służą na niższych stanowiskach, nie powinni liczyć na to, iż ostrze sprawiedliwości dosięgnie tylko gardła dowódcy. Nowy pierwszy błogosławionego wie, że po naszym powrocie czekają ich kolejne ćwiczenia. Może zechcesz im się przyjrzeć? To wie, odparł Nils Parr, gdy dotarli na mostek. Na razie myślę tylko o tym, co nas czeka w najbliższej przyszłości i wspominam. Uważam, że dobrze się stało, iż właśnie ty dowodzisz dzisiaj moim okrętem flagowym. Pamiętasz piękno i ten dzień, gdy odkryliśmy pierwsze gniazdo robactwa. Mały Statek Kosmiczny Piękno, dawna Imperialna Korweta zaniósł kiedyś Nila Spara daleko poza granice gromady. Długa misja zwiadowcza otworzyła mu oczy na stojące przed Jewetami zadania i nadała cel wszystkim jego późniejszym działaniom. Pojął wielkość powszechnego i zrozumiał jego nakazy. Ujrzał, jak liczni są wrogowie Jewetów i jak wielkie stanowią zagrożenie. Z tymi myślami wrócił wówczas na N'Zoth i postanowił zostać wicekrólem. — Oczywiście, Etaiz. A teraz znów jesteśmy razem i to na mostku wspaniałego okrętu. Niebawem ponownie spojrzymy z góry na gniazda szkodników, ale tym razem oni dowiedzą się o naszym istnieniu. Spojrzał obok Nila Spara na pierwszego informatyka. — Lifat. Co wiesz o ruchach republikańskiej piątej floty? Szanowny pierwszy, nasze źródło melduje, że zniknęli z hatały. Kontakty na Kurusan sygnalizują, iż flota została odwołana. Nils Parr odetchnął z ulgą. Zatem się uda. Jestem usprawiedliwiony. Darbille spojrzał z radością na przełożonego. Na Twoje rozkazy, wicekrólu. Chcę przemówić do wszystkich na naszych pokładach. Bile skinął pospiesznie na pierwszego odłączności, a ten połączył co trzeba i zapowiedział, że wicekról przemówi zaraz do załóg wszystkich dwudziestu pięciu okrętów rozrzuconych dyskretnie w grupach po dwa, po trzy w całej gromadzie. Pamiętajcie, że należymy do błogosławionych, zrodzonych z blasku powszechnego, powiedział Nil Spar. Piękno należy do nas. Niebiosa, które widzimy nad głowami, należeć będą do naszych dzieci. Nie zostały stworzone dla istot, które ściągnęły ku nim z zewnętrznych mroków i które obecnością swego jestestwa mącą blaski i kalają piękno powszechnego. Dziś usuniemy ich tak, jak zarządca spichlerza pozbywa się szkodników, by ochronić plony. — A gdy następnym razem staniecie na N'Zoth i spojrzycie w niebo, będziecie wiedzieli, że w górze nie ma już nikogo prócz potomstwa Jewetów. Nilspar odstąpił od hiperkomu i spojrzał na Dara Billego. — Możesz wydać rozkaz — oznajmił wspaniałomyślnie. Kryza pierwszego napuchła z dumy i wdzięczności. Do wszystkich jednostek czarnej floty mówi pierwszy dumy Jewetów oznajmił czystym wyraźnym głosem Na polecenie wicekróla rozkazuje rozpocząć planowane ataki Niech każdy z was dowiedzie dzisiaj że zasłużył na miano Jewety Na pomarszczonym i brudnym obliczu Negusa Nigekusa malował się wyraz aprobaty Zadowolony zatrzasnął luk i zasunął bolce zamka. Magazyn rudy był w dwóch trzecich zapełniony, a do przybycia frachtowca został jeszcze miesiąc. Może tym razem uda się wreszcie zarobić więcej niż wyniosły koszty wydobycia i spłacić ostatnią ratę długu zaciągniętego w dniu przylotu na nową brigię. Nigekus nigdy nie sądził, że po 18 latach ciężkiej pracy przy kopaniu zalegających na stokach wzgórz otaczających wioskę chromitów, mała kolonia wciąż jeszcze będzie coś winna kapitanowi frachtowca, który kiedyś ich tu przywiózł. Z początku, kraina obdarowywała ich hojnie. Gromada pozostawała pod ochroną imperium, kurusand, uznawało prawa kolonistów do nowej Brygi i kupcy zjawiali się wystarczająco tłumnie by można było dyktować im dobre ceny na biało-błękitny metal. Wojna, dopóki nie zaglądała w te okolice, wspaniale nakręcała interesy. Przez pierwsze cztery lata nie zdarzył się taki kwartał, by mała społeczność nie spłaciła kolejnej raty długu. Nawet wówczas, gdy koszty utrzymania nieco wzrosły, ponieważ rodziny kolejno opuszczały baraki i przeprowadzały się do porządnych domów. Nie przeszkodziło również pojawienie się nowych gąb do wyżywienia dzieci zbyt młodych by mogły zarabiać na swoje utrzymanie. Ich matki pracowały wówczas w żłobku, a nie w kopalni. Kolonia zniosła też bez większej szkody letnią klęskę nieurodzaju i tę zimę, kiedy spłonęła linia oczyszczania i przetwarzania rudy. Zawsze zostawało jeszcze coś na górce. Z czasem jednak Ziemia przestała łaskawie dzielić się swoimi skarbami. A później skończył się imperialny protektorat. Linie komunikacyjne z na Galantos i Wechtam zaczęły uchodzić za niebezpieczne. Najlepsi kupcy zmniejszyli zamówienia lub w ogóle się nie zjawili, uzasadniając to zbyt częstymi atakami piractwa. W końcu jedynym odbiorcą został kapitan Stanc przylatujący na frachtowcu Albatros. Gotów był płacić wyłącznie najniższą z możliwych cen, wyrażając w ten sposób pogardę dla potu i trudu dwóch setek górników, którzy co rano wyjeżdżali z wioski i wieczorem wracali z przygiętymi do ziemi grzbietami. Stanc jednak chociaż oficjalnie korsarzem nie był, miał czysto pirackie podejście do interesów i bynajmniej im nie współczuł. To robota akurat dla robotów, powtarzał. To one wykopują zwykle kamienie z ziemi. Nie możecie oczekiwać, że będę płacił pełną stawkę za maszynową robotę. Nawet przy tych cenach, które wam proponuję, ledwo opłaca mi się przylatywać. Nigekus wątpił w jego prawdomówność, ale nie miał żadnych podstaw do wszczynania dyskusji. Nie miał też wyboru. Musiał wysłuchiwać narzekań stanca na jakość towaru i przyjmować jego wyliczenia dyktowane nie tyle rzetelnością, ile kaprysami starego botana. Od lat zapłata wahała się w granicach wysokości kwartalnych odsetek. Czasem była nieco wyższa, zwykle jednak niższa, co oczywiście zwiększało tylko zadłużenie wioski. Gdyby koloniści mieli własny statek, choćby i stary koreliański masowiec, a nawet byle poobijaną barkę. Ale o tym mogli tylko pomarzyć. Jednak obecnie ziemia znów zaczęła okazywać przychylność. Dwa nowe stanowiska dawały urobek, jaki najstarsi porównywali do zasobów, które znaleźli na początku i które skusiły ich do porzucenia dawnej brigi i osiedlenia się tutaj. Nawet jeśli stanc zapłaci im jedynie zwykłą stawkę, to i tak zdołają spłacić nie tylko odsetki, ale może i resztę długu. Nie chcąc dać się oszukać, Nigekos postanowił nie pokazywać stancowi od razu całości urobku. Miał zamiar schować jedną trzecią rudy i ujawnić jej istnienie dopiero po usłyszeniu ceny. Trochę ryzykował, bo kto wie, może inni dawno już próbowali tej sztuczki. Jeśli botan się obrazi, wówczas osada straci jedyne źródło utrzymania, a obrażający może nawet zginąć. Lecz Nigekus chciał chociaż raz ujrzeć nową Brigię wolną od nieustannego szantażu ze strony kapitana stanca. Wiedział też, że nie będzie miał już po temu wielu okazji, a to za sprawą postępującej pylicy. Jeszcze trochę, a nada się tylko na nawóz do ogródka. Nawet jeśli rozwścieczony stanc skręci mu kark, nie odbierze aż tak wiele życia. Oszczędzi mi tylko paru tygodni wypluwania płuc, powiedział innym starszym, aby zyskać ich akceptację dla planu. A wtedy wy będziecie mieli prawo zabić kapitana i zatrzymać statek jako odszkodowanie dla mojej rodziny. Negus Nigekes ruszył powoli, ale z godnością ku kopule kryjącej linię obróbki rudy. Świadomość, że zbliża się jego czas, dziwnie dodawała sił wychudzonemu ciału. Z trudem zaakceptował fakt, że nie potrafi już samodzielnie zejść do sztolni, a na przodku tylko przeszkadza i zabiera miejsce. Wywołany latami ciężkiej pracy ból wydawał się łatwiejszy do zniesienia niż poczucie bezużyteczności. Obecnie był jak jedno z tych dzieci, którymi się opiekował. Gęba wyjadająca kąski ze wspólnego stołu, do którego sam się nie dokładał. Ulżyło mu, gdy znalazł sposób ukojenia owego poczucia winy. Zanim dotarł do kopuły, nad wioską przemknął jakiś cień. Nigekus podniósł głowę, ale uczynił to zbyt powoli, żeby cokolwiek zauważyć, a jazgot maszyn zagłuszył wszystkie inne dźwięki lądowniki opadły w dole rzeki, obok Zakola, w miejscu niewidocznym z wioski. Nigekos pokręcił głową i wszedł pod kopułę, nieświadom zagrożenia, które zbliżało się już ku kolonii. Gdy wyszedł kilka minut później, zakończywszy inspekcję, sytuacja zmieniła się diametralnie. Ku wiosce podchodziły szeroką tyralierą wysokie istoty w zielono-brunatnych kombinezonach bojowych. Strzelały przy tym do płonących już częściowo zburzonych domów. Poprzez hałas przebił się przenikliwy krzyk dziecka, po czym urwał się raptownie. Nigekusa po prostu przeoczono lub zignorowano, bowiem zdołał przejść jeszcze ze sześć niepewnych kroków i ogarnąć spojrzeniem panoramę zniszczenia. Pojął, że leżące tu i ówdzie na ziemi czarne kształty to ciała. Dotarło doń też, że nie wie nawet kto właściwie najechał jego wioskę. Potem odzyskał głos i wykrzyczał całą złość, uniósł pięści i ruszył na najbliższego z żołnierzy. Ten zwrócił ku niemu broń o srebrzystej lufie i Nigekos padł pośród żaru. Dwóch kopaczy z szybu czwartego dostrzegło lądujące statki i oni właśnie jako pierwsi zwołali towarzyszy i ruszyli ku wiosce. Wyrastające z poza wzgórz słupy czarnego dymu zaalarmowały inne obsady, które też porzuciły pracę i pobiegły wydeptanymi ścieżkami. Niektórzy nieśli na ramionach narzędzia jako broń, większość jednak szła z gołymi rękami, poganiana lękiem o los rodzin. Nie mieli na nowej brigi żadnych wrogów, a broń energetyczna była luksusem, na który nie mogli sobie pozwolić. Odziane w szczelne kombinezony, jewetańskie oddziały czekały cierpliwie pośród dymu i smrodu szkodników, aż górnicy powrócą do wioski. Nie musiały robić nic więcej. Tak jak przewidział Nils Parr, samo zniszczenie wioski wystarczyło tamtym, by podjęli desperacki atak. Zaczęła się metodyczna rzeź. Stojąc na skraju osady, żołnierze podpuszczali górników na poziom dolinki, po czym kosili ich seriami. Kilku ostatnich właściwie popełniło samobójstwo. Straciwszy wszystko, co w życiu posiadali, porzucili całkiem nieskuteczną broń, przestali szukać ukrycia i pobiegli po zboczu, wystawiając się na cel w poszukiwaniu śmierci, która wydawała im się losem łagodniejszym niż dalsza egzystencja z pamięcią tej tragedii. Kiedy wiatr rozgonił ostatnie ślady dymu, wśród gruzów całe pozostały tylko magazyny z rudą i kopuła z maszynerią. Nie było to przypadkiem. Gdy tylko oddziały wróciły do desantowców, w obrębie wioski wylądował brzuchaty transportowiec. Nim minęła godzina, zarówno ruda, jak i linia do jej przetwarzania znalazły się na jego pokładzie. Niebawem frachtowiec oddalił się od planety, a wówczas okręt Gwiezdne Marzenie dokonał całkowitej sterylizacji doliny. Starczyła jedna długa salwa z głównych baterii krążownika. Ciała wyparowały i zniknęły, podobnie jak ślady krwi na skałach. Ziemia stopiła się w szklistą masę, a rzeka buchnęła parą. Po szkodnikach nie zostało nic oprócz paru dziur, które wykopały w ziemi i ścieżek wydeptanych pomiędzy wzgórzami. Krążownik Gwiezdne Marzenie wrócił na Nzoth jako zwycięzca i z ładunkiem rudy, której wartość w pełni opłaciła całą akcję. W mieście ogrodów na jity świecie pielęgnowanym od lat przez łagodne dłonie, Pewna kobieta obudziła się dręczona nocną zmorą. Spadająca gwiazda zmieniła się w jej śnie w statek, a statek w okręt wojenny, z którego na oblicze globu spłynęły kaskady śmierci. Nurt oszalał w tym śnie od jęku mordowanych dusz i pociemniał od utoczonej krwi. Obudźcie się wszyscy natychmiast! powiedziała Wialu, potrząsając córką. Szybko! Zaczęło się coś strasznego. Wioska na Nowej Brigi była najmniejszym z trzynastu obcych skupisk, które czarna flota zniszczyła podczas pierwszej godziny trwania Wielkiej Czystki. Największe Polnaj jako jedyne spróbowało rzeczywistej obrony. Okrążająca gwiazdę po przeciwnej niż Kursant stronie gromady, Polnaj była sierotą pozostałą po imperium. Założono ją, by obsługiwała tajne wojskowe transporty wysyłane do sektora Farlax, Skryta pod powłoką wysokich chmur, z których deszcze rzadko docierały do powierzchni, jałowa i spieczona planeta zmieniła się w ogromny magazyn z rozległą zbrojownią na otwartym powietrzu. Wielkie lądowiska o kształcie osi z wyrastającymi wokoło szprychami stanowisk przeładunkowych i rozległe strefy magazynowania. Ciągnęły się bez końca na mrocznych, brunatnych równinach. W razie potrzeby, udałoby się tu obsłużyć nawet największe zdolne do lądowania na planecie pojazdy kosmiczne. Małe armie androidów rozładowywały, segregowały i przesyłały wszystko zgodnie z zapotrzebowaniem. W miarę jak rosło natężenie ruchu, wzrastało również zaludnienie. Początkowo stacjonowała na polna jedynie zwykła obsada wojskowa, rotacyjny garnizon wystawiony przez kwatermistrzostwo. Planetę wybrano przecież nie ze względu na jej klimat i położenie strategiczne, warunki życia nikogo wtedy nie interesowały. Z czasem jednak coraz więcej stanowisk zajmowali pracownicy cywilni, zaś centrum każdej ze stref lądowniczych rozrosło się do rozmiarów małego miasteczka zamieszkanego głównie przez osoby rzadko oddalające się z planety. Gdy niedobitki floty imperialnej opuściły Farlax i wycofały się do jądra galaktyki, personel wojskowy Polnaj uciekał na czym kto mógł, wyszukując na lądowiskach najrozmaitsze jednostki. Jednak cywili, których w pięćdziesięciu różnych osiedlach mieszkało tu podówczas aż ćwierć miliona, zostawiono zdanych na własne siły. Po prostu nagle głośne, ryczące ogniem z dysz transportowce przestały pojawiać się na niebie. Ale planeta nadal wydawała się bardzo zasobna, co złagodziło mieszkańcom szok związany z porzuceniem. Na parkingach i w kontenerach zostało tu praktycznie wszystko, czego potrzebować mogła wielka armia i flota okrętów wojennych. Nie zmarnowano właściwie niczego, mało też uległo przypadkowemu zniszczeniu. Polna i miało szczęście do silnej władzy, zaś sprzęt wojskowy okazał się nader podatny na modyfikacje i. Tym bardziej cenny. Zależnie od potrzeb, zestawiano z niego moduły samowystarczalnych osiedli lub nawet całe zespoły zunifikowanych, powiązanych miast. W dniu, w którym trzy jewetańskie okręty honor, wolność i poświęcenie pojawiły się na orbicie, populacja planety składała się z prawie 30 tysięcy mieszkańców, korzystających z usług 70 tysięcy droidów. Do dyspozycji mieli też sześć sprawnych myśliwców Taj. Uzbrojenie. Co jest? Czemu nie atakujemy? Szef uzbrojenia na Gwiezdnym Niszczycielu Poświęcenie skłonił się głęboko i dopiero potem odpowiedział Jeepowi Turrowi. Pierwszy. Ponad warstwami chmur rozciąga się inwersyjna strefa jonizacji. Wspólnie zakłócają skutecznie pracę wszystkich naszych urządzeń celowniczych. Nie mam pewności, czy uda się nam prowadzić ogień zadowalająco rażący cele i czy spełnie pokładane oczekiwania. Obaj musimy spełnić oczekiwania wicekróla, odparł Jeep Tour. Co proponujecie? W hangarach mamy kilka myśliwców w wersji zwiadowczej czekających, by mogły potwierdzić skuteczność ataku. Proszę o pozwolenie użycia trzech z nich do koordynowania ognia z pułapu pod chmurami. Czy to wystarczy, aby zapewnić sukces operacji? Bez wątpienia, pierwszy. Zatem wykonać. Centrum Taktyczne, wystrzelić trzy myśliwce rozpoznawcze, kontrolę nad nimi przekazać szefowi uzbrojenia. Ostatni z satelitów nawigacyjnych, które wspomagały system kontroli ruchu Polnaj, przestał działać prawie rok wcześniej. Gdyby nie to. Jewetański zespół zostałby wykryty natychmiast po wyjściu z nadprzestrzeni. Naziemne komponenty systemu nadal jednak funkcjonowały sprawnie, toteż alarmy zadźwięczały od razu, gdy tylko pierwszy myśliwiec przedarł się przez strefę jonizacji. Technicy skoczyli do nieużywanych i zaniedbanych stanowisk. Wielu innych mieszkańców planety wybiegło na zewnątrz, chcąc zobaczyć, jacy to goście oznajmiają swoje przybycie. Obdarzeni lepszym wzrokiem mieli szansę dojrzeć trzy drobne czarne stateczki krążące tuż pod podstawą chmur. Jeden znajdował się nad miastem zwanym północ 9, drugi nad północ 11, a trzeci wybrał miasto-widmo północ 14. Od dawna odzierane już tylko z urządzeń i wyposażenia na potrzeby innych osiedli. Potem z nieba runęła ognista nawała. Turbo lasery plunęły całą mocą, rozrywając powłokę chmur i trzy miasta zniknęły w złocistych wybuchach i czarnym dymie, a po chwili wyrosły nad nimi wielkie grzyby pyłu. Choć trwało to tylko moment i lasery zaraz umilkły, jeszcze przez dłuższą chwilę przetaczało się nad równinami polnaj gromowe echo wielkich, złowieszczych werbli. Ludzie zebrani na jednym z rozległych i pustych lądowisk północy dziesięć różnie reagowali na ten widok. Jedni zamierali oszołomieni, inni wrzeszczeli ze strachu. Mężczyzna stojący obok plata Mallara padł na kolana i zaczął wymiotować. Plat odwrócił od niego wzrok i dostrzegł kobietę wpijającą palce w ubranie z taką siłą, że spod połamanych paznokci płynęły wyraźne strumyki krwi. Ten widok wyrwał go z odrętwienia i zaczął torować sobie drogę przez tłum. Zmierzał ku skrajowi płyty postojowej. Nagle rozległ się krzyk. Ktoś wskazał mały stateczek, który zamiast nadal krążyć nad dziewiątką, wyraźnie zmieniał swoją pozycję i kierował się ku dziesiątce. W jednej chwili tłum się rozpierzchnął. Część szukała iluzorycznego schronienia w budynkach portu. Inni, ile sił w nogach, biegli ku równinie poza miastem. Mallar z początku opierał się nurtowi, potem jednak również ruszył pędem. Był jednym z dwunastu studentów drugiego roku inżynierii, którzy mieli to szczęście, że mogli uczyć się obsługi i eksploatacji statków latających na przykładzie autentycznego myśliwca typu taj. Własności Instytutu Techniki, przechowywanej w jednym z hangarów Portu Kosmicznego. Kurs obejmował również naukę latania na tym sprzęcie. Stanowisko Instytutu znajdowało się dokładnie po drugiej stronie centrum terminala i, chociaż Malar wyciągał nogi jak mógł, nie sądził, by zdołał przebiec jako pierwszy z całej dwunastki. Los sprawił jednak, że dotarł pierwszy. Drzwi hangaru zostały już otwarte. Pierwszoroczni gorączkowo oczyszczali wyjazd z blokujących drogę droidów i urządzeń, ale miejsca w kokpicie nikt jeszcze nie zajął. Malar nie wahał się ani chwili. Złapał z szafki hełm i maskę, wspiął się na prawe skrzydło maszyny i uderzył w zamek włazu. Ty tam krzyknął, wskazując na najbliższego studenta. Zorganizuj mi androida zasilającego natychmiast! Zanim Malar usiadł w fotelu i zaczął procedurę uruchomienia napędu, zjawiło się jeszcze dwóch potencjalnych pilotów. Wzięli się do roboty z opanowaniem i skutecznością, którymi wzbudziliby niewątpliwie szacunek każdej załogi pokładowej, nawet doświadczonego w bojach lotniskowca. Szybko pomogli w dostarczeniu szarego androida zasilającego w stosowne miejsce obok burty myśliwca. Gdy podłączyli przewody, Malar naładował kondensatory obu silników jonowych. Potem puścił je na bieg jałowy. Nie było czasu na sprawdzanie pełnej listy czynności przedstartowych. Ewentualny wypadek, a nawet rozbicie maszyny wydawało się perspektywą mniej upiorną niż oczekiwanie na kolejny atak z za chmur. Jestem gotów zawołał malar do mikrofonu. Odłączcie wszystko i zejdźcie z drogi. Będę startował. Zwykłym trybem należałoby wyholować myśliwiec tay z hangaru na płytę. Wymagało to użycia wózka z płozami i robota holowniczego i zwykle trwało co najmniej kilka minut. Malar obawiał się, że już może być za późno. Ledwie ostatni studenci pierzchnęli z hangaru, pchnął energicznie przepustnicę. Myśliwiec zerwał się z miejsca, podmuch odrzutu skłębił umieszczony na tyłach pomieszczenia sprzęt, śmieci poleciały nawet na poobijane w dawnej służbie panele baterii słonecznych. Nabierając gwałtownie szybkości, uniósł się ponad podłogę. Kiedy przelatywał przez bramę, musnął lewym panelem dźwigar dura stalowej framugi, zgrzytnęło, aż wszystkim ciarki przeszły. Malarowi na chwilę stanęło serce, gdy maszyna się zatrzęsła, po chwili jednak wydostał się na szarawy blask miejscowego południa. Zaraz też skierował maszynę ku niebu. Celując oboma działkami w chmury, szedł z maksymalnym ciągiem jak najwyżej. Małe czarne stateczki wciąż krążyły niczym padlinożercy. Mallar włączył system celowniczy i zrobiło mu się nieco lżej na duszy, gdy zauważył jeszcze trzy inne maszyny typu taj, które również zdołały wzbić się w powietrze. Wybrał najbliższy dostępny cel i zrobił coś, czego żaden instruktor nigdy by nie pochwalił. Uruchomił zasilanie czterech sprzężonych działek laserowych typu CNR. Popiskując na tarczywie, system celowniczy poinformował pilota, że cel został rozpoznany jako myśliwiec taj w konfiguracji rozpoznawczej. Ku zdumieniu Mallara nie włączyło się żadne z zabezpieczeń mających zapobiec oddaniu ognia do celu będącego w domniemaniu przyjaznym. Zaraz po identyfikacji ożył również i komputer bojowy. Cel zasięgu Oznajmił napis na wyświetlaczu, a kontrolki uzbrojenia zmieniły barwę z zielonej na czerwoną. Nacisnął oba spusty i statek zadrżał, gdy cztery sprzężone działka plunęły ogniem. Potem zaszło coś, co niebotycznie zdumiało Mallara i głównie jego właśnie. Wrogi myśliwiec Tai nie próbował żadnego uniku, nie podjął walki. Tylko po ułamku sekundy eksplodował kulą żółtego i białego ognia czy sprawiła to większa szybkość maszyny przechwytującej która błyskawicznie wzbiła się z poziomu gruntu czy zwykłe zaskoczenie tamten zachowywał się tak jakby w ogóle nie dostrzegł źródła zagrożenia malar ominął opadającą z wolna chmurę szczątków w słuchawkach słyszał liczne podniesione głosy ale sam nie czuł ani radości ani ulgi trząsł się cały oblany zimnym i lepkim potem teraz gdy minęła chwila podniecenia, zwolna zaczęła docierać doń cała groza nowej sytuacji. Myśliwiec wleciał w chmury i przez wszystkie iluminatory zaatakowało mallara ostre, białe światło. Maszyna zaczęła trząść się i zataczać, aż oślepiony pilot nabrał niemal przekonania, że został właśnie trafiony i zaraz zginie. Jednak sekundy upływały, a on wciąż pozostawał przy życiu. Latające przed oczami jasne plamy zwolna zniknęły, a myśliwiec cały i nietknięty wychynął w przestwór pomiędzy chmurami a gwiazdami. System celowniczy znów ożył natarczywymi piskami. Mallar najpierw zerknął na wyświetlacz, potem przez osłonę kokpitu i poczuł, jak strach chwyta go w swe cęgi dokładnie nad nim płynął po orbicie największy statek jaki zdarzyło mu się kiedykolwiek widzieć nieregularny nieco klinowaty kształt z otworami baterii i obu burtowymi bramami hangarów z których wyłaniały się wciąż nowe myśliwce identyfikacja cel podstawowy gwiezdny niszczyciel klasy victory poinformował go komputer pokładowy myśliwiec taj wciąż się ku niemu wspinał Cele drugorzędne. Nawet nie chcę wiedzieć. Rzucił nerwowo malari, przewrócił maszynę na plecy i jak najszybciej zanurkował pod płaskim kątem byle dalej od tego potężnego okrętu byle do chmur. Szef uzbrojenia na pokładzie poświęcenia leżał na podłodze mostka. Pierwszy, który przed chwilą powalił go ciosem pięści, stał tuż nad podwładnym. Twoja niekompetencja sprawiła, że jeden z naszych pilotów zginął. Był pierwszy. Jak wynagrodzisz tę hańbę jego rodzinie? Panie, nie uprzedzono mnie, że obiekt będzie próbował obrony. Maszyna zwiadowcza podlegała właśnie tobie. Nie pozwoliłeś mu przerwać zadania, nie pozwoliłeś mu podjąć pościgu, nawet wtedy, gdy szkodnik pojawił się w polu widzenia. To twoja wina. Szykowaliśmy się do otwarcia ognia. Zdejmujecie ze stanowiska. I obiecuję, że zapłacisz krwią. Precz stąd, zamelduj się w areszcie. Pierwszy zwrócił się do szefa taktyków: Wypuść swoje myśliwce. Macie oczyścić niebo nad Polnaj ze szkodników. Walka o Polnaj nie trwała długo. Za jednego z trzech myśliwców, które zdołały wystartować, prócz maszyny Mallara, siedział student pierwszego roku, który nigdy jeszcze nie miał okazji do samodzielnego lotu. To, że w ogóle zdołał utrzymać się w powietrzu, wynikało przede wszystkim z prostoty imperialnego projektu kabiny. Jednak jego pierwszy cel po prostu zniknął w chmurach, w chwili gdy student błagał o pomoc w uruchomieniu systemu działek laserowych. Niedługo potem na niebie pokazała się cała eskadra myśliwców Jewetów. Spadli na nieszczęśnika z nadchmur. Długi płaski korkociąg zakończył się ognistą eksplozją na równinie na wschód od Dwunastki. Myśliwiec, który wystartował z jedenastki, pilotował instruktor. Podobnie jak Malar, zdołał wspiąć się na wysoki pułap aż do granicy próżni, gdzie trafił na orbitujący w górze niszczyciel Wolność. W odróżnieniu od Mallara nie uciekł natychmiast, skutkiem czego turbolaser obrony przeciwlotniczej szybko określił jego kurs i rozbił maszynę na tysiące kawałeczków, spadających później na powierzchnię niczym deszcz drobnych, metalowych szczątków. W myśliwcu z dziewiątki zasiadł prawdziwy pilot, weteran wielu walk, ale najpierw ledwie zdołał umknąć przed zniszczeniem całego miasta i odłamek uszkodził jeden z silników maszyny. Napęd zawiódł ostatecznie, gdy doszło do walki manewrowej z trzema myśliwcami przeciwnika. Łatwy cel szybko eksplodował. Czwarty myśliwiec Taj uległ zniszczeniu na ziemi kiedy ekipa ochotników gorączkowo szykowała go do startu. Piąty stracono w pierwszej chwili ataku, gdy północ 11 stała się celem turbolaserów wolności. Zwycięstwo Pata Mallara było jedynym, jakie odnotowano tego dnia po stronie obrońców. Nikt lepiej niż on nie pojmował, jak niewiele znaczyło. Młody pilot bał się jednak śmierci, więc uciekł nad przeciwległą półkulę planety. Skrył się w chmurach pod specjalnie stworzoną przez imperium dla ochrony planety warstwą zjonizowaną. Ponieważ bał się też poczucia winy, które pojawia się u ludzi samotnie ocalałych z powszechnej masakry, krążył tam i czekał. Długo trwało, nim oba lęki przygasły i pojawił się nowy, jeszcze silniejszy. Niepokój o los rodziców, przyjaciół, osób szczególnie ukochanych. Przejrzawszy materiał zarejestrowany przez bojowe kamery, uznał, że musi mieć coś więcej i zawrócił. Zbliżając się do miast, wyszedł ponad chmury, akurat na tyle, by zauważyć obecność trzech potężnych okrętów wyczekujących w jednej formacji na orbicie. Jeśli nawet jego myśliwiec pojawił się na ich ekranach systemu wykrywania, zginął pośród trzasków i plamek zakłóceń wywoływanych jonizacją. Potem zanurkował w chmury, pod którymi nie napotkał już żadnych wrogich myśliwców. Holokamery ogarnęły obraz ruin siedmiu miast, siedem wystających nad równiną pióropuszy czarnego dymu. I tylko siedem, bowiem dziesiątka nadal stała, a w porcie dostrzegł przycumowany potężny transportowiec. Widok ten wlał nieco nadziei w serce Mallara pierwszej nadziei od chwili zniszczenia dziewiątki. Skoro nie wszystko uległo zagładzie, to próba zwrócenia się o pomoc mogła mieć sens, a pragnienie szukania sprawiedliwości przestawało być czym marzeniem. Schował się z powrotem pomiędzy obie warstwy. Zmobilizował wszystkie swe umiejętności i zdolności i kierując stateczek ku horyzontowi, włączył napęd na pełną moc. Pół godziny później, po środku przeciwległej półkuli, niepozorny, jednomiejscowy wymyśliwiec ze zdeterminowanym młodym studentem za sterami wyprysnął z chmur i pomknął ku gwiazdom. Obecny na pokładzie jednostki flagowej Duma Jewetów wicekról Nils Parr osobiście nadzorował eksterminację mieszkańców kolonii Kubas, których zbiorowisko ocenił jako szczególnie odrażające twarze tych szkodników były tak szkaradnie zmutowane, że ich zagłada dostarczała mu niemal fizycznej przyjemności. Potem, gdy Duma brała udział w przechwyceniu imperialnej instalacji rolniczej na Pirol V, wicekról wycofał się do swoich kwater, gdzie poddał się troskliwym staraniom swej darny i odebrał meldunki od innych zespołów floty. Zewsząd napływały niezmiennie dobre wieści. Doszło wprawdzie do nieszczęśliwego wypadku na polna, gdzie zginął jeden pilot, a szef uzbrojenia popełnił samobójstwo, ale był to incydent bez znaczenia dla całości operacji. Gdziekolwiek pojawiły się jednostki Jewetów, tam bez trudu udawało się wyplenić zatruwające te światy szkodniki. Chłodna, nieubłagana i przerażająco efektywna czarna flota osłoniła gromadę welonem śmierci. Osady szkodników ulegały jedna po drugiej: Kubas, Brigia, Polnaj, Moraw, Kosark, Hekig. Ci, którzy zaplanowali eksterminację obcych, nie wiedzieli zupełnie nic o historii ras i kolonii, które kazali unicestwić. Pełną sterylizację zarządzono na dwóch planetach, które miały zostać zasiedlone przez Jewetów. Wytypowani koloniści znajdowali się już na pokładach nowych statków, które wyleciały z dwunastki i były szybsze niż światło, za nimi powinni wkrótce podążyć następni. Oto nadszedł moment realizacji celu stawianego przez przeznaczenie. A gdy ten chwalebny dzień dobiegł końca, cała gromada znów należała tylko i wyłącznie do Jewetów. Zebrawszy wszystkie meldunki, Spar wezwał swe partnerki, by przyłączyły się do niego i jego darny w świętowaniu. Potem wicekról udał się na spoczynek i spał długo, mocno i nad podziw spokojnie. Leja organa solo czekała niecierpliwie przy bramce Eastport 18 na lądowanie wahadłowca. Zaledwie maszyna wyłączyła silniki, minęła porządkowego, puściła mimo uszu jego uwagi o zachowaniu środków bezpieczeństwa i pobiegła do stanowiska. Gdy włas otworzył się z sykiem, a schodki rozwinęły, ona już stała na dole. Pierwszy pojawił się Han. Jak zwykle z nieco krzywym uśmiechem i torbą przerzuconą przez ramię. Pokonał schodki w trzech długich skokach, cisnął torbę na ziemię i objął Leję na tyle mocno i serdecznie, że jej bezbrzeżne przygnębienie na chwilę prawie całkiem zniknęło. Od czasu załamania się rozmów z Jewetami i poniżenia zaznanego ze strony Peramisa i Nila Spara, Leja była w paskudnym nastroju. Teraz przytuliła się jak najmocniej do piersi Hanna, usiłując ukryć łzy. Wszystko będzie dobrze mruknął han, muskając ustami jej włosy. Jak usłyszysz, co ja musiałem przejść, Leja wreszcie się roześmiała i gorąco uścisnęła małżonka. Chodźmy do domu. Nie widzę przeciwwskazań, odparł han i pochylił się, by podnieść torbę. Nie obiecuj sobie za wiele, kochanie, ale bardzo mi ciebie brakowało. 23 godziny po opuszczeniu Polnaj Plat Malar włączył kamerę w kabinie myśliwca. Twarz miał bladą i mokrą od potu. Gardło ściśnięte i z trudem udawało mu się skupić spojrzenie na jednym punkcie. Zaprojektowany bez silników napędu nadświetlnego myśliwiec typu Taj nie był przystosowany do odbywania podróży takich jak ta, którą planował Malar – Zamierzając pokonać w przestrzeni rzeczywistej pustkę międzygwiezdną. Umknął z Polnaj, zmylił jewetów, zostawił gromadę kornacht za plecami, ale nie mógł oszukać czasu, nie mógł zmienić tego, o czym decydowały prawa fizyki. Gnał na pełnej szybkości tak długo, aż baterie słoneczne i kondensatory zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Rozpędził stateczek na prostej bardziej niż jakikolwiek pilot czyni to w walce. Przekonał nawet autopilota, który zwykle miał sobie radzić z prostszymi zadaniami nawigacyjnymi, by uznał Galantos jako cel lotu. Jednak obecnie milczące od paru godzin silniki zdążyły już wystygnąć, a w koło rozpościerała się wyłącznie pustka. Nos myśliwca mierzył w gwiazdę Galantos lecz osiągnąć ją miał dopiero za prawie trzy lata. Malar wyliczył wszystko dokładnie i wiedział, że żywy tam nie dotrze. Jego koniec powinien nastąpić przed upływem trzech godzin. Skromne pokładowe rezerwy tlenu już się wyczerpały. Odświeżacz nie mógł regenerować powietrza w nieskończoność. Każdy oddech coraz uboższą mieszanką tylko wzmagał ból głowy. Wprawdzie system utrzymywał właściwą wilgotność, ale własne gazowe produkty przemiany materii zwolna zatruwały organizm Malara. Pamięć zaczynała płatać mu figle. Pojawiły się obrazy dzieciństwa, wizje Polna jako ruchliwego portu, centrum przesiadkowego dla okolicznych linii kosmicznych obrazy zbyt silnie utrwalone, by ulec dobijającym się do świadomości faktom dawały też złudną nadzieję że spotka jeszcze inny statek który udzieli mu pomocy i schronienia całe dotychczasowe życie spędził na powierzchni planety i dopiero teraz odkrywał jak przeraźliwie pusta jest przestrzeń kosmiczna albo jak pustą się stała przez 23 godziny skanery nie wykryły ani jednej przelatującej w pobliżu jednostki Wiedział już, że musi zginąć i że umrze przerażająco samotny. Odchrząknął, co zabrzmiało jeszcze gorzej niż jego chrapliwy oddech. Nazywam się Pat Malar, powiedział. Urodziłem się w mieście północ trzy na planecie Polnaj. Moją matką była Fol Topas. Była biologiem i była piękna. Ojciec, Plat był mechanikiem, specjalizował się w droidach, jestem ich jedynym synem. Mieszkaliśmy w mieście południe 10, na poziomie niebieskim, blisko zbiornika algowego. Wczoraj był czterdziesty dzień miesiąca Mofat. Wczoraj bez żadnego ostrzeżenia zaatakowały polnaj wrogie okręty. Uczyniły to bez widocznej przyczyny. Niezidentyfikowane statki imperialnych wzorów. Zniszczyły większość miast planety, zabiły moich rodziców, zabiły większość z nas. Sądzę, że ci, którzy przetrwali, są teraz jeńcami lub zakładnikami wroga. Widziałem wielki transportowiec. Przerwał z bijącym mocno sercem, próbował złapać oddech. Głos zaczął mu zwolna uciekać. Kamery bojowe mojego statku zarejestrowały dowody zbrodni, obraz zniszczenia mojej ojczyzny. Wróg zamordował moich pobratymców zamordował tysiące spośród nich. Proszę o pomoc. Proszę, jeśli ktoś z nich jeszcze żyje, spróbujcie ich uratować. Ktokolwiek zdoła to obejrzeć, niech odszuka te potwory i surowo je ukaże. Tak się nie robi. To bardzo, ale to bardzo nie w porządku. Błagam, błagam o sprawiedliwość dla poległych, dla moich rodziców, moich przyjaciół, dla mnie. Wyczerpany wysiłkiem opadł na fotel. Rejestrator wciąż działał. Plat nie był w stanie unieść ręki, by go wyłączyć. Wytrwale zapisywał więc obraz twarzy mallara, jak długo ten dawał jeszcze jakiekolwiek oznaki życia. Zatrzymał się, gdy młody pilot zemdlał. Życie zaledwie tliło się w nieprzytomnym malarze, kiedy załoga należącego do piątej floty statku zwiadowczego 5P8 przechwyciła dryfujący myśliwiec i wciągnęła go do hangaru. Rozdział piętnasty. Kiedy admirał Akbar stanął przed prywatnym wejściem rezydencji prezydenckiej, słońce Kurusand rzucało pierwsze długie cienie na zaprojektowanych na osi wschód-zachód ulicach Imperial City. Dzień dobry, powiedział Android Wartowniczy. Wejście jest zamknięte. Rodzina nie przyjmuje gości o tej porze. Proszę wrócić w późniejszej godzinie, albo połączyć się z centrum recepcyjnym dla uzyskania bliższych informacji. Agbar przechylił głowę i zamrugał, zdumiony. — Jestem admirał Agbar. — Dzień dobry, admirale Agbar. Wejście jest zamknięte. Proszę cofnąć się na chodnik. — Niech będzie — mruknął gość. — Dobrze, że mam klucz. Przymknął oczy i wysilił pamięć. — Ale flamet za Tak, to chyba właściwa formuła. — Dzień dobry, admirale Agbar. Odezwał się android. Może pan wejść. Na terenie posiadłości panował spokój, jeśli nie liczyć niewielkich papów wypasających się na trawnikach. Gdy Akbar przeszedł zbyt blisko jednego z nich, ten warknął na niego z zawziętością wręcz zdumiewającą jak na tak małe stworzenie. Wracaj do śniadania, odezwał się rozbawiony Akbar. Nie do ciebie przyszedłem. Promienie porannego słońca nie dosięgły jeszcze głównego budynku, w którym nie paliły się prawie żadne światła. Tylko w kuchni, gdzie główny android domowy kończył jakąś kontrolę czy drobną naprawę, widać było jasny poblask. W pokojach dziecinnych panowała cisza, co Akbar odnotował z ulgą, gdyż nie był przygotowany na zmasowany atak energicznych potomków pani prezydent. Uznał, że być może w związku z powrotem Hana cała rodzina poszła spać dość późno. Śpijcie, jak długo wola i ochota, rybeńki, pomyślał z zabarwioną niejaką melancholią czułością. Śpijcie, póki możecie. Akbar przypomniał sobie drogę i ruszył wzdłuż widocznych na ścianach świetlnych linii do sypialni Lei i Hana. Ze względu na dzieci drzwi były zamknięte, ale zamek nie został zablokowany. Miał nadzieję, że zaprzyjaźniona para małżeńska zajęta jest raczej snem niż sobą nawzajem. – Otwórz – polecił głośno komputerowi domowemu. – Zapal światło. Gdy powódź światła zalała sypialnię, Han obrócił się odruchowo na plecy i siadł wyprostowany. Do nagłego wzrostu poziomu adrenaliny nie doszło tylko dlatego, że rozpoznał Agbara. – A, to ty – burknął, westchnąwszy. Masz wielkie szczęście, że nie sypiam już z blasterem pod poduszką. Żadne szczęście, stwierdził Kalamarianin. Sam mi o tym powiedziałeś. Po tej nocy, kiedy Jaina wystraszyła ciebie, a ty ją. Ruch i rozmowa rozbudziły w końcu i głęboko śpiącą Leję. Uniosła się na łokciu. Admirale Akbar? Powiedziała z nieodgadnioną twarzą. Owszem, zapraszałam cię na rozmowę w sprawie rezygnacji, ale spodziewałam się, że może jednak poczekasz, aż sama się obudzę. Miły mamy ranek, księżniczko. Nie próbuj udobruchać mnie uprzejmością, odparła Leja. Co tu robisz o tak wczesnej porze? Wyrywam cię z pościeli, stwierdził Akbar. Poczekam na zewnątrz, aż się ubierzesz. O, naprawdę. A co potem? Potem musimy się czymś zająć. Za bramą czeka ślizgacz. Chwilę, powoli. Nie jestem pogotowiem. Nie w sprawach stanu i nie o tej porze. A swoją drogą, kto to? Zerknęła w bok na sypialniany czasomierz. O, niebiosa łaskawe. Już żałuję, że wiem. Rozumiem, co czujesz, powiedział Akbar. Też wolałbym pozostać w wodzie. Niestety mamy coś do zrobienia. A może tak powiedziałbyś coś więcej i pozwoliłabym sama podjęła decyzję? Obawiam się, że to niemożliwe, powiedział Akbar, podając jej szlafrok. Jeszcze nie oprzytomniałaś. Musisz mi zawierzyć, o ile w ogóle mi ufasz. Leja zmarszczyła brwi i przyjrzała się uważnie admirałowi. W końcu usiadła i wzięła od niego szlafrok. Dziękuję, księżniczko. Akbar spojrzał na hana. Generale Solo, sądzę, że twoja obecność też byłaby wskazana. Co to ma być, jakieś dziel i rządź? Proszę, sprawa dotyczy również ciebie. Niech tylko znajdę portki, mruknął z rezygnacją Han. Leja, czy możesz mi przypomnieć, po co właściwie dałaś temu rybiogłowemu klucz do naszych drzwi? Leja zajrzała przez szybę oddzielającą piąty moduł oddziału intensywnej terapii szpitala floty. Wewnątrz zobaczyła młodzieńca o bladym obliczu, którego przenoszono właśnie z Kokonu do zbiornika regeneracyjnego z Baktą. Nad biomonitorami czuwał wojskowy lekarz w asyście dwóch droidów medycznych typu MD-7. Kto to jest? Pochodzi z Grananów, dotąd mieszkał na Polnaj powiedział Akbar. Nazywa się Plat-Mallar. Cierpi na poważne zaburzenia metabolizmu spowodowane wdychaniem produktów własnej przemiany materii. Może nie przeżyć. Dlatego pomyślałem, że powinnaś przyjść już teraz, na wszelki wypadek. Po co? spytała Leja. Współczuję mu oczywiście, ale. zawiesiła głos. Polna? Nigdy nie słyszałem o tej planecie, wtrącił się Han. Co mu się przytrafiło? Według załogi statku zwiadowczego, który go znalazł, chłopak próbował pokonać przestrzeń między gwiazdą na zwykłym myśliwcu typu Tai. Skąd coś tak głupiego mogło mu przyjść do głowy? Spytał Han. Przecież to czyste samobójstwo. Albo poświęcenie, zauważył Akbar. Czasem trudno je rozróżnić. O czym ty mówisz? Wygląda na to, że Platma Malar próbował uciec z gromady kornakt, żeby przekazać pewną wiadomość. Najwyraźniej nie znalazł innego sposobu. W oczach lei zapłonęły niebezpieczne ogniki. Jaką wiadomość? Zaraz wam pokażę, ale posiedźmy tu jeszcze trochę. Nie wiem, na czym to polega, lecz jeden z terapeutów powiedział mi, że troska rodziny i przyjaciół dziwnie dodaje pacjentom siły. A obawiam się, że ten młody pilot potrzebuje teraz każdego możliwego wsparcia. W zaciszu gabinetu admirała w kwaterze głównej floty Han i Leja w ponurym milczeniu patrzyli na holo odtwarzane z materiałów uzyskanych z komputera myśliwca Tay-Plata Mallara. Widok znajomych i znienawidzonych sylwetek okrętów wojennych imperium, dokonujących dzieła zniszczenia, nie pozwalał na zachowanie spokoju podobnie jak i obraz miast Polnaj, zamienianych w dymiące kratery wybite pośród równiny. Największe wrażenie robiła jednak śmiertelnie blada twarz dyktującego ostatnie słowa Plata Mallara. Proszę o pomoc. Proszę, jeśli ktoś z nich jeszcze żyje, spróbujcie ich uratować. Ktokolwiek zdoła to obejrzeć, niech odszuka te potwory i surowo je ukaże. Tak się nie robi. To bardzo, ale to bardzo nie w porządku. Błagam. Błagam o sprawiedliwość dla poległych, dla moich rodziców, moich przyjaciół, dla mnie. Gdy nagranie dobiegło końca, Leja bez słowa wstała od stołu i odwróciła się plecami do Hana i Admirała. Stanęła przygarbiona przed wypełniającą niemal całą ścianę gabinetu holomapą galaktyki i wbiła w nią pełne bólu spojrzenie. Czy zorganizowałeś to, aby mnie upokorzyć? Spytała w końcu Akbar, ale się nie odwróciła. Nie, zaprotestował zdumiony Akbar. Poprawdzie nie rozumiem. No to mamy już dwóch niezorientowanych, wtrącił Han. O co ci chodzi, kochanie? Przecież to nie ma nic wspólnego z tobą. Obróciła się gwałtownie. Nie ma? Spójrz tylko na niego siedzi i czeka, aż dojdę do tego samego wniosku, do którego on doszedł już dawno. Jeśli chcesz skłonić mnie do złożenia rezygnacji, admirale, to nie mogłeś znaleźć lepszego sposobu. Czegoś tu nie rozumiem, powiedział Han, szukając spojrzeniem pomocy u Akbara. Mylisz się, księżniczko, odezwał się admirał. Bardzo, ale to bardzo się mylisz. Jesteś przywódczynią Nowej Republiki. Nie chciałbym widzieć nikogo innego na tym stanowisku. Aby sprostać temu wyzwaniu, potrzebujemy twojej siły i twojego oddania. Dzisiaj bardziej jeszcze niż wczoraj. Błagalna sugestia Agbara nie przebiła skorupy obronnej lei. Czyje to były statki? Wiesz równie dobrze jak ja. Projekt imperialny. Imperialne myśliwce, czego to dowodzi? Platma Lar podleciał do pierwszego z nich na tyle blisko, że jego system celowniczy zdołał wymienić sygnały z kąpem identyfikacyjnym tamtego. Odpowiedź była jasna: imperialny gwiezdny niszczyciel Waleczny. Do czego mnie przekonujesz? Waleczny znajdował się na liście Nylikeriego. To jeden z okrętów czarnej floty. Wiem. Odparła Leja. A teraz, jeśli zjawił się nad Polna i w barwach jewetów, wyszłam na największą idiotkę w całej republice. Ale na pewno tego nie wiemy, prawda? Czy to ważne? Gdyby nie było, nie zaprosiłbyś mnie. Rozumiem, że chciałeś na swój subtelny sposób zakomunikować mi, jak bardzo się myliłam. Akbar powoli pokręcił głową. Pomyślałem, że zanim zdecydujesz się zrezygnować z obowiązków, powinnaś dowiedzieć się, co mamy jeszcze do zrobienia. Ktokolwiek wysłał ten zespół nad Polnaj, jest on wrogiem pokoju, który z takim wysiłkiem próbujemy budować. Chyba słyszałam kiedyś taką przypowieść, że mądrość zaczyna się od uświadomienia sobie własnych ograniczeń. Pokój był celem, a nie środkiem. Poza tym okazałam się naiwna. I to najlepsze podsumowanie mojej krótkiej kariery, dodała Cierpko. Admirał ma rację, powiedział Han, kręcąc głową. To wszystko drobiazgi, takie zwykłe w stylu kto spalił grzanki, kto pożyczył sobie moją koszulę, kto nie zgasił światła. Detale, które naprawdę się nie liczą. Najważniejsze jest pytanie, co zamierzamy z tym zrobić? A co możemy zrobić? Spytała żałośnie Leja. Nic. Ponaj nie należało do nowej republiki, nawet nie zgłosiło swej kandydatury. Mówisz o zobowiązaniach, zauważył Han. Ja zastanawiam się raczej, co godzi się uczynić. Sam wiesz, jak jest. W kwestii, co się godzi, każdy ma inne zdanie, a pokoju i tak nie daje się utrzymać. Jakkolwiek się starasz, zawsze pojawia się ktoś gotów zabić kogoś innego. I nie przekonasz go, że nie warto, nie należy. Ja w każdym razie tego nie potrafię. Leo, przykro mi z powodu Polnej. Naprawdę. Ale już za późno, żeby im pomóc. Poza tym, gdybym wysłała flotę dokądkolwiek w pobliżu Cornact, musiałabym złożyć rezygnację. Senat najpierw by mnie zawiesił, a potem rozpoczął procedurę usunięcia z urzędu. Potrząsnęła głową. Mam nadzieję, że malar przeżyje, chociaż nie wiem, czy to nie będzie okrutniejsze, gdy dowie się, że jest jedynym ocalonym. Kto jeszcze o nim wie? Kto poza nami widział to nagranie? Lista jest bardzo krótka. I niech tak zostanie, powiedziała Leja i podeszła do drzwi. Wracam do domu. Han, idziesz ze mną? Han spojrzał na nią, jak na kogoś obcego. Chyba trochę tu jeszcze zostanę? Leja wzruszyła ramionami jak chcesz. Gdy tylko drzwi się za nią zamknęły, Han przechylił głowę i posłał Akbarowi pytające spojrzenie. Jedno chciałbym wiedzieć: kto tu narozrabiał i co to ma wspólnego z Leją? Ona cierpi. Wyjaśnił Akbar. Dręczy się wątpliwościami, czy dotrzymała wiary swym ideałom. Chyba jestem wyraźnie niedoinformowany. Co tu się działo, kiedy mnie nie było? Opowiem ci, ile sam wiem, zgodził się Akbar. Ale obawiam się, że na niektóre pytania tylko ona może ci odpowiedzieć. Nieznajomy siedział ze skrzyżowanymi nogami, zwrócony twarzą ku domowi. Na ulicy przed prywatnym wejściem do rezydencji. Leja ujrzała go, zanim wysiadła z pożyczonego ślizgacza floty. Osobnik miał na sobie długą, szafranową szatę, która rozpościerała się wokoło niego pochodniku. Księżniczka nie rozpoznała ani jego oblicza, ani nawet gatunku, z którego się wywodził. Minęła go szybko, zwalniając tylko na tyle, by nie alarmować ochrony sugerującą ucieczkę szybkością przekroczenia bramy. Gdy jednak wysiadła i odesłała ślizgacz, ciekawość wzięła górę. Podeszła do ogrodzenia i z droidem obstawy unoszącym się tuż obok zawołała nieznajomego. — Kim jesteś? — Nazywam się Joe Bath. Jestem radnym z Fia na Galantos. Odparł tamten i nagle twarz mu pojaśniała. — Znam ciebie. Jesteś księżniczka Leia królowa wojownik, która poprowadziła uciśnionych do walki z imperatorem. Uratowałaś mój lud od niewoli. No, witaj, ale to było dawno temu, powiedziała. Nie wiem zresztą, którą wersję całej historii miałeś okazję poznać i nie pamiętam, bym kiedykolwiek była królową lub wojownikiem. O tak, znam wszystkie te opowieści. Jesteś wielką kobietą to prawdziwy zaszczyt że mogę cię poznać ale co tu właściwie robisz czekam na ciebie wyjaśnił twój metalowy sługa powiedział że nie przyjmujesz gości ale przybyłem w pilnej sprawie a teraz widzę że wróciłaś czy jeśli wstanę i podejdę do ciebie twoja wierna ochrona nie uzna tego za niewłaściwe co kto a, a robot nie, on po prostu nie lubi, gdy ktoś kręci się przy wejściu. Chwilę, możesz powtórzyć swoje imię? Joe Bath, Sfia. Czy zostaliśmy umówieni, Joe Bath? Nie, księżniczko. W porządku. Przez chwilę obawiałam się, że o czymś zapomniałam. Słuchaj, sytuacja wygląda następująco. Teraz zamierzam wrócić do siebie i przespać ze trzy dni. Jeśli po obudzeniu nadal będę przewodniczącą, mój personel wyznaczy ci dzień i godzinę spotkania. Porozmawiaj tylko z właściwą osobą w biurze protokołu. Odwróciła się od ogrodzenia i ruszyła w kierunku domu. Księżniczko, poczekaj, proszę. Przybyłem opowiedzieć ci o czymś, co zdarzyło się w obłoku mnogości. Musisz wysłuchać mnie teraz. Naprawdę muszę? spytała Leja, oglądając się przez ramię. Obłok mnogości? Co to jest? Obłok wielkiej mnogości w kręgu niebios, wyjaśnił gorliwie Jobath. Ma jeszcze inną nazwę, brzydką nazwę. Mówisz o Cornect? Tak, ucieszył się Jobath. Cornect. Leja spojrzała na niego gniewnie. Tego już za wiele. Powiedz Akbarowi, że nie dam sobą manipulować. Admirałowi Akbarowi? Właśnie. Powiedz mu też, że jeśli chce tę robotę, to proszę bardzo, niech tylko powie słówko. A tak, Akbar, to imię też znam. I on był wielkim wojownikiem rebelii, ale mylisz się pani. Nie dostąpiłem nigdy tego zaszczytu, by słuchać poleceń Akbara. Nie? Przybyłem tu wprost z Eastport, a wcześniej przyleciałem prosto z Galantos, by porozmawiać z tobą w nader pilnej sprawie. Straszne złowy lęga się w obłoku mnogości. Wielu już zginęło. Mój lud lęka się o swoją przyszłość. Słuchając go leja, zwolna cofała się ku ogrodzeniu. W końcu objęła mocno palcami pręty płotu. Skąd wiesz, co się tam dzieje? Odebraliśmy ostrzeżenie wysłane przez statek, który wyrwał się z obłoku, wyjaśnił Jołba. Frachtowiec lecący na wokła przechwycił wiązkę sygnału. Szczęśliwie przechwycił, bo inaczej długo jeszcze byśmy go nie usłyszeli, o ile w ogóle kiedykolwiek. Wysłaliśmy własną jednostkę, by odszukać ten statek. On też odebrał sygnał, ale sam statek zniknął. Leja zrozumiała, że coraz bliższy utraty przytomności Platma Lar musiał wysłać swój przekaz za pomocą komputera bojowego. W ten sposób chciał zapewne zwiększyć szansę na wypadek, gdyby jego myśliwiec uległ jednak zagładzie. Żadna siła w kosmosie nie jest zdolna zniszczyć raz wysłanego sygnału. Mamy ten statek, wyjaśniła, opierając czoło o ogrodzenie. I pilota też. Bardzo mnie to cieszy. Chętnie udzielimy mu schronienia na Galantos, a jeśli tego zapragnie, także obywatelstwo Fia. Obawiam się, że to będzie musiało poczekać, stwierdziła Leja. Czego oczekujesz ode mnie? Przybyłem prosić nową republikę i ciebie, księżniczko, o obronę mojej planety i mego ludu, wyjaśnił Joe Bath, ujmując długopalcą dłonią pręd ogrodzenia tuż poniżej palców Lei. Chciałem poprosić o przyjęcie naszej petycji, akcesu członkowskiego i o uzbrojenie nas przeciwko tym mordercom. Leja puściła ogrodzenie, jakby obawiała się kontaktu z Jobathem. Rozważę wasz wniosek, odparła z wysiłkiem i zaczęła odchodzić. Pospiesz się, proszę, powiedział Jobath. Nie ma wiele czasu. Jeśli ci, którzy napadli na Polnaj, postanowią wypuścić się poza obłok mnogości, to my następni padniemy ich ofiarą. Cała nasza flota składa się z dwóch korwet dobrych do patrolowania i jednego kutra, którym tu przyleciałem. Na samym Galantos wystawia to na niebezpieczeństwo żywoty pół miliona istot. Rozumiem, stwierdziła Leja. Idź do hotelu dla dyplomatów. Dostaniesz kwaterę. Zaraz poślę im słowo w tej sprawie. Potem odwróciła się i uciekła do domu. Jednak jego ściany nie oferowały już wyczekiwanego, bezpiecznego schronienia. Teraz nie mogła po prostu położyć się spać. Nie minęła godzina, odkąd Joe Bathe udał się do hostelu dyplomatycznego, pojawiły się tam jeszcze trzy inne delegacje trzech różnych światów, pragnących w trybie nadzwyczajnym zgłosić swe członkostwo. Dwa z nich znajdowały się w sektorach dalekich od Kornacht, trzeci wchatał je, ale też nie przesadnie blisko niepokojącego regionu. Wszystkie trzy delegacje, podobnie jak i Fia, nie otrzymały na razie żadnej odpowiedzi. Przez jakiś czas cisza panowała również w mediach, jak dotąd tragedia Polnaj umknęła ich uwagi. Globalna zajmowała się ciągle jeszcze niedawną niezwykle bulwersującą sesją Senatu. Jednak w południowym serwisie globalnej pojawiło się coś nowego. Na razie były to spekulacje na temat domniemanej rezygnacji z urzędu księżniczki Lei. Plotka, traktowana jednak bardzo poważnie, sugerowała ponadto, iż rzecz zostanie poddana do publicznej wiadomości, gdy tylko najważniejsi wojskowi przywódcy Senatu uzgodnią nową kandydaturę. Admirał Akbar oglądał wiadomości w swoim gabinecie. I czynił to z mocno mieszanymi uczuciami. Chociaż oszołomiony, wiedział, co o tym myśleć. Insynuacja, jakoby flota miała wpływ na wybór nowego prezydenta, była czystym absurdem. Zresztą nawet gdyby ktoś wpadł na pomysł podobnych negocjacji nie mógłby się obejść bez osoby agbara. Admirał zamyślił się jednak nad czymś innym. Może sam też powinien sięgnąć po komunikator i zacząć rozpowszechniać własne plotki. Tym razem my ruszymy na pierwszą linię frontu, powiedział głośno sam do siebie. Damy oblicze i opowieść plata malara do mediów. Pokażemy wszystkim, co zdarzyło się na Polna i przeciągniemy ich na stronę Lei. To właśnie najchętniej bym zrobił. Gdyby tylko potrafiła sama siebie przekonać, że wicekról nigdy nie był jej przyjacielem. Pokręcił głową. Jeszcze nie w tej chwili. Powinien raczej wypatrywać wieści z sektora Farlax, gdzie szperacze piątej floty zajęły już stanowiska wokół Kurnakt i teraz przeczesywały nieustannie obszar nad przestrzeni superczułymi sensorami filtrującymi. I jeszcze nastawiać ucha na to, co napłynie z Senatu i kompleksów administracyjnych, gdzie zebrali się wszyscy analitycy i komentatorzy obecni w Imperial City. Krążąc po korytarzach, łowili dla widzów możliwe do wyszukania plotki. Trzeba poczekać, gdzie drgnie najpierw. Absurdalna czy nie, rozpowszechniona przez globalną pogłoska o rezygnacji Lei zasiała w hostelu dyplomatycznym niejaką panikę. Niejednego bardzo zdumiała, Jobata zaś zaniepokoiła. Zaczął się obawiać, że przedstawił swoją prośbę niewłaściwej osobie. Z tego też powodu zgłosił się czym prędzej, wraz z seneszalem Maraisów do biura marszałka Ben Kilnama. Pół godziny później wyszli obaj uspokojeni zapewnieniem, że Leja wciąż dzierży urząd i że ich petycje trafiły na drogę służbową. Ledwie opuścili gabinet, Benkil nam kolejny raz spróbował skontaktować się z księżniczką. Podobnie jak wcześniej, a starał się od rana i teraz mu się nie udało. Benkil nam tracił zwolna cierpliwość do Lei. Odcięła się od wszystkich w najgorszej z możliwych chwil, kiedy powinna wraz z zespołem zacząć planować właściwą strategię i metodę odpowiedzi. Ben nie cierpiał samodzielnego podejmowania podobnych decyzji. Zastanawiał się, czy Leja zaaprobuje pomysł, aby opóźnić wycofywanie się Wallalów i innych federacji przez piętrzenie przeszkód proceduralnych. Uczynił to jeszcze rano. A może wolałaby po prostu pozwolić im odejść? Czy powinien zaproponować peramisowi i chodzić jemu włączenie do komisji zajmującej się sprowadzaniem ciał? Pomyślał, że może wówczas nieco by ochłonęli, lecz czy zdołają zachować się w tej sytuacji z odpowiednią godnością, a może będą nazbyt zakłopotani? Jednak konieczność podejmowania decyzji była dla Benkilnama niczym wobec zmory niedoinformowania. Cała ta sprawa spolna, i kwestia pilota przetrzymywanego w szpitalu. Czy naprawdę musiał usłyszeć o tym dopiero od pary nieakredytowanych jeszcze ambasadorów? Jakim cudem jeden z nich zdołał spotkać się z Leją, skoro on dzwoni do niej bez przerwy i bez rezultatu? Może naprawdę zamierza zrezygnować? Jeśli nie, to co chce uczynić z petycjami o pomoc i obronę? Wreszcie, gdy zwykłe źródła Ben Kill nama nie zdołały zaspokoić jego ciekawości, poszukał Hirama Dreysona. Maszyna władzy została sparaliżowana i to w chwili kryzysu, który bez działań zapobiegawczych zacznie jedynie potężnieć. Może Dreyson wiedział, co wpadło w tryby? — Nie potrafię powiedzieć, panie marszałku — odparł Dreyson. — Nie potrafi pan, czy nie chce? — — Panie marszałku, doradzić mogę chwilowo tylko jedno. Proszę udać przed wszystkimi, że pan w pełni kontroluje sytuację. Co do senatu, na razie niech wygadują zmównicy, co im ślina na języki przyniesie. Wiele złego nie uczynią, a czas im to wypełni. — Admirale — odparł Ben Kilnam — pańska rada napełnia mnie większym niepokojem niż wszystko, co zdarzyło się w minionym tygodniu. — Admirale Akbar — stojący w drzwiach mężczyzna nosił zwykłe cywilne ubranie ale jego postawa natrętnie kojarzyła się z zawodowym wojskowym pan dreyson proszę wejść nie czas na konwenanse czy może mnie pan skontaktować z leją obawiam się że nie stwierdził akbar dziś rano unieważniła mój szyfr ale ja muszę z nią porozmawiać wyjaśnił bez wstępów dreyson ma pan chociaż jakiś pomysł? Akbar chrząknął. Zdumiewa mnie trochę odkrycie, że niespokojny duch kurusant nie zna stosownych w takiej potrzebie tajnych przejść czy sekretnych haseł. Samo dostanie się do środka rezydencji to nie problem, wyjaśnił Drayson. Chodzi o to, by zostać wysłuchanym. Obawiam się, że chociaż dysponuję niejednym, tego osiągnąć nie potrafię. Obecnie wielu chce z nią rozmawiać, zauważył Akbar. Za to Leja straciła ochotę, by się do nas odzywać. Niestety nie mogę pozwolić sobie na luksus dobrego wychowania. Ma dość nacisków i przycinków, powiedział Akbar. Może, jeśli damy jej trochę czasu. Dreson ledwie dostrzegalnie pokręcił głową. Nie ma czasu. Akbar zamrugał i usiadł z powrotem w fotelu. Zna pan jej męża? Nie na gruncie zawodowym, ale jego lojalność wobec żony jest powszechnie znana. Akbar przytaknął w zamyśleniu. Spędził tu dzisiaj ze mną całe trzy godziny. To on nakazał wysłanie szperaczy w pobliże Kurnacht. On, nie generał Abacht. Interesujące. I jeszcze coś. To on przyprowadził piątą flotę na Kurusand niby zgodnie z jej rozkazami, ale tylko w ogólnym zarysie. Nakazał utrzymanie gotowości z pełnymi składami załóg, żadnych przepustek. Pojmuję, o jaką stawkę chodzi. Możliwe, że okaże panu więcej zrozumienia niż pan sądzi, ale nie mogę obiecać, że ona na pewno posłucha męża. Dziękuję, admirale, powiedział Drayson. To cenna wskazówka. Teraz proszę wybaczyć, admirale. Tak? Zastanawiałem się, czy wicekról mógł zrobić coś Lei. Tyle godzin spędził z nią sam na sam. Wprawdzie niewiele wiemy o Jewetach, ale czy to możliwe, że podczas tych rozmów. że coś tam się stało, że wpłynął jakoś na jej umysł? Nie, odpowiedział Dreson. Mogę pana zapewnić, że nic takiego nie miało miejsca. Dziękuję. Stwierdził Akbar, chociaż wcale nie wyglądał na zadowolonego z takiej odpowiedzi. Plusk wody i wesoły śmiech dzieci zagłuszyły odgłos kroków nadchodzącego Dreysona, Jednak Leja, której zmysły były ostatnio szczególnie wyostrzone, i tak wyczuła jego obecność, zanim jeszcze wyszedł z pomiędzy drzew. Jaina z kolei natychmiast wyczuła ponury nastrój matki. Mamusiu, co jest? Chcesz, żebym go przegoniła? Nie, nie, odparła Leja z uśmiechem i poczochrała wilgotne włosy córki. Jasonie, Dzajno, weźcie Anakina do domu. Kiedy przyjdę, macie być wszyscy wysuszeni i ubrani. Chociaż raz dzieci posłuchały jej bez oponowania. Leja pomyślała, że to chyba skutek stresu minionych tygodni, który w ostatnich dniach wpłynął także na dzieciaki. Dreson zatrzymał się uprzejmie w pewnej odległości, kryjąc ręce za plecami. Księżniczko? Wie pan co? Mam wrażenie, że ochrona rezydencji prezydenckiej pozostawia ostatnio wiele do życzenia. Jestem umówiony z pani mężem zaprosił mnie. Naprawdę, mruknęła. Cóż, zachowanie mojego męża też dalekie jest latość od ideału. Czego pan chce? Pięciu minut rozmowy, powiedział Drayson i wysunął do przodu prawą dłoń z dyskietką myślę, że przyda się przy podejmowaniu czekających panią decyzji. Co na niej jest? Tylko to, co najbardziej istotne. Pięć minut? Potem sobie pójdę. Dobrze, powiedziała z westchnieniem. Pięć minut. Dyskietka zawierała krótkie nagranie wykonane niecałe dwie godziny wcześniej. Pokazywało ono parę jewetańskich statków, które właśnie rozładowywano w pagórkowatej, porośniętej krzakami okolicy. Rodzaj i ilość materiałów oraz kształt i rozmiar oczyszczonego wcześniej obok terenu, wskazywały jednoznacznie, że chodziło o budowę pierwszego przyczółka kolonizacyjnego. Gdzie to jest? Dane astrograficzne opisują miejsce jako durnik 319, odparł Dreson. System leżący w obrębie gromady Kurnakt. Mieszkający tam do wczoraj Kubazowie zwali tę planetę dzwonkiem porannym. A co się stało z nimi wczoraj? To samo co z mieszkańcami Polnaj i nie tylko z nimi. Mam powody sądzić, iż wszystkie osiedla zamieszkane przez niejewetan, a znajdujące się wewnątrz Kurnakt, zostały potraktowane w identyczny sposób. Jakie powody? Skąd pan ma to nagranie? Wolałbym, aby nie pytała mnie pani o to, księżniczko. Ale pytam. Dreson skinął głową. Księżniczko, czy po to, aby uwierzyć w wagę owych dowodów, musi pani koniecznie znać ich źródło? Proszę się zastanowić. Jeśli tak, to odpowiem. Jeśli jednak ta wiedza nie jest konieczna, wówczas proszę uznać dowód sam w sobie i nie zmuszać mnie do ryzykowania cudzym życiem bardziej niż musiałem uczynić to do tej pory, aby zdobyć ten materiał, który pani pokazałem. Najważniejsza jest sama informacja. Leja patrzyła na niego bez słowa. Mam wrażenie, że moje pięć minut już minęło, powiedział Dreson, kłaniając się lekko. Dziękuję za spotkanie. Chwilę. Stać rozkazała Ostroleja. Kim pan jest? Ale tak naprawdę. Drayson zawrócił i spojrzał na księżniczkę. Czy nie swą powinność na mocy dekretu wydanego przez Monmotmę? wyjaśnił. Znajdzie go pani w osobistej bibliotece pod oznaczeniem d Mon Monmotma nigdy słowem się o tym nie zająknęła. Przyjrzawszy się machinie Nowej Republiki, dostrzegła w niej kilka wad, związanych głównie z obiegiem informacji. Chciałaby trafiała do właściwych osób, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, wymagających szczególnej polityki. Ja znajduję tylko właściwe ścieżki przepływu. Przed kim pan za to odpowiada? Przed tymi samymi instancjami, co pani, księżniczko. Pani? I wszyscy na podobnym szczeblu władzy to sumienie i poczucie obowiązku. Owszem, jeśli któraś z tych instancji nas zawiedzie, możemy uczynić wiele złego i przeważnie ukryć to potem, oczywiście. Ale tak to właśnie wygląda, prawda? Sumienie lub posłuszeństwo samodzielność lub uległość. Czyje rozkazy pani wykonuje? wskazał na dyskietkę. Kto powie pani, co z tym zrobić? Widzi pani sumienie i poczucie obowiązku. Skłonił się raz jeszcze. Dobranoc, księżniczko. Leja ponownie obejrzała przekaz na swoim kąpie. I jeszcze raz. Obraz był ostry, treść oczywista. Kształt statków kojarzył się jednoznacznie. Oskarżał. Jewetańscy koloniści zasiedlali świat, który dobę wcześniej należał do Kubazów. Leja wyjęła z szuflady ciśnięty tam poprzedniego wieczoru komling i wybrała znajomy kot. Hanie, powiedziała, możesz przestać się przede mną ukrywać. Gdzie jesteś? Proszę, odezwij się do mnie. Mordercy. – mruknął Han, oglądając nagranie z Durnik 319. Potrząsnął z niedowierzaniem głową. – Widziałem już niejedno draństwo, ale zabijać całe rodziny, żeby zaraz następnego dnia wprowadzać do ich domu nowych mieszkańców? Tego nawet nasz stary kumpel Palpatine by nie wymyślił. Leja przytaknęła. Zaczynam się zastanawiać, czy największe poniżenie, jakiego jewetowie zaznali od imperium, nie było związane z próbą wychowania ich, nauczenia bardziej cywilizowanych zachowań. Niezła paranoja, co? Imperialne oddziały szturmowe w roli nauczycieli dobrych manier, powiedział Han. Coś jakby dać blastery androidom protokolarnym. Han starał się pobudzić małżonkę do najmniejszego chociaż uśmiechu, lecz ona spojrzała tylko na mapę gromady Cornact. Uczynił to samo. Ale popatrz, przecież to nie ma sensu, zauważył. Żadna z tych planet, na które napadli, nie zagrażała światom Ligi, chyba że zaczyna im brakować miejsca. Obawiam się, że dostrzegam w tym pewien sens, powiedziała Leja. Teraz rozumiem niektóre jego uwagi. Wtedy puszczałam je mimo uszu. Powtarzał, że przede wszystkim chcą, żeby zostawić ich samym sobie. Pamiętam, od tego właśnie zaczął już przy pierwszym spotkaniu. Wspomniał też, jak bardzo zaskoczył go widok przedstawicieli tak wielu raz obecnych w jednym miejscu i dodał, że Jewetowie nie potrzebują naszej pomocy. I racja, stwierdził Han. To kubazów należało chronić. Powiedział jeszcze i to, że jego misja ma na celu ochronę ludu Jewetów. I rzeczywiście, całą załogę trzymał we wnętrzu statku z dala od nas. Swoje kontakty z nami ograniczał jak mógł, zupełnie jakby bał się zbrukać. To dlatego niszczyli osiedla. To nie była wojna graniczna tutaj w ogóle nie chodziło o roszczenia terytorialne. Han. Oni to zrobili z czystego obrzydzenia. Han spojrzał z powątpiewaniem. Może i tak, ale widzę coś jeszcze. Popatrz, co z tego wynika. Dolnik 319 leży niemal dokładnie na linii prostej łączącej Kursant i NZOT. Idealne miejsce na bazę wypadową. Pozostałe cele. Cóż. To wygląda na rodzaj bariery pomiędzy nimi a nami wszystkimi. Leja sięgnęła ręką i dotknęła jasnego punktu oznaczającego durnik 319. Bariera albo i fosa. Może nawet taka kompletna z bramą i mostem zwodzonym. No tak, mruknął Han, i co zamierzasz z tym zrobić? Leja cofnęła palec i pokręciła zwolna głową. Na razie to chyba wszystko, czego pragnęli. Nie spodziewałabym się chwilowo dalszych ruchów. Obecnie należy dopilnować, aby Nil Spar pozostał po swojej stronie fosy. Trzeba otoczyć ochroną pobliskie zamieszkane planety, których jeszcze nie najechał. Galatos, Wehta, Maraisów. Spojrzała na Hana. Zamierzam wysłać piątą flotę z powrotem do sektora Farlax. Przewidziałem, że może do tego dojść, powiedział Han. Nie odwołałem gotowości żadnych przepustek, żadnych poważniejszych remontów. Powinni być zdolni do odlotu pół godziny po otrzymaniu rozkazu. Leja dotknęła jego dłoni. Przepraszam, wiem, że wcale ci się to nie uśmiecha. Chwilę, mruknął Han, odsuwając się nieco. Ja nigdzie nie lecę. Nie mogę znów zmieniać im dowódcy. Dwa razy na tydzień, szczególnie w takich okolicznościach? Nie. Byłeś tam z nimi już przez dwa miesiące. To da przynajmniej jakąś ciągłość. Pomysł dobry, wybór fatalny, odparł Han. Na Twoim miejscu najpierw pomyślałbym o oddaniu piątej Abachtowi. Żartujesz? Przecież okazał się nielojalny. Naprawdę? Nie posłuchał twoich rozkazów, ale czy to na pewno świadectwo nielojalności? Czy zrobił to dla korzyści osobistych? Czy próbował wygrać swoją karierę lub wesprzeć przeciwnika? Nie, chciał jedynie chronić swoich podkomendnych i tych, których miał tam bronić. I do diabła, jedno ci powiem, Leja, miał rację. To powinno zostać docenione. Sam przyznałeś, że nie słuchał rozkazów. Nie posłuchał rozkazu, który nigdy nie powinien zostać wydany, stwierdził Han. A jeśli dalej chcesz się upierać przy swoim, to co powiesz o mnie? Ten szperacz, który trafił na plata malara, jak myślisz skąd się tam wziął? Leja uzmysłowiła sobie, że nigdy o to nie spytała. Podejrzewam, że za sprawą kreciej roboty admirała Dreysona. Nie słuchałaś dość uważnie. To był szperacz piątej floty. Ja go wysłałem. Ty? wykrzyknęła Leja i oczy jej zapaliły się gniewem. Nie rozumiem. Czy to wszystko dlatego, że jestem kobietą? Czy dlatego każdy traktuje moje rozkazy jak niezobowiązujące propozycje? Cholera, nie, Lejo. Ciągle ci powtarzam, że źle się czuję w mundurze. Rozkazy wydane przez mężczyzn robią na mnie równie niewielkie wrażenie. Zawsze taki byłem i dobrze o tym wiesz. Słuchaj, ja tam siedziałem, ty nie. Zrobiłem to, co mi instynkt podpowiadał. A jak wyjaśnisz postępowanie generała Abachta? Czemu jego o to nie spytasz? Odparował Han. Ale pamiętaj, zanim przybył na Kurusand, był głównodowodzącym sił zbrojnych Dornei. Przywykł do większej niezależności niż ta, na którą pozwalamy dowódcom flot czuję się odpowiedzialny przede wszystkim przed własnym sumieniem. Sądzę, że był wobec ciebie lojalny aż do bólu, co widać chociażby po tym, jak przyjął degradację. Pomysł, aby poprosić go o powrót na stanowisko, nie jest wcale tak fatalny, jak Ci się wydaje. W jaki sposób? Poniżyłam go przed całą załogą, podkomendnymi. Jeśli sądzisz, że po twoim postępku zmienili o nim zdanie, to chyba nie wiesz, jak to działa, powiedział Han. Zmieniłaś jedynie ich opinię na twój temat. Oddaj im dowódcę, a nie powiedzą już nic gorszego ponad to, co szepczą od jakiegoś czasu. Możliwe, że nawet zyskasz nieco w ich oczach. Co powinnam powiedzieć? Nic. Wyślij piątą flotę do sektora Farlax z Abachtem jako dowodzący, a oni zrozumieją aluzję. Leo, tylko słabi przywódcy nie potrafią przyznać się do błędów. Silni nie muszą udawać, że są nieomylni. Zapamiętaj to sobie. I już mamy większe problemy na głowie. Spojrzała na mapę Kornakt, potem spuściła wzrok na swoje dłonie. Jestem uparta jak Bejl Organa i podobnie wbijam się czasem w dumę, powiedziała cicho. Trudno mi się pogodzić z sytuacją, gdy ktoś inny ma rację. Gdyby nie ten upór, nie byłabyś moją leją, podsumował z uśmiechem Han. Więc jak? Zostajesz? Nie będzie rezygnacji? Nie zwalę teraz całego tego bagażu komuś innemu na głowę, stwierdziła Leja. Nie będę uchylać się od odpowiedzialności. Nil Spar nie postąpiłby tak, gdyby nie miał pewności, że mu nie przeszkodzimy, że ja mu na to pozwolę. Nie jesteś odpowiedzialna za jego błąd. Co chcesz przez to powiedzieć? Że mu nie pozwolimy. O, nie wiesz, gdzie jest generał Abacht? Wrócił z kifem razem ze mną. Pojechał zapewne do osiedla mieszkalnego floty. Czeka na sąd polowy. Biuro floty powinno wiedzieć. Najlepiej będzie, jeśli sama z nim porozmawiam, powiedziała Leja, wyraźnie mobilizując siły. Odkręcę całą sprawę. I dobrze zrobisz, orzekł Han. Zajmę się dzieciakami do Twojego powrotu. Dzięki. Ucałowała go przelotnie i ruszyła do drzwi. Po drodze zatrzymała się jeszcze i obejrzała. — Hanie, tak? Jak mogłam tak się mylić co do Nila Spara? Jak to się stało, że spędziłam z nim tyle czasu, rozmawiałam, dawałam się zwodzić uśmiechom i niczego nie podejrzewałam? Jestem dżedaj. Powinnam coś zauważyć. — Nie masz zwyczaju polegać na tych akurat talentach — powiedział Han. I z tego co mogę sądzić, wcale nie chcesz z nich korzystać. Coś w tym jest, przyznała. Ale wciąż mi się wydaje, że powinnam jednak go przejrzeć. Powiedziałbym, że dojrzałaś w nim to, co chciałaś dojrzeć, wyjaśnił łagodnie Han. Wciąż szukasz w każdym dobra i rozumu, a nie każdy jest nimi obdarzony. Generał Abacht wiedział, że gdyby tylko poprosił, otrzymałby do ręki klucze do któregoś z apartamentów gościnnych lub kwater wyższych oficerów. Bez sprzeciwu przyjął jednak rozkaz zakwaterowania w zwykłym dwuosobowym lokalu. Chociaż miał wszelkie prawo by zamknąć się w nim na głucho, drzwi do swojego pokoju zostawił otwarte. Był to odruch wyniesiony jeszcze z początków szkolenia, nakazujący nie rozszerzać za nadto własnych granic prywatności leżał akurat twarzą w dół na podłodze tyłem do drzwi i bez najmniejszego szmeru wykonywał kolejne etapy ćwiczeń wzmacniających. Generale mogę wejść? Dornański oficer zerwał się sprawnie na równe nogi i zasalutował sprężyście. Księżniczko, jestem zdumiony twoim widokiem. Leja zamknęła za sobą drzwi. Myślę, że powinniśmy porozmawiać. Jadąc tutaj, otrzymałam Twoje przeprosiny i raport z propozycją rezygnacji. Księżniczko, mam nadzieję, że rozumiesz, że nie zamierzam uchylać się od odpowiedzialności za moje poczynania powiedział Abacht. Gotów jestem stanąć przed sądem polowym, albo pogodzić się z degradacją do takiego stopnia, jaki uznasz za stosowny. Zaakceptuję wszystko, co uczynisz dla dobra floty i republiki. Nie chcę być przyczyną dalszych obstrukcji. Nie chcę sprawiać kłopotów ani tobie, ani flocie, ani Chandrilli. Leja wysunęła spod małego biurka krzesło z prostym oparciem i usiadła. Wiesz, generale, sama zastanawiałam się ostatnio nad złożeniem rezygnacji. Popełniłam kilka błędów. Trudno było mi się z tym pogodzić. Jednak przed chwilą, po rozmowie z moim najlepszym przyjacielem na tym świecie, uznałam, że to. Ucieczka w łatwiznę, a tego nie lubię. Wolę podjąć cięższe wyzwanie, jednak będzie to zadanie na tyle trudne, że nie obejdzie się bez Twojej pomocy. Twój wniosek o przyjęcie rezygnacji został odrzucony. Rozumiem, księżniczko, czy mogę spytać, na kiedy wyznaczono posiedzenie sądu polowego? Sądu? Pokręciła głową. Nie ma czasu na sądy, generale. Czeka nas sporo roboty. Słucham. Leja westchnęła. Generale, myliłam się. Nie potrafię powiedzieć tego jaśniej. Czy przyjmiesz moje przeprosiny i zechcesz powrócić na nieustraszonego jako dowódca piątej floty? Zdumienie odmieniło na chwilę rysy Dorneanina. Księżniczko, jak możesz mi zaufać po tym, co się zdarzyło? To, co się zdarzyło, nie powinno było się zdarzyć. Ale to moja wina, nie twoja powiedziała Leja. Twoje decyzje i ocena sytuacji były bez zarzutu. Będę ci ufać dopóty, dopóki będziesz służyć nowej republice w taki właśnie sposób. A Bacht był wyraźnie zakłopotany. Jeśli tak, to dziękuję oczywiście za przeprosiny, na które nie zasłużyłem. Jestem do dyspozycji, gotów służyć w dowolny sposób, jaki uznasz za stosowny. Dobrze powiedziała wstając i wskazując na otoczenie. To nie jest twoje miejsce, generale. Czy mogę podwieźć cię do Eastport? Lojalność małych ludzi jest towarem dość tanim. Wiedzeni chciwością nie myślą o godności. Kilka minut po powrocie generała Etana A. Bachta na pokład jednostki flagowej piątej floty cała armada skoczyła w nadprzestrzeń, kierując się do sektora Farlax, i gromady Curnaght. Minęło jeszcze kilka minut, a Both Orn, konsul nadzwyczajny Pakwe Porich, zameldował się Nilowi Sparowi za pośrednictwem hiperłącza. Nie wiem rzecz jasna, jakie rozkazy otrzymał generał, powiedział Orn, ale sama księżniczka przywiozła go pod wahadłowiec i cała flota zniknęła zaledwie dotarł na miejsce. Wszystko bez słowa czy wyjaśnienia. Dziękuję, konsulu, odparł poważnie Nils Parr. Jewetowie nie zapomną o pańskiej pomocy. Proszę baczyć pilnie na dalsze kłamstwa księżniczki i jej sług. O, będziemy mieć na nią oko niezawodnie, obiecał Orn. Ale teraz, wicekrólu, mam małe pytanko. Oczywiście, słucham. Kiedy mogę oczekiwać dostarczenia obiecanego mi statku? zapłaty za zniszczenie matczynej walkiri, na które się zgodziliśmy. Gdybym miał opuścić kurusant, musiałbym wyczarterować statek, co wiąże się z poważnymi wydatkami, lub skorzystać z usług linii przewozowych, a to z kolei oznacza szereg niedogodności. Nil Spar uśmiechnął się ujmująco. Niebawem, konsulu, naprawdę niebawem. Najnowszy statek z naszych stoczni jest właśnie przebudowywany zgodnie z umową. Proszę o trochę cierpliwości. Nie rozczaruje się pan. W pustym pokoju niezamieszkanego pawilonu na terenach hostelu dyplomatycznego w Imperial City odbiornik hiperprzestrzenny odebrał pewien zakodowany sygnał, nadany z odległości wielu lat świetlnych. Zaraz uruchomił misterny przekaźnik wysokiej klasy, który skierował osobliwy sygnał prosto do pewnego budynku o ślepym frontonie. Jego głębi mieściła się maszyneria oficjalnej sieci informacyjnej rządu Nowej Republiki. Chwilę później nadzorca drugiej zmiany, Turat Ilfin, otworzył usta ze zdumienia, gdy na jego stacji kontrolnej kanał pierwszy ożył najwyraźniej z własnej inicjatywy. Dostęp do niego miały tylko trzy osoby. Urzędujący kanclerz, prezydent i głównodowodzący floty. Jednak tym razem na ekranie widniała niebieska gładź pozbawiona jakiegokolwiek znaku identyfikacyjnego, a jedynie z napisem transmisja zacznie się za i malejącą nieustannie liczbą. Z pewnością na kanale pierwszym coś się działo. Zegar odmierzał czas, wyraźnie dając do zrozumienia, że szykuje się coś istotnego. Niemal natychmiast gotowość odbioru zaczęły potwierdzać końcówki poszczególnych planet i centrów administracyjnych. Ktoś włamał się do systemu, orzekł wściekły turat. Odszukajcie źródło tego sygnału, polecił technikom. Jeśli nie uda się go zablokować, wyłączcie system. Jednak niewiele dało się zrobić. Nie zdążymy, mruknął technik. Transmisje z tego kanału mają z założenia bezwzględny priorytet. Specjalnie zbudowaliśmy ten system, żeby nie można było go łatwo wyłączyć. Wyświetlacz na stacji turata informował, że już 95% odbiorców potwierdziło gotowość do przyjęcia transmisji. Zróbcie coś prosił. Jeśli pozwolimy włamać się piratowi na kanał pierwszy, skończymy jako zwykli instalatorzy. O ile nam szczęście dopisze, oczywiście. Ale nie mieli już czasu na nic. Na ekranie pojawiły się same zera, i błękitne tło zaczęło blednąć. Turat spojrzał na swoją stację i pomyślał, jak liczna publiczność obejrzy to, co za chwilę nadejdzie. O tych niezliczonych tysiącach odbiorników i rejestratorów, i siedzących przy nich oficjelach z osobami towarzyszącymi. Ministrach, dyplomatach, doradcach, władcach planet obudzonych ze snu, odwołanych od codziennych obowiązków i spraw prywatnych i tkwiących teraz przed monitorami wszędzie od Bespina po Bis. Turant Ilfin nie potrafił siedzieć spokojnie wraz z tą rzeszą istot i patrzeć cierpliwie, jak jego kariera zawodowa dobiega końca. Gdy przekaz się zaczął, wstał od stacji, odwrócił się i wyszedł. Obywatele Nowej Republiki. Tylko tyle usłyszał, nim zamknął za sobą drzwi. W swej niewiedzy należał do nader nielicznej mniejszości. W chwili rozpoczęcia transmisji w oficjalnym skrzydle rezydencji prezydenckiej trwało akurat spóźnione spotkanie, na którym Ben Kilnam, admirał Akbar, admirał Drayson Leia i Han zastanawiali się, jak przekazać światu prawdę o dokonanych przez Jewetan masakrach, i jaką strategię obrać potem, gdy media już podchwycą temat? Na dłuższą chwilę utknęli w martwym punkcie. Leja nie chciała eksponować orędzia plata malara i właśnie wyjaśniła dlaczego, gdy wszystkie cztery mikrolampy na stole zaczęły brzęczeć ostrzegawczo. Kanał pierwszy, oznajmiła Leja, wyłączywszy alarm. Czy któryś z was? Nie, powiedział Akbar. W żadnym razie. — dodał Ben Kill nam. Zatem kto? — spytał Dreson. Mam złe przeczucia — mruknął ponuro Han. Holomonitor na szczytowej ścianie sam włączył się na kanał pierwszy. — Obywatele Nowej Republiki — powiedział wizerunek Nila Spara. — Przepraszam uniżenie za nachodzenie was w waszych domach. Przepraszam też z góry za to, że złe wieści przyjdzie mi wam przekazać. Ben nam aż poczerwieniał ze złości. Jeśli któryś senator maczał w tym palce, cisza, polecił ostro Drayson. Jestem wicekrólem Ligi Duskańskiej, wolnej federacji światów Jewetów w skupisku gwiezdnym, które wyzwiecie Cornact, ciągnął Nilspar. Pojawiam się przed wami po raz drugi, aby opowiedzieć wam o zdarzeniach, które miały miejsce daleko od waszych domów. I ostrzec przed niebezpieczeństwem wcale nie tak odległym. Wręcz przeciwnie. Dwa dni temu siły Protektoratu Jeweckiego skutecznie udaremniły skrytobójczy zamach na nasz lud i nasz styl życia. W spisku brali udział mieszkańcy trzech planet. Trzech? Zdziwił się Ben Kilnam. Albo nie potrafią liczyć, albo prawda jest im z gruntu obca znajdujących się na granicach naszych własnych terytoriów. Obcy, którym wspaniałomyślnie pozwoliliśmy osiedlić się na ziemi Jewetów, zawiedli nasze zaufanie i pogardzili naszą gościnnością. Jak odkryliśmy, w tajemnicy pomagali naszym wrogom w przygotowaniach do inwazji. Musieliśmy przeciwstawić się bezpośredniemu zagrożeniu. Działaliśmy szybko i zdecydowanie. Wyłącznie we własnej obronie i nie zamierzamy nikogo za to przepraszać. Wszyscy odpowiedzialni zostali ukarani za swoje zbrodnie. Wielkie gwiazdy mruknął Agbar. On żąda uznania masakr za usprawiedliwione i zasadne. Jednak wy na waszych światach pozostajecie w niebezpieczeństwie. Spisek przeciwko nam został zawiązany na kursant. Jego autorzy to nowe pokolenie wojowniczych satrapów. Są naszymi wrogami nie dlatego, że my tego pragniemy, ale ponieważ sami tak zdecydowali. To także wasi wrogowie. Skrywają swe prawdziwe złe oblicza pod maskami zwolenników jawnych rządów. Ostrzegam, że niedocenianie ich perfidii może was wiele kosztować. Oto zrodziło się nowe imperium pod władaniem dziecka dawnego imperium. Zdradzono wasze marzenia. Zaufaliście wodzom niemoralnym i oszukańczym. Oskarżam niniejszym panią prezydent, księżniczkę Leje Organę Solo o zbrodnie sprzeniewierzenia się powinnościom związanym z jej urzędem i o spisek wymierzony przeciwko memu ludowi. Nawet teraz, gdy jej knowania zostały odkryte, wciąż nam grozi. Okręty wojenne Nowej Republiki znajdują się w tej chwili w sektorze Farlax, mają wymusić moje milczenie i naszą uległość. Wasza pani prezydent pożąda naszych bogactw i obawia się naszej niezależności. Ale wiedzcie, Jewetowie nigdy nie ugną karków przed tą kobietą i jej najemnymi zabójcami. Z całą siłą stawimy opór. Jej szpiedzy i konspiratorzy mogli się już o tym przekonać, jej generałowie przekonają się wkrótce. Stawimy opór i zwyciężymy. Odczuwam żal z powodu śmierci tych, którzy już zginęli. Ale wina spada na nią i na tych, którzy ślepo jej służą. Mamy prawo się bronić. Nigdy nie uznamy władzy wojowniczego kursant nad naszym dominium i nie będziemy tolerować czynionych przez córkę Dartha Wejdera prób ingerowania w nasze sprawy wewnętrzne. Jeśli jej nie odwołacie, jeśli jakoś jej nie powstrzymacie, bądźcie gotowi do wojny. Od autora. Troje ludzi przede wszystkim zasłużyło na moją wdzięczność. Wdzięczność tak głęboką, że aż trudno wyrazić ją słowami, które nijak nie odbiją szczodrości ich darów. To Gwendolyn Zack, moja najlepsza przyjaciółka, niezmienna w uczuciu, cierpliwości, wsparciu i lojalności. Tom Dupree, mój wydawca, który uwierzył we mnie i dał mi szansę. Ross Gelen. Mój agent, który zaręczył głową za mnie w szczerej nadziei, że nie będzie musiał się z nią rozstawać. Ta książka nie powstałaby bez ich pomocy. Pragnę też podziękować pierwszym czytelnikom Gwen, Matowi i Erlin za pomocne uwagi i spostrzeżenia. A mnie się zdawało, że rozwaliłeś ten statek w poprzednim rozdziale oraz zagrzewanie do pracy. Dobra, na co dalej? Nie ma? Pisać mi zaraz. Suro Stonis film wdzięczny jestem za sprawne dostarczenie mi wszystkich potrzebnych do pracy materiałów i nadzór bym nie złamał żadnego z licznych kanonów Gwiezdnych Wojen, co próbowałem uczynić niemal na każdym kroku. Bratnim duszą mającym swój udział w cyklu to jest Łądzie McIntyre, Rogerowi McBride Allenowi i Kevinowi J. Andersonowi, Dziękuję, iż zechcieli podzielić się ze mną doświadczeniem i znajomością gęsto zaminowanego poletka Gwiezdnych Wojen. Pomocą w szczegółowych kwestiach i ogólną zachętą służyli również Rich Mason, Timothy O'Brien, Matt Hart, Skip Sajotowicz i wielu innych fanatyków Gwiezdnych Wojen obecnych w Genie i CompuServe. W trakcie pisania przed burzą zdarzyła mi się zdawna oczekiwana przeprowadzka i jeszcze pilniej wypatrywane narodziny córki. Dzięki poświęceniu Roda i Marion Zaków, Tracy Holland, Grega Kornała, Erlin Wilson, Mary Ellen Wessels, Faye Wessels, Majka Tylena, Roberta Kennedy'ego oraz innych przyjaciół i członków rodziny udało mi się przetrwać oba wydarzenia bez szwanku i przerw w pracy. Na koniec chcę podziękować George'owi Lucasowi, iż stworzył owo wspaniałe uniwersum, które pierwszy raz dane było mi odwiedzić przed prawie dwudziestu laty w kinie w Miszałaka w stanie Indiana. Gdyby ktoś powiedział mi wówczas, że pewnego dnia będę mógł dodać coś do życiorysów Luka, Hanna, Lei i ich przyjaciół i wrogów, roześmiałbym mu się w twarz. Zresztą i dziś wydaje mi się to całkiem zabawne. Michael P. Cube McDowell, 12 września 1995 roku, Okemos, Michigan. Była to powieść Michaela P. Cube McDowella, Przed burzą, tom pierwszy trylogii Kryzys czarnej floty. Przekład Radosław Kot, wydawnictwo Amber, czytał Mako Nagranie to przeznaczone jest dla moich znajomych i dla znajomych moich znajomych i pod żadnym pozorem nie może stać się przedmiotem handlu.